Kanał Sportowy. Tu jesteśmy na ty. Oficjalnie jesteśmy partnerem reprezentacji Polski. Nieoficjalnie jesteśmy na ty. Tyskie. Dobry wieczór, moi kochani. To jest Kanał Sportowy, to jest Hejt Park. Odliczamy minuty już do nowej ery, ery Fernando Santosa, do debiutu jego reprezentacji, do początku eliminacji Euro 2024 i te ostatnie minuty do meczu w Pradze będziemy odliczać razem z Tomaszem Lipińskim, dziennikarzem Kanał Plus i Tygodnika Piłka Nożna. Dzień dobry, dobry wieczór. Oraz dwoma druchami z Kanału Sportowego, Tomaszem Smokowskim i Krzysztofem Stanowskim. Dobry wieczór. Chciałem zacząć do pytania, które na przykład wczoraj na Hejt Parku w sądzie zagłosowało 17 tysięcy naszych widzów. Po słowach Roberta Lewandowskiego, czy czujecie się przeproszeni osobiście jako kibice i przedstawiciele mediów? Czy uważacie, że już jest po sprawie? Czy to pomaga rzeczywiście zacząć tą nową erę? Odsuwamy na bok, a kiedyś to zostanie może dogłębnie wyjaśnione w jakichś autobiografiach czy wywiadach za parę lat. Kto zaczyna? Czy wróci to jeszcze ze zdwojoną siłą do nas i oberwiemy? Ja jak powiem, to jakby znowu podpalę ląd, więc może zrobię to na koniec. Tak? Znaczy tak, no ja powiem tak, że żebym czuł się przeproszony, to najpierw musiałbym się czuć obrażony, a bardziej czułem się zniesmaczony od samego początku, kiedy ta sprawa, która zamieniła się w aferę, wyszła na jaw. Zatem staram się teraz odciąć dwie sprawy, czyli sprawy pozaboiskowe i boiskowe, i mam nadzieję, że to jakoś nie będzie wpływało, że na przykład po dzisiejszym meczu nie będziemy do tego tematu wracali już absolutnie. I mówili o tym, że a może coś tutaj nam popsuło przygotowania do tego spotkania. Zatem to zniesmaczenie pewnie jeszcze będzie mi towarzyszyło przez jakiś czas, ale tak jak mówię, nie czuję się przeproszony, bo nie czułem się obrażony. Trochę się będę powtarzał, ale powiem, że te wczorajsze przeprosiny Roberta Lewandowskiego są 4 miesiące za późno. Ale może lepiej późno niż wcale. Nie, no wiadomo, że lepiej późno niż później, niż wcale, ale tak naprawdę nigdy by nie nastąpiło to, gdyby nie wywiad Łukasza Skorupskiego. Tak. Więc miejmy świadomość, że on nagle nie poczuł się winny, zawstydzony czegokolwiek. Piłkarze do końca tak naprawdę nie potrafią się przyznać, nie potrafią stanąć, stanąć w prawdzie. Więc ja jestem, tak, ja czuję zażenowanie. Myślę, że powinien jeszcze przede wszystkim to zrobić pan premier i jego doradcy. Gdyż to oni za dużo, wiem, że wymagam za dużo, bo i w ogóle nie liczę na to. To czuję, no, byłbym wielkim naiwniakiem, gdybym na to liczył. Natomiast Robert Lewandowski ewidentnie poczuł, że jednak PR-owo na tym tracą. Być może, nie wiem, być może Fernando Santos powiedział: panowie, weźcie to wyjaśnijcie, bo przecież my mamy ważne sprawy na głowie, mamy mecze piłkarskie, a nie zajmowanie się jakimiś starymi rzeczami sprzed kilku miesięcy. Także ja czuję, oczywiście reprezentacji Polski bardzo mocno kibicuję, ale czuję zażenowanie brakiem cywilnej odwagi naszych reprezentantów. Ta wczorajsza deklaracja nic nie zmienia w tym mojego stanu. Zanim Stan podpali, chcę tylko powiedzieć, że mi jest bliskie takie... Zarazem ktoś napisał na czacie, chyba wczoraj jeszcze, że to jest trochę tak jak rodzic, który wybacza dziecku, że mu podkradło z portfela 50 zł. No, trudno się do końca życia obrazić na dziecko, kibicuje się dziecku, niejako kocha się tą kadrę, będzie się jej kibicować. No jasne. Natomiast no, wychowawcze to nie było, ale dobrze, że padły te takie czy inne, ale jednak przepraszam, że Robert się nie krył, że jednak na tą konferencję przyszedł, a miał Wojtek Szczęsny być, tylko jakby prawem kapitana jednak uznał, że no, lepiej jednak to zrobić przed meczem z Czechami, a teraz Stan... Ja się dziwię w ogóle, że to kogoś interesuje, serio. W sensie, po pierwsze, że interesują kogoś wymuszone przeprosiny, bo nie tylko w piłce nożnej, ale w ogóle w życiu, jeśli ktoś jest zmuszony do tego, żeby mi powiedzieć przepraszam, a wcale nie uważa, że ma za co przepraszać, to takie przeprosiny w ogóle nie mają dla mnie żadnego znaczenia i ani ja na nie nie czekam, ani jak one się już wydarzą, to nie czuję jakiejś wielkiej satysfakcji. Po prostu to jest gest dla mnie absolutnie bez znaczenia, wymuszony tylko i wyłącznie przez opinię publiczną, która poczuła się wzburzona i uznała, że musi słowo przepraszam usłyszeć. No i jak już usłyszała, no to mówią, no dobra, teraz to już wybaczamy i możemy się zająć piłką nożną. Mnie się wydaje to trochę bez sensu i przypomina mi się, jak ty, Michał, kiedyś powiedziałeś parę zdań o cycuszkach i one były... O ponczuszkach! O ponczuszkach, cycuszkach i one były w sumie bardzo smoko, ale... Spoko, ale... smoko. Bardzo spoko. Freudowskie pomyłki tak, się zdarzają. Ale opinia publiczna, czy tam nawet malutka część tej opinii publicznej taką presję na tobie wywarła, że wbrew sobie uznałeś, że jednak wszystkich przeprosić, żeby mieć święty spokój. I to był właśnie wczoraj Robert Lewandowski na konferencji prasowej. To był Michał Pol, przepraszający za cycuszki, ponczuszki, o których nic tak naprawdę złego nie powiedział. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że zamieszanie w ostatnich dniach wynika w dużej mierze z tego, że żyjemy w czasach lidów, tytułów i podpisów pod zdjęcia i rzadko kiedy czytamy cokolwiek w całości. Jeśli coś czytamy, to właśnie jakieś wyrywki najbardziej szokujące. Jest to tym bardziej częste, jeśli za ogromną część artykułu musimy płacić, a nam się nie chce. Dobrze wiemy, że większość osób za przegląd sportowy nie płaci i zajmuje się tymi wyrywkami, które można dostać w całości. No bo jak się przeczyta ten wywiad w całości ze Skorupskim, to on jest 10 razy mniej szokujący niż to jedno zdanie wyrwane z kontekstu, które ostatnio fruwało i wszystkich tak wielce spulwersowało, bo tak się składa, że ja nawet wykupiłem sobie ten przegląd sportowy jakiś czas temu. I wiecie, koniec końców tam padają takie zdania jak zbliżał się mecz z Francją, Lewy mówi, rada drużyny, panowie dogadajmy się, nie możemy myśleć o premii, tylko o meczu. Dogadaliśmy się, że już o tym nie rozmawiać, o tej premii, z całym szacunkiem dla pieniędzy, ale nikomu na kadrze ich nie brakuje, wrócił spokój, zagraliśmy mecz. Potem opowiada, że była super atmosfera, potem opowiada, że było mu żal trenera, potem opowiada, że generalnie wracali w szampańskich nastrojach, a wyciągnięto jedno zdanie, czy tam dwa, czy trzy zdania, jakby oni nie wiadomo na jakiej wojnie byli. Pożarli się, nie rozmawiali ze sobą, przecież oni zaraz potem wedle wszystkich zagrali najlepszy mecz na mistrzostwach. Więc tak naprawdę o co ta afera? Poza tym no, te słowa Skorupskiego posłużyły do tego, żeby jeszcze raz przyładować jak najmocniej w Michniewicza. Tymczasem Michniewicz nie mówił nic innego niż mówił Glik, niż mówił Lewandowski i inne osoby, ale dużo łatwiej jest uderzyć w Michniewicza niż Lewandowskiego, bo z Lewandowskim potem trzeba jeszcze przez całe lata funkcjonować, trzeba z nim mieć relacje, trzeba z jego obozem mieć relacje, więc Lewandowskiego się nie tyka. I jak Lewandowski powie, że cała kłótnia trwała 5 minut, to nikt nie nazywa go takim i owakim. A jak Michniewicz powiedział, że trwała 5 minut, no to wiadomo, kłamca, musi się wytłumaczyć i tak dalej. No, to mi się wydaje co najmniej nie fair. Jeśli chodzi o samego Skorupskiego, no to wydaje mi też się, że mógłby powiedzieć, z którymi piłkarzami tak bardzo niektórzy nie chcieli rozmawiać i powiedzieć, że chodziło o Roberta Lewandowskiego, który chciał tą premię dzielić w taki sposób, żeby najwięcej pieniędzy przypadło zawodnikom, którzy grają w podstawowej 11, a nie tym, którzy nie grają. Skorupski był wśród tych, którzy nie grali. I tyle, ale ja uważam, że temat premii nie był niczym takim, co na Mistrzostwach Świata zaważyło na choćby minucie rozegranego meczu, że to nie był temat, który sprawił, że my cokolwiek przegraliśmy albo wygraliśmy. Jedyną osobą, która powinna za tę premię przepraszać, jest premier Morawiecki, który wprowadził zamęt do drużyny. To, że piłkarze jak się zorientowali, że mają obiecane po 30 czy 50 baniek i że nie zapaliła im się lampka, że to te pieniądze no, nie powinny im się należeć, no niestety ta lampka się nie zapala nikomu w Polsce albo prawie nikomu. Mi też się nie zapala lampka, jak mam 500+ odebrać, mimo że nie potrzebuję i to nawet na 2 dzieci. Też mogę powiedzieć, że mi te pieniądze się nie należą. Wczoraj kluby Ekstraklasy dostały, czy tam 3 dni temu 120 baniek na infrastrukturę. Też można powiedzieć, że im się nie należą. Nikomu się lampka w Polsce nie zapala, jak można dostać pieniądze za darmo. I tym młodym chłopakom też się nie zapaliła. A skoro się nie zapaliła, no to było logiczne, że muszą jakoś ustalić, jak tą kasę podzielić. Winny jest jedynie Morawiecki, a Lewandowski przepraszał dlatego, że ludzie oczekiwali, że powie przepraszam, no i powiedział przepraszam i teraz pokazuje, już ci, co byli wielce urażeni, mówią, dobra, to już grajmy z tymi Czechami i wybaczamy. Ale wiesz co, dobrze byłoby, gdyby usiadł, i co do tego pewnie jesteśmy zgodni, gdyby ta rada drużyny jednak nie rozjechała się tuż po mistrzostwach, tylko widząc, że coś się gdzieś się pali, przyjechali by stanęli. To jest drużyna kompletnie bez jaj, bez osobowości, to jest drużyna, w której nie ma charakterów, nikt nie potrafi wziąć na klatę trudnych spraw. Lewandowski woli grać na przeczekanie, a jak już przyjdzie, to dlatego już naprawdę się wszystko pali wokół i musi przyjść. A powiem ci jeszcze coś, bo wczoraj padły takie słowa Roberta, gdzie on się postawił w roli, zacytuj mi to dokładnie z wywiadu, ale on przepraszał za to, że nie wyciszył w pewnym momencie tego narastającego. Jakieś takie słowa padły, tak jakby on był pasywną, pełnił rolę pasywną i przepraszał tylko za to, że coś tam narastało, a on nie zorientował się. Jako kapitan z racji funkcji, tak? Tak, z racji funkcji. Podczas gdy on był osobą, z tego co wiem, jak najbardziej aktywną, nie pasywną, więc on, jeżeli już ma za coś przepraszać, to za bycie aktywnym. Na koniec zabrzmiało tak, jakby inni się kłócili i on zamiast powiedzieć, panowie nie kłóćcie się, to on wielce jedyny sprawiedliwy w tym gronie. No, słabe to jest. Chcę przeprosić, że jako kapitan nie powstrzymałem wydarzeń, które wyraziły się w tak zwaną aferę premiową. Ta sprawa od początku nie była dla nas realna. Mieliśmy kilka sytuacji, czyli słuchaj, zamknąć ten temat, przerwać. To błąd, że tego nie... Czyli co powiedział, że jako kapitan nie powstrzymałem wydarzeń, które się działy. One się nie działy same. No Kto się tam prowokował? Ale mówimy, wydarzenia działy się, to tak jakby, nie wiem, na zgrupowaniu Anglii jak gwałcili 15-latki, wiecie, no nic się tam nie działo takiego. Oni po prostu usiedli na chwilę i się zastanawiali, jak podzielić kasy, którą im obiecano. Boże święty. No dobra, tak jakby naprawdę... nam obiecano 100 baniek, to gwarantuję wam, że tylko by kamery wyłączyli i za chwilę byśmy rozmawiali, jak to podzielić. No chyba. Panie, ale pana premiera pozdrawiamy no więc właśnie od wielu miesięcy. Słuchajcie, jedni, jak czytam czat i Twittera i w ogóle jedni z polskich kibiców, tak jak mówicie, dobra, już dajmy spokój, kibicujmy Polakom z Czechami i właśnie domagają się rozmowy o składzie i za chwileczkę o składzie już porozmawiamy. Inni domagają się dalej rozliczeń. Część pyta, kiedy wszystko Czesław Michniewicz w Hejt Parku. Wtedy domyślam się, jak przyjmie nasze zaproszenie, które jest otwarte, czekamy, kiedy tylko będzie wola drugiej strony, zapraszamy. Buła pyta, gdzie Kowal? Otóż Kowal będzie komentował ten mecz na antenie Kanału Sportowego, jak tylko się zacznie spotkanie i będzie tu w Hejt Parku pomeczowym, więc Kowala dzisiaj jeszcze posłuchacie. Mówiliście o zamieszaniu w kadrze, teraz odrobina zamieszania w studiu Kanału Sportowego, gdyż oto na scenę wchodzi kurier firmy Lisek, bo to jest nowość, słuchajcie, nowy gatunek sklepów, dzięki któremu da się zrobić zakupy w 10 minut i zamówiłem dla was, tylko trzeba ściągnąć aplikację Liska, Lisiopak, czyli taki zestaw meczowych przekąsek. Oczywiście jest 2000 produktów, które można w 10 minut zamówić do domu. Rozumiem, że do wody panowie macie. Piwo też dowozicie? Pięknie. Naturalnie. Zimne. To ja w tym momencie instaluję 10 minut temu, najpóźniej z lodówki. Co wy tu jeszcze oczywiście co wy tu wozicie? Tutaj pod siebie nie ukrywam fromage, crunchy, green onion. Będziemy tym szeleścić jak na wiatr. Dziękuję bardzo. Crunchy na razie. Dobra. Ale oczywiście mamy też dla naszych widzów specjalną ofertę od firmy Lisek. Jak ściągniecie aplikację teraz, zaraz i wpiszecie kod KS, czyli Kanał Sportowy, kod KS, to możecie sobie zamówić przekąski na mecz. Zresztą co tylko chcecie z tych 2000 produktów. Dziękujemy bardzo. Chciałem cię zapytać, chociaż wynik wytypuj. Wynik? Prawdopodobnie 2-1. Dla Polski? Nie wiadomo jeszcze dla kogo. Aha. No to zobaczymy, ale jak kurierzy... Intrygujący. Tak, nie ma zobaczymy, czy kurierzy... Intrygujący typ. Dziękujemy bardzo. Dobrze w typowanie. Dzięki wielkie. Dokończę tylko, że 10 zł zniżki na pierwsze zakupy z kodem KS. Czy są ponczusie? Bo to są różne produkty. Myślałem, że trzydrogową można typować. To była czwarta droga. Produkt, więc ponczusie przypuszczam, że też można zamówić. Jak mówię, przed meczem najlepsze. 1x2. Lisiopaki, a teraz już skład i tu czekam na wasze opinie oraz na pierwsze telefony naszych widzów. Czy w tym składzie was coś zaskakuje? Te niewiadome, przed którymi staliśmy, no bo Fernando Santos ogłosił skład 90 minut przed meczem. Jednak Bednarek Bednarek, zastanawialiśmy się, czy da radę, czy ktoś za niego, czy Dawidowicz albo Salamon. Jest Michał Karbownik. Zobaczcie, jak oceniacie zestawienie linii pomocy. Jest Karol Linetty i Krystian Bielik. Myśleliśmy, że może Sebastian Szymański znajdzie się trochę niżej, a na skrzydłach Frankowski na przykład z Kamińskim albo Nikolą Zalewskim. Gramy też jednym napastnikiem. Wasze pierwsze reakcje, czy widzicie tutaj... No mamy tak naprawdę jedną niewymuszoną zmianę względem mundialu, bo to jest Linetty za Krychowiak. Pozostałe zmiany są albo wymuszone, albo możemy zakładać prawdopodobieństwo, że są wymuszone. Mamy taki znak zapytania, czy Bednarek by zagrał, gdyby Glik był zdrowy, tego nie wiemy. Wskakuje Linetty za Krychowiaka. Całe szczęście, że nie ma Krychowiaka, ale czy Linetty będzie tym właściwym wyborem, nie wiem. Mam wrażenie, że to jest piłkarz, który będzie testowany w reprezentacji Polski po raz 43, o ile się nie mylę. Poprzednie 42 występy nie dały nam jasności, czy on się do reprezentacji nadaje, czy nie. Mamy sprzeczne sygnały. No ale dzisiaj ma ten swój test ponowny. Jeśli chodzi o to zestawienie Bednarek-Kiwior, no to wydaje się, że tradycji stało się zadość. To znaczy Glik nigdy nie zaczynał nowego selekcjonera w pierwszym meczu, czy to z decyzją selekcjonera, czy poprzez kontuzję. Ciekawi jesteśmy, przynajmniej ja jestem ciekawy Karbownika, ale znowu to jest zmiana wymuszona za Bereszyńskiego, bo co by nie mówić, to Bereszyński jednak był jednym z jaśniejszych punktów naszej drużyny na mundialu i na bazie tego mundialu też zmienił klub na lepszy. Może na swoje nieszczęście, że zmienił ten klub na lepszy, chociaż on pewnie nie narzeka. Może na nasze nieszczęście, tak bym powiedział. Tomku, ty z nas bez wątpienia najwięcej oglądałeś meczów Torino oraz Romy, chociaż ja też staram się mecze Romy oglądać. Na czacie dużo pytań właśnie o tych dwóch chłopaków. Zdolnogrodnik pyta, a gdzie Nikola Zalewski? I tutaj Robo czy Bonifacy Krówka pytają o Linettego, czy Karol Linetty da radę, czy jest obecnie w formie, która predestynuje go do pierwszego składu reprezentacji i czy Nikola Zalewski nie powinien się był znaleźć w pierwszym składzie, zwłaszcza, że byłby uwolniony dzięki Karbownikowi od, że tak powiem, zadań defensywnych, a przynajmniej nie w takim obciążeniu, jak to jest w Romie, gdzie jest wahadłowy. No tylko, że Zalewski nigdy tak nie gra w takim systemie, jaki proponuje Fernando Santos, który... No raczej byliśmy przekonani co do tego, że mimo tych problemów na lewej stronie nie odejdzie od tego swojego wariantu z czwórką z tyłu. Czyli ja oczywiście też bym chciał zobaczyć jakieś nowe światło skierowane w stronę Zalewskiego i zobaczyć, czy ten potencjał ofensywny to jest tylko teoretyczny, czy rzeczywiście w nim drzemie. No na razie tego nie zobaczymy. Natomiast gdyby sugerować się aktualną formą prezentowaną w klubach, to na pewno Linettemu to miejsce w podstawowym składzie się należy, tylko że no to jest to, z czym, tak jak Krzysztof powiedział, no to z czym się mierzymy od 2, 3, może 4 lat, czyli Linetty w klubie, a Linetty w reprezentacji. To jest ta kwestia bardziej chyba mentalu niż do udźwignięcia tej roli, no bo no, ostatnie tygodnie w Torino, no poza tym meczem z Napoli, jak powiedzmy, że Napoli obnaża każdego, to były bardzo dobre, zaskakująco dobre. To było pełne zaufanie, to była pełna kontrola. To tak jak kiedyś użyłem takiego sformułowania, to był taki namiastka Lobotki w Napoli, czyli piłkarz odpowiedzialny za piłkę, którego gra cieszyła, który cieszył się zaufaniem także trenera. No i cóż, no ale mam wrażenie, że gdyby coś nie poszło, to mamy już kozła ofiarnego, no bo niestety tak się przyzwyczailiśmy, że w takiej roli widzimy w reprezentacji Karola Linettego. Tego mu nie życzę i będę patrzył na to, czy rzeczywiście no jakiś przełom u niego nastąpił. Czy to, co na co dzień gra w klubie, jest w stanie, no tutaj trzeba było rzeczywiście nie w 90, 80, tylko w 100% dać w reprezentacji. Jeśli tak, to ten egzamin zda. Jeśli nie, jeśli tych procentów będzie mniej, no to będą kłopoty. Patrzę na ostatni mecz reprezentacji Polski przeciwko Francuzom i wtedy ten środek pola wyglądał tak, że grał Krychowiak, a obok grali siebie w środku pola Szymański i Zieliński. Dzisiaj no, jeden z nich wybiega na skrzydle, bo wskakuje Karol Linetty do środka pola. Na skrzydłach wtedy mieliśmy na bokach Frankowskiego i Kamińskiego. I gdybym miał tak typować przed meczem, to właśnie taki środek pola bym widział, no właśnie z Bielikiem zamiast Krychowiaka, a cała reszta taka powiedzmy francuska, no ale to nie jest selekcjonerem, to Fernando Santos jest tutaj po to, żeby coś zmienić i wprowadzić coś nowego. No na razie No tak, no, Karol Linetty przez całe lata w tej reprezentacji wyglądał jak takie chodzące nieszczęście, szczerze mówiąc. On zawsze miał taką minę. Czasami biegał. Ale jak biegające nieszczęście, ale tak, jak biegające nieszczęście. Gość, który w ogóle nie został przez poprzednika powołany nawet na mundial. Ale Paulo Santos też Paulo Sousa też stawiał czasami na Linety'ego, nawet na Euro przecież w pierwszym meczu ze Słowacją. No właśnie, i a propos Paulo Sousy, Jabłuszko pisze, no ludzie kochani, znowu Szymański na skrzydle. Zobaczcie, no ostatnim, który Szymańskiego na skrzydle był Paulo Sousa, ale w innym systemie. Zraził się i już go na prawym, tak, na skrzydle. Ale to może być rzeczywiście takie intrygujące zobaczyć, czy to ustawienie papierowe znajdzie pokrycie na boisku, bo tak trudno mi sobie wyobrazić takiego Szymańskiego grającego w stylu Zalewskiego, grającego w stylu Kamińskiego, czyli taki klasyczny skrzydło. Bardziej bym go widział ściąganego do środka. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało ustawienie, może nawet na takiej dziesiątce, a więcej ról po tej lewej stronie, chociażby dla Zielińskiego. Tam dokładnie jeszcze nie widziałem, nie przyjrzałem się składowi Czechów, ale oni z kolei tą prawą stronę mają bardzo mocną. Także to może być też takim języczkiem uwagi właśnie gra na tej stronie, bo mają tam Coufala, mają tego Czernego. Nie wiem, bo Coufal tam pewno jest, natomiast Czerny nie wiem. To są piłkarze bardzo mocni na tej stronie. No Coufal to jest taki wieloboista, no to wiadomo, taki czeski Kai Walker trochę. A ten Czerny to z kolei lewa noga, taki fałszywy prawoskrzydłowy z dobrym strzałem, z dobrą asystą, mający świetne liczby w lidze holenderskiej, także to od strony czeskiej właśnie ta strona wydaje się być bardzo, bardzo mocna. No ja liczyłem właśnie na to, że będzie mieli bardzo ten kreatywny taki środek, ale może taki jest pomysł na no jednak pierwszy wyjazdowy mecz, gdzie może niekoniecznie będziemy stroną atakującą w Pradze, ale akurat wierzę, że zabezpieczeni gdzieś od tyłu przez kogoś, kto nie jest krychowiakiem, Szymański i Zieliński, to akurat mogli być często pod grą i wyobrażam sobie, że mogliby często współpracować z sobą, współpracować z Lewandowskim. Pamiętamy ten eksperyment Sousy z Szymańskim na prawym skrzydle, wypadł bardzo na tym prawym wahadle. Nawet nie było prawe skrzydło, to było prawe wahadło, tak, ale on widać było, że tam jest w ogóle zagubiony totalnie w akcji i bardzo szybko został wtedy przeczytany w ogóle przez przeciwnika, który... po prostu zły dzień. Jakby to też jest... Tak, ale no tak, myślę, że Szymański im więcej będzie pod grą, a jednak no tak z czystej matematyki, no będąc w środku boiska, a nie gdzieś tam z przybocznej linii jesteś częściej pod grą, wtedy wydobywamy z niego największe atuty. Ale pierwszy mecz, no nie ma co krytykować, ani co gadać, zanim jeszcze nie wyszli na boisko i nie kopnęli piłki. Chcę powiedzieć, że rzuciliśmy na czat... Karbownik w każdym razie dzisiaj będzie miał dużo roboty. Dużo, tak. Na lewej obronie. I do Karbownika jeszcze wrócimy, natomiast wrzuciliśmy na czat prostą sondę, czy z Czechami Polska wygra, przegra, czy zremisuje. Nie ukrywam, że wcisnąłem opcję zremisuje, którą póki co obstawiło 27%. A my odbieramy pierwszy telefon. Można tak sobie bez konsekwencji klikać, ale też sprawdziłem w Fuksiarzu, jak ludzie grają i o dziwo, znaczy nie wiem czy o dziwo, zdecydowana większość ludzi stawia na zwycięstwo Polski. Na drugim miejscu jest zwycięstwo Polski plus obie drużyny strzelą gola i dopiero na trzecim miejscu jest remis. Absolutnie nikt nie stawia na Czechów, co jest troszeczkę zaskakujące, biorąc pod uwagę bałagan, jaki panuje w naszej kadrze. To, że mamy nowego trenera, a te debiuty trenerskie u nas to zawsze... Od 26 lat żaden selekcjoner nie wygrał w debiucie. Nikt. No ale gdyby Krzysztof na twoim miejscu usiadł tutaj... A co miał? Remis. A, towarzyski jakiś, tak? Tak. Gdyby na twoim miejscu tutaj siedział twój czeski odpowiednik, to powiedziałby to samo o reprezentacji Czech, także... No, może tak. Także tam też panuje bałagan. Też panuje bałagan, też dużo niewiadomych, dużo debiutantów, odmłodzenie składu, koszmarny 2022 rok, spadek z Ligi Narodów, przegrana z Szwecją w tych barażach, bo przecież mogliśmy się z nimi rok temu spotkać równie dobrze, o tej samej właściwie porze. Także tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, w którymś z wcześniejszych programów, gdyby to trafiło gdyby Szilhavý był selekcjonerem reprezentacji Polski, to już dwa razy by go nie było tutaj u nas. Już dwa razy byłby pogoniony, a szczęśliwie tam sobie szczęśliwie lub nieszczęśliwie rządzi w Czechach od 2018 roku. Mamy pierwszy telefon, słuchamy, kto się do nas dodzwonił. Dobry wieczór panowie, Krystian z Kobyłki. Cześć, dobry wieczór. Tak, ja chciałem dodzwonić się już w czasach, jak był mundial, a tak naprawdę już jak odpaliliśmy z grupy, przejdę bardzo szybko przez to, o czym chcę powiedzieć. W 2020 roku pisałem pracę licencjacką na temat wizerunku zespołu Rocket Williams Racing w sezonie 2020, a konkretnie o błędach w komunikacji kryzysowej. I robiłem to na podstawie 12 miesięcy i ciężko mi, tych błędów jest 5. Ciężko mi było dobrać case'y do tych 5 błędów na podstawie 12 miesięcy. I oglądając to, co się działo przy okazji kadry, gdzie był to 2-tygodniowy case, to miałem takie: ludzie, jakby studenci będą wam wdzięczni, bo na podstawie 2 tygodni będziecie mieli wspaniały materiał do pisania o właśnie kryzysie wizerunkowym. Tak. I zastanawiałem się w czasie mundialu, czy w ogóle w reprezentacji jest taka osoba, która tym nie tyle, że samym wizerunkiem, ale tym kryzysowym wizerunkiem się zajmuje. No i odniosłem wrażenie, że nie. A tym bardziej jak się pojawił wywiad z Skórasiem, to miałem taką odpowiedź sam dla siebie, że na pewno takiej osoby w reprezentacji nie ma. No gdyby była, to by Lederman nie przyszedł na pierwszą konferencję, tak właściwie. Dokładnie. Ale wiesz, to mnie tak samo to zastanawia. Widzę, że będzie ten temat wracał jeszcze. Mam nadzieję, że już po meczu nie, że już zajmiemy się wtedy graniem w piłkę nożną. Patrzę na Roberta Lewandowskiego, wezmę jego jako przykład. No, sztab ludzi wokół niego, naprawdę. Cała armia ludzi, firma, nie firma, logotyp, usia, siusia. A jak przychodzi co do czego, to nikt mu nie powie. Chłopakowi też już przecież w sile wieku, który powinien trochę o życiu wiedzieć. Robert, wiesz co? Jednak nie, to jednak słabo jest. Nie, jednak nie. No, ale jak widać, nie ma tam takich osób. Ale co gorsza, to już tak nie chcę mówić akurat o samym Lewandowskim, tylko wydaje mi się, że w ogóle piłkarze, i nie mówię tylko polscy piłkarze, tylko w ogóle piłkarze otoczeni są ludźmi, którzy są trochę jak takie huby. No, czerpią z nich chętnie i ich poklepują. Głównie są od tego. Słucham? Wyznawcy. Tak. Są od tego, żeby poklepać. Tak, no, świetny jest. Ja, ten mecz to dlatego, że piłkarze często tego oczekują. Jak kogoś zatrudniają, to oczekują, że będzie po prostu zachwycony samą współpracą, a nie będzie jakieś porady dawał, wymądrzał się, mówił, jak coś trzeba zrobić. Ale żeby nie było, nie mówię tutaj wyłącznie o polskich piłkarzach, tylko oczywiście o piłkarzach jako takich. Tak, że takimi ludźmi są otaczani. Patrzę na francuskich zawodników, no to w ich otoczeniu wszystko, jak jest wszystko fajnie, to jest fajnie, ale jak zaczyna się coś psuć, to nagle się okazuje, że idzie w całości. No tak. Dlatego ja mam wrażenie, jeśli jeszcze mogę coś powiedzieć, że jeśli jest potrzeba zatrudnić kogoś od zarządzania tym wizerunkiem, to się zgłaszasz? Nie, że to musi być ktoś, kto nie może się interesować piłką nożną. Bo mam wrażenie, że jak taka osoba nawet była w Katarze z naszą reprezentacją, no to była tak samo podniecona tym sukcesem, którego nie było od wielu lat. I mam wrażenie, że taka osoba, która nie interesowałaby się piłką nożną, by powiedziała: ej, dobra chłopaki, bardzo fajna robota, gratuluję. Stary, ale twoja teza jest bardzo łatwa do obalenia, ponieważ pan premier nie interesuje się piłką nożną, a to on to wszystko wywołał. No i to jest najgorsze. Ja już nie chciałem tutaj wchodzić na politykę, ale no ja też nie. To wkurza, że ten idiota, bo inaczej się nie da powiedzieć. Nie, no spokojnie, nie mówmy. No. Z szacunkiem. No dobra, no to tak, przepraszam. No to, że pan premier wywołał całą aferę, jako jedyny w ogóle udaje chyba, że ona nie istnieje, bo nie zabrał głosu. Tak jak bodajże wczoraj pan Michał Pol mówił o tym, czy te pieniądze w końcu zostały przelane na to. Bo one mają pójść. Ten fundusz. Okazało się, że to premie nie dla piłkarzy. No nie, przecież tam były rozpaczliwe próby ratowania wizerunku. No ale deklaracje padły, więc zobaczymy. Słuchaj, dziękujemy ci bardzo. Wracamy trochę do rozmów o meczu, o tym, co nas może czekać. Dzięki. Czekamy na wasze kolejne telefony. Ktoś napisał na czacie Lipa Top. Więc właśnie wykorzystajmy teraz Tomka Lipińskiego. Zobaczmy skład Czechów, bo mamy go dla was przygotowany. Kogoś ci tutaj brakuje? No nie ma tego Czernego właśnie. To jest dla mnie zaskoczenie. To ustawienie bardzo ofensywne. Bo tak jak powiedzmy to ustawienie papierowe Polski mnie nie zaskoczyło. No może z wyjątkiem rzeczywiście takiej niedowiary względem ustawienia Szymańskiego. No tutaj i Kuchta, i Czwanczara, i Chlożek. Nie ma tej największej jakości, czyli Szika, to zastąpili ją potrójną ilością. No to jest dla mnie ogromne zaskoczenie. Mamy dwóch zawodników ze Sparty plus powiedzmy takiego piłkarza między podstawowym składem a ławką rezerwowych Bayerze Leverkusen, gdzie konkurencja jest ogromna, chociażby Chlożek musi mierzyć się z Szikiem. To jest, myślę, że dla Czechów chyba, mam wrażenie, że też lekko rozdziawili buzi ze zdziwienia, jak zobaczyli taki papierowy potencjał ofensywny. Pamiętajmy, że mamy reprezentację Czech, która jest dobrze zmonitorowana przez samego trenera, bo pół roku temu ogrywał ich w Pradze 4-0 z reprezentacją Portugalii. Wiadomo, że nie z tymi ludźmi, z których teraz ma pod ręką, ale nie sądzę, żeby tutaj ktokolwiek go tutaj mógł zaskoczyć. W programie chyba we wtorek, w którym byłeś, w środę mieliście łączenie z Liborem Palą, tak? Z Liborem Palą i z Ondraszkiem, który powiedział, że każdy chciałby grać obok Czernego, że to jest taki sam, taki wybitny zawodnik i tutaj go nie ma, nie wiemy dlaczego. Natomiast, a czy nie dziwi cię, czy też ostatnio nie był w formie takiej, że go tu brakuje Antonín Barák? Bo to wydawało się, że to... No tak, ale to już byłoby chyba za dużo grzybków w barsz, tak myślę. No bo mamy Kuchtę, mamy Chloszka, mamy Czwanczarę, jeszcze zawodnika, powiedzmy taką dziesiątkę włożyć, no to już ta drużyna byłaby całkowicie zdestabilizowana i niezbilansowana. Czyli trzeba było postawić raczej w środku pola na kogoś, kto jeszcze będzie się cofał i te piłki jakoś kradł, odbierał. I Krali Souczek na pewno takimi piłkarzami są. Natomiast Antonín Barák to jest bardziej taki futbolowy piłkarz, który nie lubi sobie ubrudzić spodenek, tylko coś wymyślić z przodu. Także myślę, że akurat w tym ustawieniu ta jego nieobecność jest jakoś zdecydowanie usprawiedliwiona. Mamy kolejny plus jest taki, że nie czarujmy się, to jest banda anonimów w skali europejskiej. Souczek, Coufal. Ja wiem, ale popatrz na to całościowo. No, jakby Kral, David Luiz, wie. Wsiadają w 11 do metra w Madrycie i mogą jeździć cały dzień, nikt ich nie zaczepi o zdjęcie. Nie, Krala zaczepią, bo będą myśleli, że to David Luiz. Okej, dobra. No. Zróbmy test metra im w Madrycie i zobaczymy, jak przejdzie. Souczka i Coufala by nie poznali na pewno w Madrycie, nikt. No, to prawda. Skład Czechów klubami to rzeczywiście Fiorentina, West Ham, no nawet nie ma zawodnika Fiorentiny, Sparta, Bayer Leverkusen, Aris Saloniki, no rzeczywiście... No 15 ludzi z Ligi Krajowej, no to też pokazuje na tam 24 powołanych, to jest niesamowite. Jest telefon, odbierzmy. Kto dzwoni? Halo? Jesteś? Dajesz. Dobry wieczór, słychać mnie? Kanał Sportowy. Tak jest, słychać. Z tej strony Łukasz z Monachium. O, München! No to co tam wyście narobiali w tym München? Zwolniliście trenera, ni stąd, ni zowąd. Macie nowego. No jeszcze tutaj w sumie nie wiadomo, co tutaj się wykroi nowego, ale wszyscy tutaj wokół mówią w klubach, że to będzie podobno to Tomasz Tuchel. I to, co się prawdą okaże, to zobaczymy, nie? Ale czy masz jakieś przecieki, co zrobił Julian Nagelsmann? Czy, no bo to coś chyba pozaboiskowego, że to chyba nie tylko wyniki sportowe zadecydowały, że nagle zwolnili trenera, którego dopiero co za 20 milionów z RB Leipzig wykupili, któremu trzeba chyba wypłacić 24 miliony euro za to, że się go zwalnia. To w ogóle Bayern tu się zachował jak Chelsea, nie przymierzając, które tam miało na payrollu zawsze z 2-3 trenerów jeszcze takich bardzo drogich. No tak, ale ja niestety nie wiem, co ja mogę wiedzieć, ja tutaj... Nie, myślałem, że ploteczki jakieś tam... 4 lat pracuję. Powiedz, że jesteś kibicem TSV Monachium i TSV 1830. A byłem raz na meczu, nie byłem po fajnie. I teraz się też wybieram akurat na Bayern, bo akurat za 2 tygodnie grają puchar z Freiburgiem. Ale moje pytanie nie jest z strony Bayernu skierowane, tylko właśnie reprezentacji Polski, bo nawiązując do tego, co Krzysiek mówił i w sumie wy też, chłopaki, co mówiliście, jak myślicie, czy jeżeli dzisiaj zwyciężymy na przykład 3-1 po takim fajnym meczu, będziemy na przykład mieć 55%, 60% posiadania piłki, czy to jakoś może zmyć tą plamę po tym, no wiecie po czym, po tej całej aferze? Czy może przekonać tych nieprzekonanych? No wiesz co, bo jakbyśmy wygrali w Pradze, no to właściwie jesteśmy już, wychodzimy na pierwszym miejscu z grupy. Nie, ale tak? Ja rozumiem, że chodzi o wizerunkowo. Tak, tak, chodzi mi ogólnie o atmosferę wśród kibiców, wśród fanatyków. I też, tak, dokładnie. Mhm. No ja uważam, że to jest, że poniekąd dzisiaj reprezentanci, wiesz, pamięć kibica jest dosyć krótka. Więc gdyby dzisiaj rzeczywiście zgodził się wynik, a moim zdaniem wynik, niekoniecznie nawet musimy wygrać, żeby ten wynik był uważany za wynik pozytywny. Sądzę, że remis na wyjeździe z Czechami... Tak, ale oczywiście chcemy wygrać i... Oczywiście, że chcemy wygrać. Kibicujemy Polakom, żeby to spotkanie wygrali, ale gdyby się... Jeżeli będzie remis z jakąś fajną grą do tego, to sądzę, że na meczu z Albanią... Być może, nie wiem, piłkarzy wychodzących na rozgrzewkę, być może przywitają jakieś gwizdy, ale sądzę, że wszyscy zajęliby się już piłką nożną i tego najbardziej sobie życzę. No bo ile można oczekiwać? Przywołują bojkot reprezentacji za czasów Stefana Majewskiego ze Słowacją, Stadion Śląski, ale tam było, bo byłem wtedy tam na meczu, tam było 2000 osób i one rzeczywiście miały stadion. To chyba teraz jest wyprzedany stadion, który się nie zorganizuje i nie będzie gwizdał, ale będą ludzie... Nie ma zamiaru chyba gwizdać. No właśnie, też mi się tak wydaje. No, nie wyobrażam sobie nawet w razie w ogóle bojkoty, tylko po prostu niepowodzenia w Pradze, to czy właśnie nieprzekonani kibice przekonają się po prostu z powrotem do tej kadry, tak jak... Trzeba zapytać nieprzekonanych. Może oczywiście to nic nie zraziło i ja po prostu kibicuję piłce, a nie jakieś tam otoczce polityczno-medialnej, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Dziękujemy ci za telefon i tylko ci powiem, że jutro o godzinie 12 odbędzie się konferencja prasowa prezentująca Tomasa Tuchela jako nowego trenera Bayernu, więc już wszystko jest przesądzone. No a Nagelsmana zaraz gdzieś będą ciągnąć. Tak, ale nie wiem, albo do Realu Madryt, kto to wie, gdzie Nagelsman w końcu wyląduje. No jeszcze pytanie, co tak naprawdę mu się zarzuca, bo to też gdzieś między prezesami będzie krążyć. No, zakładam, że nie wyrzucili go za wyniki, tylko za coś, ani za to, że posadził Musialę na ławce rezerwowych. Zanim taki Real Madryt będzie chciał go zatrudnić, to zadzwoni do Bayernu i spyta: panowie, ale powiedzcie prawdę, o co tam poszło? A jak... W oficjalnych komunikatach, że nie rozwijał zawodników, ale moim zdaniem akurat Musiala się rozwija jak w najlepsze. No nie, no też wydaje mi się, że zagranie trójką środkowych obrońców z tyłu albo za to, że sadza na ławce rezerwowych Musiale i kogoś tam jeszcze na ostatnim meczu. I Bayern cały czas może potrójną koronę zdobyć w tym, więc zwalniasz gościa, który ma szansę na potrójną koronę. Przeszedł właśnie PSG, zwalniasz 2 tygodnie przed meczem z City. W Lidze Mistrzów i tydzień ładuje wszystkich jak Der Klassiker z Borussią Dortmund o tytuł, tak? Nagle, no co prawda przychodzi też niezły fachowiec, ale no kiedyś może tą prawdę poznamy, tylko są musi być drugie dno. Tak. Może w tej samej biografii, której poznamy, wiesz, prawdę o premiach całą. Myślisz, że to jakiś futbol... tajemnice Football Leaks. Ktoś wycieknął jakieś znowu maile, tak jak Football Leaks wyciekły i wtedy się dowiemy prawdy. Czekamy na kolejny wasz... Już jest od razu, proszę bardzo. No to słuchamy naszego widza. No hej, cześć wam. Cześć. Cześć. Tomek z Poznania. Siema, Tomku. Coś tak was słucham, nie? I no tak jak was lubię, tak mnie trochę denerwuje taka narracja wasza teraz, że teraz wszystko zganiamy na premiera, nie? No. Takie to... Kurczę, no nie wiem, to nie trafiło na ludzi, którzy no nie mają do pierwszego i dostali propozycję milionów i zgłupieli nagle, nie? Ale wiesz, ja mówię tak od początku, że jest to... że, no wiesz, no ktoś z tym przyszedł. Przed chwilą mówił, że... Pan premier głupi nie jest, on sam sobie tego nie wymyślił. Ma swoich doradców, którzy mu pewnie powiedzieli: o, panie premierze, fajnie będzie się ogrzać w ciepełku reprezentacji Polski, która wyjdzie z grupy, i to jest całkiem niezły pomysł, i nagle się okazało, że to nie jest fajny pomysł. No właśnie. No ale teraz właśnie taka narracja, że no, bo to głównie wina premiera. No wiadomo, że to wina trochę czy dużo jest jego, ale no jednak no niesmak jest taki, że no, kurde, nie wiem. No, a powiedz mi, kibicujesz Lechowi Poznań? No pewnie. No pewnie. A ile Lech Poznań dostał dofinansowania od premiera na Centrum Naukowo-Badawcze, powiedz mi? Nie wiem, a muszę wiedzieć? No powinieneś wiedzieć, bo to chyba tam dziesiątki milionów złotych. To też mógł, nawet powinien moim zdaniem Lech Poznań powiedzieć: słuchajcie, zarobiliśmy w ostatnich latach na transferach 120 milionów złotych, dziękujemy bardzo, ale tą całą akademię to sobie możemy z niej zrobić cacuszko za własne środki, a te pieniądze to dajcie komuś, kto naprawdę potrzebuje. I ty tak, wtedy powinieneś powiedzieć: brawo Lech Poznań, ale jakoś mam wrażenie, że nie poszedłeś pod siedzibę klubu i nie krzyczałeś: Rutkowski, oddaj pieniądze biednym dzieciom. Wiem, do czego zmierzasz, ale idąc tym tropem, to byśmy wszędzie dla kogoś coś znaleźli, że ktoś gdzieś tam coś zabrał. Ale tu mówimy o reprezentacji, tej głównej takiej... No reprezentacji, no. No i, a tu mówimy o Lechu Poznań, głównym klubie w Poznaniu, wiesz. Łatwo jest wymagać od innych, a trudniej od siebie trochę, tak jak widzę. Że coś jeszcze? Mówię, że trudno wymagać, łatwo od innych wymagać, trudniej od siebie. Nie, masz rację, tak, tylko... Mówię, no trochę to jest takie dziwne jednak, no. Znaczy, ale słuchaj, my nie powiedzieliśmy nic nowego tak naprawdę. Moim zdaniem w grudniu mówiliśmy to samo. Premier narobił zamieszania, a piłkarzom zabrakło refleksu i refleksji. Ale ani o jedno, ani o drugie szczególnie ich nie posądzałem. Jak premier narobił zamieszania, to piłkarze jeszcze większego. Czy większego? No, okej, no... Wiesz co, myślę, że się już powtarzamy trochę, nic nowego tutaj nie powiemy. Nie, dlatego tak zadzwonię, bo o tym premierze, że to teraz wyszło, że jego wina głównie, pomyśl jeszcze inaczej, bo nawet w tym wywiadzie ze Skorupskim jest, że tak oni trochę traktowali tę premię jako jaja, że tak, a to Skorupski coś wywalczył, a to Jędrzejczyk u tego premiera coś wywalczył, coś wynegocjował przy tym stoliku, ale pomyśl inaczej, gramy ten mecz z Argentyną, no i w pewnym momencie, nie wiem, jest 60-70 minuta, i u niektórych piłkarzy naprawdę mogła być myśl w głowie: kurczę, zaraz mogę zarobić tam 2,5 miliona złotych, albo mogę 3, albo 1,8 miliona. I my sobie mówimy, że o, wszyscy są bogaci i tak dalej, ale nie wszyscy są aż tacy bogaci, żeby te pieniądze nie robiły na nich wrażenia. Myślę, że w tamtym czasie to takie pieniądze, no, dla Skórasia to był kosmos, ale i dla Kamińskiego to była wielka suma, i dla Kiwiora była wielka suma, i dla paru innych zawodników. I nagle... grając tak na boisku, mogą ci się dwa razy nogi splątać, bo zaczynasz myśleć o czymś, o czym nie powinieneś myśleć. Więc tak w ogóle ta idiotyczna obietnica zdestabilizowała zespół od środka. No. Tak, tu się mogę z tą zgodzić. Natomiast powiedzcie, co zrobić, żeby zresetować tę reprezentację. Nie myśleć o tym, co było, tylko jest nowy start, nowe eliminacje. Nie myślmy o tym, myślmy co teraz. No. Jak to zrobić? Ja myślę, że nie ma co myśleć o tym, co było z jednego powodu. Nic nie było, znaczy nikt nie ukradł żadnych pieniędzy, a piłkarze zagrali koniec końców najlepszy mecz, ten ostatni z Francją. No tak. No wiesz, nie było, bo po prostu w pewnym momencie Szymon Jadczak, wiesz, opisał w swoim tekście coś i nagle się wszyscy wystraszyli. Wiesz co, no jak to dalej, jak to zresetować? Najlepiej wygrać mecz za 90 minut i sądzę, że wszyscy się już wtedy... zaczną zajmować czymś innym i tak jak mówi Michał, kiedyś będziemy wracali do tego w książkach zawodników. Od tego nie uciekną. Będzie to z nimi już, no, jakiś tam w taki czy inny sposób. I w książce Czesława Michniewicza, myślę, że z przyjemnością przeczytał. Dzięki wielkie za telefon. Notabene ciekawe jest, może się dowiemy na konferencji pomeczowej, czy już jest koniec ciszy medialnej, czy ona jeszcze dalej obowiązuje także tu w Polsce przed meczem. No nie, no myślę, że wiesz, no, po meczu piłkarze staną. Nie, ale kiedy ta cisza medialna się zaczęła? Cisza medialna się zaczęła. Ale Dermań po konferencji. Właśnie on już był elementem... No bo mi się wydaje, że ona się zaczęła po meczu z Francją, bo od tamtego czasu nikt nic nie mówił. Więc... Krycha. No dobra, no, ale teraz jakieś... oficjalnie narzucona, że tak powiem, przez selekcjonera. Ale dawno nie mieliśmy takiej ciszy medialnej, jak właśnie między meczem z Francją a meczem z Czechami. Tu nic się nie działo w ogóle. No tak. No Skorupski. Krycha i Skorup. Dwa wywiady z piłkarzami na 4 miesiące, czy tam 3 z hakiem, a mamy za sobą mundial, na którym wyszliśmy z grupy, no to bardzo mało. Moi drodzy, niestety nie wiem dlaczego, chciałem odczytać, jaki jest stan ankiety, ale jakoś ona mi zginęła. Zniknęła, została zniknięta. Zaraz ją przywrócimy. Ale chcę powiedzieć, że zrobiliśmy też własną taką sondę uliczną razem z naszym partnerem, sponsorem reprezentacji Polski, czyli Leroy Merlin. Otóż Adam Kotleszka poszedł i sprawdził nastroje kibiców przed meczem z Czechami i z Albanią. Zobaczcie, bo znalazło się tam parę ciekawych opinii. On ma jakąś jednak renomę, jednak dwukrotny mistrz Europy, raz z Grecją, raz z Portugalią i nie będzie takiego kolesiostwa, bo on nie zna naszych piłkarzy. A, to był tylko taki krótki. Adam się nie napracował, szczerze mówiąc. Michał nie zdążył przełknąć wody nawet. Bardzo wiele ciekawych opinii możecie powiedzieć. A nie, realizator mówi, że całość jest na kanale sportowym Ekstra. Ja myślałem, że teraz 2 minuty, bo mi akurat chips stanął w gardle. Myślałem, że tutaj się z tym oporam. Czekam, aż się rozwinie materiał. Mamy wzywać siostrę? Nie. Siostrę z kaczką? Zależy czyją. Jeszcze. Zostaw nie wchodź. Będzie jak z tymi pączkami. Słuchajcie, no dużo jest o tych premiach, no ale dzwonicie i... Ale szczerze, zajebisty materiał. Mi się podobało też. Naprawdę. Wstrząśnięty. I dobrze, zobaczmy... Łapka w górę dla Adama Kotleszka. Tak. Zobaczmy, kto tym razem się dozwonił i czy znowu w sprawie premii, czy może już tego, co nas czeka za... mniej niż 5 minut. Słychać mnie? Słychać bardzo dobrze. Nadajesz. Super. Tutaj Marek pod Londynu. Ja mam takie pytanie, czy możemy zmienić trochę temat, czy musimy o reprezentacji Polski rozmawiać? Od ciebie zależy. Wy dzwonicie, wy narzucacie tematy. Możemy rozmawiać o czym chcesz, choć dobrze było zostać przy piłce. Okay. Dobra, to zostaniemy przy piłce nożnej, ale chciałbym porozmawiać o... Premier League, co państwo o tym myślą? Ale generalnie? Premier League. O premierze rozmawialiśmy i teraz jakaś Liga Morawieckiego? Ale ja bardzo lubię takie pytania. Premier League, co panowie o tym myślą? No myślę, że Liga niezła. Generalnie sporo zespołów, dobrych, bogate. 22 piłkarzy biega, piłka jest między nimi, no i grają. Czy Arsenal wygra mistrzostwo? Jakiś konkret. Cicho, poczekaj, daj. Dobra, to ja mam teraz takie pytanie. Ja niestety, wychowałem się przez, 18 lat już mieszkam w Wielkiej Brytanii i po prostu Premier League moje całe życie. Mój klub to Chelsea i od 2008 roku, jak Pizarro strzelił bramkę na 1-0 w Birmingham City, po prostu jeżdżę i followuję moją drużynę Chelsea. I po prostu mam karnet na wszystkie mecze wyjazdowe, czy Liga Mistrzów na wyjeździe, czy tam Real Madryt, czy Liga Mistrzów finały. I tak już ponad 500 meczy były. Teraz moje jest takie pytanie. Nie fajnie by było mieć taką osobę z jednego klubu, który ma taki dogląd do tego klubu. Nie tylko mówię, że jeżdżenie na mecze, ale wgląd taki super w klubie, że rozmowy o... Na przykład tam tutaj jak Tomáš Souček jeszcze był naszym jak był naszym trenerem, dzisiaj do Bayernu przeszedł, super. Ale takie rzeczy jak flagi dla niego, nie wiem, czy na internecie widzieliście, jak coś się dzieje w klubie, w środku, czy wszystko, czy to by nie było takie pokazanie ludziom jakby Premier League z innej strony, że nie tylko to, co ludzie myślą, co tam u was w studiu i tak dalej, ale może kiedyś czasami jakąś... jestem za tym, Przepraszam, że ci przerwę, bo do meczu już blisko, ale jestem za tym, żeby przetestować taki format, ale na początek zróbmy bo nie możemy o wszystkich klubach, o pierwszych 9 klubach Premier League, tak patrząc na tabelę, i potem zobaczymy, czy tam się format tam się składa, że Chelsea nie mieści, więc zaczniemy od tej pierwszej 9 i jak nam się to sprawdzi, to pójdziemy dalej, dobra? Ale mam takie pytanie tylko, bo widziałem, jak byłeś na meczu Chelsea z Manchester United kilka miesięcy temu z synem i też ci się podobało. Nie, szczerze mówiąc brędza, ale okej. Ale myślę, że po prostu nie mówię w mojej stronie, tylko coś takiego, żeby po prostu mieć ludzi, ale nie mówię na przykład, tylko mówię, że tutaj na przykład Chelsea, ale w innych klubach mieć ludzi, co są na stadionie, żeby oni relacje trybun podawali, nie tylko Premier League, ale to dużo innych rzeczy, że na przykład byliście teraz w Barcelonie na El Clasico, ale że rozmawiać po prostu z trybun, naprawdę takie prawdziwe, co się wydarzyło, co się dzieje, co fanowie robią w trakcie meczu, jak reagują na wszystko, żeby po prostu ludzie też widzieli, bo w Polsce duże są stadiony, dużo kibiców i wszystkiego, ale po prostu znacznie niedużo kibiców i tak nie ma tego takiej atmosfery, a w Europie pełno super meczów. No słuchaj, a przecież w Manchesterze City to jest mistrz Anglii, wicelider, a robią Poznań na trybunach, czyli kopiują tutaj naszych kibiców, także nie jest tak źle. Słuchaj, dzięki... zapisujemy sobie numer do ciebie, jak tylko będziemy się łączyć z trybunami na Stamford Bridge. Przekażemy chłopakom z... Tomku, co sądzisz, że pomyślę, ja chcę poznać twoje zdanie. Skoro zjechaliśmy, to tylko z uprzejmości dla naszego widza, pozostańmy na chwilę w Anglii. W Anglii euforia. Co jest? Wygrali. Anglia wygrała we Włoszech po raz pierwszy od 1961 roku. No ale z kim? Co to za drużyna jest? Ta, jakieś farbowane lisy. Włoska? Co to za ludzie tam grają? Lisy. Nie, no, ostrzegałem was przed tym, że będzie nie jest to wielki zespół. Ciekawie i chociażby właśnie pokazujące skalę problemów, z jakimi mierzy się Italia, to jest powołanie tego Matteo Retegii. Akurat gola strzelił, ale wydaje mi się, że to zaciemnia obraz, bo to nie jest napastnik, który ratowałby w jakimkolwiek sensie tę drużynę. No pierwsza połowa, po prostu byłem zażenowany. Tak, patrząc od strony włoskiej, byłem zażenowany, bo nie potrafili zrobić niczego. Później przynajmniej pokazali charakter. I też dla mnie największą ciekawostką tego meczu było to, kiedy myślimy sobie o Anglikach jako drużynie, która stale jest napędzająca mecz, grająca intensywnie, bez względu na wynik, chcąca coś zrobić. 3 żółte kartki, w tym jedna w pierwszej połowie za grę na czas. To było dla mnie coś absolutnie nowego. Coś absolutnie nowego. No i ta ostatnia żółta kartka niejako też się jeszcze wzmocniła tym, że po chwili ten sam zawodnik Show dostał czerwoną. Także... Głupia ta kartka była, wyjątkowo. Także... Ale w ogóle, słuchaj, myślę o tych Włochach, patrzę na nich i naprawdę ciągle nie mogę wyjść ze stuporu, że się tak wyrażę, że oni zdobyli ten tytuł. Jednak ten nawias w postaci nieobecności na Mistrzostwach Świata jednych, drugich, wydaje mi się, że to jednak bardziej pokazuje... Tak, skalę problemu reprezentacji Włoch niż ta udana jedna impreza, nadzwyczajna. Myślę, że podobnie możemy przyłożyć tę samą miarę do liczby włoskich drużyn teraz ćwierćfinałów europejskich pucharów. Wcale nie jest tak dobrze, jak te liczby na to wskazują. Tam są duże problemy. Słuchaj, ilu Mancini już spróbował napastników przez ten czas, od czasu meczu z Polską? Bo ich tam było już chyba wszystkich spróbował, których się tylko dało. No tak. Już powołuje też takich zawodników, którzy jeszcze nie mają w Serie A debiutu, ale ciągle nie ma. Myślę, że on właśnie Krzysztof Piątek by za takich... Tak, Krzysztof Piątek z pocałowaniem ręki. Nagrałby w reprezentacji Włoch? Krzysztof Piątek? Wyjściowy 11. Spokojnie. W tym momencie. A słuchaj, w jakim języku udzielał wywiadu po meczu? Podejrzewam, że... To Mancini? Nie Mancini. Strzelec bramki. A Retegii? No, rozumiem, że go tam z tłumaczem gdzieś... No myślę, że tak, że po hiszpańsku. Tak, na pewno po hiszpańsku. Przecież on we Włoszech to chyba, z tego co czytałem, to był raz na jakimś turnieju towarzyskim hokeja na trawie, bo on pochodzi z tej rodziny. Tak, z bardzo sportowej rodziny. Także był tylko raz, no ale no to pokazuje człowiek, którego babcia była Włoszką, która wyemigrowała tam, nie wiem, w okolicach pewnie po II wojnie światowej. I nagle Mancini takich ludzi wynajduje. Skamakka już. Przepraszam, ja muszę to pytanie zadać jeszcze raz, bo nie dowierzam. Krzysztof Piątek spokojnie grałby dzisiaj w reprezentacji Włoch? Tak. Grałby. Jeśli nie ma Belottiego, jeśli nie ma zwłaszcza Immobile, których tak wszyscy... nie ma, no to... Ale nie, no to nie są też... Znaczy byłby dla nich realną alternatywą. Ja cię kręcę. No bo biorąc pod uwagę, myślę, że na pewno Krzysztof Piątek nie jest gorszy od strony takiej... strzelecki od Belottiego na przykład, który w tej reprezentacji pojawia się od dobrych paru lat i myślę, że większość Włochów ma o nim takie samo zdanie, jak my mamy o Karolu Linetty. Mówię w sensie, że już się wszystkim znudził, przejadł. Mówią, że już pewnej bariery nie przeskoczy. Także oni tam po prostu na gwałt potrzebują efektu wow. Zaraz Balotellego. Efektu wow. No Balotelli przecież też był przerabiany, kiedy wszyscy go mieli dość. Dodam tylko, że w ogóle może tak być, że Włosi nie pojadą na Euro obrońcy trofeum. Ale w tej grupie zajmują na razie po pierwszym meczu 4. miejsce. Anglia, Ukraina tu też jest, a liderem w ogóle jest Macedonia w tym momencie. Więc jak na te mistrzostwa pojadą... Przegrali przecież... To trzeba będzie łapankę robić. Na mundial w Katarze przez... porażkę z Macedonią. Mamy kolejny telefon, słuchamy. Halo, dobry wieczór, witam. Cześć, kto dzwoni i skąd? Dzwonię Szymon. Cześć Szymon. Jestem Szymon z Krobi. Ja mam taką prośbę, jako taki długoletni kibic reprezentacji Polski, Bo już trochę zakończyć ten temat tej afery premiowej. No to ponieważ... tylko od ciebie zależy, no. Jakbyś nie podjął, tak, to byśmy... ale nie, chodzi mi o to, żeby ona nie była w ogóle poruszana jak w studiach, gdziekolwiek, ponieważ zaczynamy nową erę Santosza w Polsce. Myślę, że warto ten temat zakończyć, ale to jest tylko taki na wstęp, bo chcę przejść właśnie do Santosza. Chcę się dowiedzieć, jacy panowie mają zdanie na temat właśnie planu Santosza na chyba Szymańskiego, z tego co widzę, że będzie grał w stylu trochę Bernardo Silva, jak u niego w reprezentacji, że będzie takim skrzydłowym, który raczej schodzi do środka. Czy ma to rację bytu? Zważywszy na to, że no, Szymański to nie jest Silva. No ale coś jest na rzeczy. No, myślę, że tak to wyglądało w reprezentacji Portugalii, że tam była ta duża wymienność. Właściwie był przez wiele lat, aż do Mistrzostw Świata Cristiano Ronaldo, czyli to słońce, wokół którego tam kręciły się różne satelity, czyli był i Bruno Fernandes, i Bernardo Silva, i João Felix, i ta wymienność funkcji na pewno obowiązywała. Dlatego myślę, że ci Szymańskiego też nie powinniśmy się przywiązywać do tego ustawienia papierowego, że to też będzie taki piłkarz dość mobilny. Bardzo jestem ciekawy właśnie. W tym momencie nie jestem w stanie, ja przynajmniej, odpowiedzieć, jak ten Szymański będzie ustawiany, jak jego gra będzie wyglądała. Jestem tego bardzo ciekawy. Ale byłoby to naturalne rzeczywiście, gdyby tego Szymańskiego... Kiedyś przecież bywały już i mecze, że Zieliński był ustawiany teoretycznie na prawej pomocy, tylko po to, żeby po otrzymaniu piłki schodzić do środka i tam robić... żeby robić przewagę, a w jego miejsce wbiegał wtedy najczęściej ktoś z prawej strony defensywy. No ważne też będzie, słuchaj, ważne też będzie to, co będzie robił ten Szymański, jakie ma zadania, kiedy piłki nie będziemy mieć. To będzie tę lewą stronę ewentualnie zabezpieczał. No. Mi ogólnie tak mnie zastanawia, czy nie lepszy po prostu na tej pozycji nie byłby właśnie Piotr Zieliński, który już był stawiany nieraz na skrzydle. No dlatego nie wykluczamy też takiej opcji. Tak, ale wiesz co... Niech on zagra tak jak z Francją, głęboko z piłką przy nożu. Zachwycaliśmy się wtedy nim na boisku, a teraz chcemy znowu go gdzieś rzucać w nieznane rejony. Bez sensu. Ja też tak uważam. Niech on zagra taki mecz jak z Francuzami na tej pozycji, najlepiej jak z Francuzami. Fernando Santos też na pewno... On wie lepiej, dajmy mu szansę, a ty też nie przywiązujmy się za bardzo temu co widzieliśmy na tej grafice, bo to jest, wiesz, każdy trener na świecie ci powie, że... Każda grafika jest inna ogólnie, jak spojrzałem. Papier wszystko przyjmie. No. Ale jeszcze mnie też ciekawi fakt Linettego właśnie w środku pola. Jakoś, nie wiem, nie jestem fanem Serie A, nie oglądam Serie A na bieżąco, ale jakoś, kurde... Nie wiem, nie mam jakiegoś pozytywnego zdania na jego temat. No to zapewniam cię, ostatnio przecierałem naprawdę oczy ze zdumienia. Ja też jestem taki raczej bardziej krytyczny niż chwalący. I muszę powiedzieć, że ostatnie, no za wyjątkiem tego meczu z Napoli przegranego, ale właściwie od momentu powrotu Serie A po Mistrzostwach Świata, czyli od tam początku stycznia, jest zauważalny progres. Jest to taki zawodnik, którego chce się oglądać i którego się zauważa. Nawet nie tylko dlatego, że jest Polakiem. Nie wiem, czy jeden z nielepszych zawodników derbów na przykład z Juve, więc też trzyma ciśnienie i daje radę w meczach z naprawdę silnymi rywalami, więc jakby odpada ten zarzut, że on pod presją, prawda? Od strony mentalnej jest ważne, że on w klubie ma niesamowite wsparcie trenera, to też trzeba podkreślić. No właśnie, i to jest chyba największy zawsze problem Karola, że on to jest ten rodzaj piłkarza, który lubi być głaskany przez trenera, lubi czuć to wsparcie. Są różni zawodnicy. No on akurat lubi wiedzieć, że się na niego będzie stawiała. W tej reprezentacji zawsze był tym takim piątym kołem u wozu. No i wyglądał jak... zagrać jeśli nie on? Tak, realnie. No wiesz, no Szymańskiego mogłeś do środka. Ja myślałem, że Szymański, a na bokach Szymańskiego Sebastiana przenieść do środka i tam na przykład postawić na Kubę Kamińskiego. Ale jako taki piłkarz odbierający piłki, no to jak rezygnujemy z Krychowiaka, to zostaje nam tylko Damian Szymański. Dzisiaj zdrowy, czy ktoś jeszcze? Nie wiem, zaraz zobaczę. No i Krystian Bielik. Ale to Bielik jest. No to czekaj, czy tam jeszcze ktoś taki... O, nie, to mi się otworzyło. No tam nie ma takiego. No jeszcze najważniejsze jest to, o czym będziemy rozmawiać za 2 godziny, bo może już tak, że będziemy rozmawiać o tym, po co ten Linetty w ogóle i że po raz kolejny nic nie dał. No Lederman. Tak, no. Pamiętajcie, że no, chcę ich wszystkich zobaczyć w boju Fernando Santos, więc, więc to tak czy siak, to musiał być wielki eksperyment w jego wykonaniu, ten pierwszy mecz przy tych kontuzjach jeszcze i braku gry wielu zawodników. Ja na przykład cieszę się, że Michał Karbownik jest, bo to był mój taki cichy, wydawało mi się, że wręcz ma szansę takim swoim dobrym końcem roku ubiegłego, że być może wskoczy do reprezentacji narodowej i pojedzie na mistrzostwa. Nie pojechał, ale no, ja akurat wierzę w tego chłopaka od dawna, chociaż no, kariera klubowa to tak na razie po grudzie. Trochę ale chyba już możemy go ostatecznie chyba przypisać do tej pozycji, prawda? Tak. Bo jeszcze jak wyjeżdżał, to jeszcze mówiło się, że właśnie środek pomocy, szóstka, odgrażał się, ale chyba już nie. Posłuchaj, no jak nas być może Karbownik był w awangardzie tego, co staje się obecnie normą, czyli czy ja wiem, taki Alaba, czy Cancelo, czy Fernand Mendy, że jesteś bocznym obrońcą nieprzywiązanym do pozycji bocznego obrońcy. Z golem i asystą, tak? Otóż to, wiesz, Kimiś, Lam. 5 asyst w tym sezonie, no właśnie, to jest też niezły wynik. Moi drodzy, zanim zakończymy ten program, ten Hejt Park przedmeczowy i przekażemy głos do studia w Warszawie i niedaleko stąd, bo... Nie wiem, nawet bardzo studia, bardzo w Warszawie. Tak, tuż za ścianą. To jeszcze przypomnienie o ofercie naszego partnera Kanal Plus Online, gdzie można oglądać m.in. reprezentantów Polski w swoich ligach i tych z Ekstraklasy, i z Premier League, i jeśli grają w europejskich pucharach, to w Lidze Mistrzów, bo w Kanal Plus Online dostępne pakiety z Eleven Sports i Polsat Sport Premium, a my odbieramy ostatni telefon przed meczem. Halo, halo. Cześć. Siema, kto dzwoni? Witam, Piotrek z Holandii. Z Holandii, o. Tak. No, jakie nastroje w Holandii przed meczem z Francją? Oj, mam tutaj bardzo pozytywnych sąsiadów Holendrów. No i jak zwykle oni zawsze są nastawieni na 2-3-0, na spokojnie, wygramy, damy radę. Okej. Tak. Co wy tam palicie w tej Holandii? No to akurat wiadomo. Opowiadaj, z czym dzwonisz? Zielono wszędzie tutaj. Tak. Ale tak do polskiej reprezentacji, taki kamyczek może do komentatorów wszystkich. Bardzo duży był nacisk, jak już Santos został trenerem, aby obsadzić również polskich asystentów. Tak ze strony dziennikarstwa chyba zauważyłem, że był taki nacisk, a ja jestem wręcz przeciwny temu i już mówię dlaczego. Jeżeli ktoś jest dobrym trenerem, to nie potrzebuje być asystentem takiego trenera. On sobie poradzi i powinien się wybić. Tak jak dajcie chociaż jeden przykład dobrego trenera, który się wybił w Europie. Ostatnie 20 lat. Polskiego? Czy z roli... Tak. Aha. No nie, tutaj wiadomo, no, że tak, tu jest bieda. A powiedz, jako taki, w cudzysłowie mówiąc, asystent Santosza i mam nadzieję, że oglądając częściej Szymańskiego w Feyenoordzie niż pewnie każdy z nas, miałbyś jakąś receptę na niego w reprezentacji Polski, jakbyś go widział najlepiej? Tak w kontekście tego, co gra w klubie na co dzień oczywiście. No to myślę, że powinien być dostosowany do tego, co gra w klubie. No bo jeżeli bierzemy coś, to byliśmy... Proszę? Czyli? Oj, ja nie wiem, jak dokładnie gra. To bardzo dobra rada. To jest bardzo dobra rada. Asystentem Santosza nie zostaniesz. Ale jak już dobrze powiedziałeś, Polacy są tam w sztabie niepotrzebni, więc spoko. Wszystko jest spójne. Ale do czego zmierzam? O co mi chodzi? Właśnie o to, żeby nikt trenerowi reprezentacji Polski nie narzucał jakiegoś układu, który już był. No ale nikt Santoszowi niczego, jak rozumiem, tutaj nie narzuca, prawda? Nie, rozumiem o jakieś podpowiedzi, że ten grał na tej właśnie pozycji, ten grał tam. A niech Santos tam to oceni. Ale to nie róbmy z niego takiego gamonia, co jak dostanie asystenta z Polski, asystent mu coś tam powie, gdzie grał jaki zawodnik, to nagle przywalony presją swojego asystenta Santos, czy Santos, nie wiem jak się mówi, nagle wszystko zrobi nie tak, jak początkowo chciał, no bez przesady. Ja tu myślę bardziej o tym, że pewne jakby sugestie mogą również wpływać na to, jak ta reprezentacja może później wyglądać ostatecznie. Ja myślę, że jak mamy tak doświadczonego trenera, to on wie, jak podejmować decyzje. Natomiast nie ma wątpliwości, że tu PZPN przegrał pierwsze rozdanie ze swoim pracownikiem, no bo pierwsza konferencja prasowa, która tak się nam podobała, to nie była konferencja pod tytułem trener Santos rozważy sobie, czy chce trenera asystenta z Polski, czy nie, tylko ustaliliśmy z trenerem Santosem, że jego asystentem będzie zdolny polski trener. Zdolnego polskiego trenera nie ma, więc na dzień dobry mamy już pokazane, że właśnie takie podpowiedzi to na Santosa nie działają, że on może powiedzieć tak, tak, a potem zagra czasem i zrobi po swojemu. Pozdrawiamy cię serdecznie w Holandii. Trzymaj się tam. Rozumiem, że da się obejrzeć jakoś mecz reprezentacji Polski. Kończymy nasz Hejt Park, a raczej przenosimy się teraz do studia za ścianą, gdzie jest Kamil Gapiński i Wojciech Kowalczyk. Witamy, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór, jesteśmy gotowi. No właśnie, może w pierwszych słowach waszej transmisji ustosunkujecie się do składu, który już znamy. Nie no, w pierwszych słowach niech Kamil wytłumaczy swój strój. Ja bym od tego. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Ale ja wiedziałem, Stan, że o to zapytasz, bo jesteś strasznie przewidywalny, dlatego tłumaczę mój strój. Krawat jest za długi, on ci się zaraz zanurzy w kubku. Słuchaj, gdybym dostawał dolara za każdym razem, gdy słyszę, że jest za długi ten krawat. Chodzi mi o to, że kiedy tak się ubierałem, mój drogi, na mundialu, to Polska wyszła z grupy, zacząłem od krawatu i stwierdziłem, że będę go cały czas nosił, dopóki Polska nie odpadnie. Z Francją zagraliśmy całkiem niezły mecz, jak na ten mundial, do pewnego momentu i teraz uznałem, że skoro rozpoczynamy nowy rozdział, to ja stare dobre metody, które są sprawdzone, będę dalej kultywował i dlatego mam krawat, mam koszulę i mam nadzieję, że myślę, że jednak musisz coś w tym zmienić. Zostaw krawat, zdejmij koszulę. Nie, myślę, że nie chcielibyśmy tego. Naprawdę. Nie wiedziałem, że do tego się przyczepicie, bo bym przyniósł nożyczki i bym tu tak troszeczkę skrócił, nie? O tyle. Zaraz będą nożyczki, daj nam dosłownie 5 minut. Zaraz tam idziemy. Nie, musimy... Ty, Kowal, tam jest klucz w drzwiach, weź za barykady, weź przekręć. Wojtek, opowiedz o składzie. Co sądzisz na temat składu reprezentacji? W ogóle bardzo ciekawy skład. Bo ja mam, wiecie jak UEFA pracuje, nie? Frankowskiego na lewej obronie mi tutaj podali. No. UEFA dała taki skład. Frankowski na lewej obronie, Bielik na lewej pomocy, Karbownik w środku pomocy, no i właściwie tyle, ale dosyć ciekawy skład. Dosyć ciekawy. Znaczy, biorę pod uwagę, to jest taki autorski, pierwszy, nowy. Po powołaniach było wiadomo, jaki to będzie skład, tak? Że to musimy zobaczyć to, jak będzie działało na boisku. Nie jest to łatwe spotkanie, nie jest to łatwy wyjazd i zobaczymy, porozmawiam pewnie po meczu, jak to wyglądało, ale tak naprawdę no co tu powiedzieć, jest to sprawdzian dla tych nowicjuszy. No, chcę zobaczyć na lewej obronie Karbownika, zobaczę jak będzie wyglądał. Ta lewa strona, tu może być nasz problem. Ale tak no, słuchajcie, no nie wiem, może się okazać, że to jest jakiś nowy twór, który w końcu będzie mieli lewonożnego na lewej obronie. Otóż to, na to czekamy, no, na to czekamy mocno. To co, Misza, oddajemy im głos i zaczynamy. Oddaję wam głos, komentujcie, a my widzimy się z wami, moi drodzy, równo z gwizdkiem. I razem z Wojtkiem. Meczu już razem z Wojtkiem, jak tylko odsapnie chwilę po swoim komentarzu. Czyli papierosek. Tak jest. Tradycyjnie. Komentujemy razem z wami, czekamy na wasze telefony także po meczu. Do zobaczenia i co? Polska, biało-czerwoni. Nie powiem, że tylko zwycięstwo, bo wytypowałem remis 1-1. Zobaczmy, jak Gapek będzie. Módl się o dobry wynik, jak my wszyscy, bo przyjdziemy po ten krawat. Jestem zestresowany. Dobrze, moi drodzy, za chwilę rozpocznie się to spotkanie, zaraz będziemy dawać składy, za 6 minut początek meczu. Ja się w ogóle dzisiaj bardzo mocno przygotowałem, drogi Kowalu, i będę ci odpowiadał języka czeskiego. Nie wiem na przykład, czy wiesz, jak po czesku jest teatr. Nie. Po czesku teatr to dziwadło. I bardzo dużo mam takich różnych anegdotek, historyjek. Jeżeli ten mecz będzie nudny, to uwierz mi, że cały czas będę je tutaj prezentował, żeby nam się wszystkim nie nudziło, no bo jeżeli się nic nie będzie działo, to przecież nie będziemy gadać tylko o meczu. Natomiast na razie składy obu drużyn, jeżeli chodzi o Czechów, w bramce z numerem 23 Pawlenka, dalej 3 stoperów, 3 Holesz, 4 Brabec, 8 Krejci, na lewej stronie z numerem 15 Jurasek, na prawej stronie z 5 Coufal, dalej 21 Kral, 22 Souczek, który jest kapitanem, 11 Kuchta, 9 Chlożek i 19 Czwanczara, trenerem pan Jarosław Szilhavý, który w sumie jak na niego popatrzyłem na zdjęcie, to jest dosyć podobny do nowego prezydenta Czeskiej Republiki, który jest byłym generałem. Naprawdę wyglądają dosyć podobnie, możecie sobie to zobaczyć. Kowal, no umówmy się, tutaj wielkich gwiazd światowej piłki to nie ma, to nie jest ta czeska reprezentacja z połowy lat 90., z 2004 roku, nie ma Sika i myślę, że taki przeciętny zjadacz chleba nad Wisłą, co się w ogóle za bardzo piłką nie interesuje, tutaj nie kojarzy nikogo, a ci bardziej wprawieni w piłce nożnej, no to myślę, że Coufala i Souczka i tyle. No tak, ale tutaj już w tej chwili zdajemy sobie sprawę. Mogą być zespoły, w których nie ma wielkich gwiazd, a stwarzają problemy przeciwnikom. Jakbyś tak popatrzył na nasz skład, no to mamy dwie. No nie biorę pod uwagę bramkarza, tak, bo bramkarz, no wiemy doskonale, to w każdej reprezentacji, no ale mamy Zielińskiego, Lewandowskiego, powiedz mi, kto tu jeszcze jest gwiazdą futbolu? No, światowego. Światowego? No, no nie szukaj dalej. Już nie właśnie, ma, skład reprezentacji Polski. Słuchaj, ja coś ci powiem, poza Lewandowskim i Zielińskim jest to selekcjoner naszej kadry, także to jest... Fernando Santos? O, Santos też z krawatem, słuchaj, no to ale wiesz, ja się... To już, ale zobacz, on, mu wypada. Nie, no ale ty powinieneś mieć też ten taki strój PZP. No, ale nie, dzwoniłem do Cezarego Kuleszu, nie odebrał niestety, nie odpisał na SMS-a, a WhatsAppa nie używa. Słuchajcie, ja bym bardzo chętnie poczytał, co tu dzieje się na czacie, ale nie umiem włączyć czata z telefonu, a nie mam komputera ze sobą i nie mogę powiedzieć, napiszcie mi na czacie, jak włączyć czat z telefonu, bo nie mogę go włączyć, bo mam tylko telefon, więc jesteśmy w sytuacji patowej, chyba że mi podpowie nasza reżyserka, skład Polski. Całe szczęście, w końcu skoncentrujesz się na meczu, a nie na czacie. To jest, być może to jest lepsze rzeczywiście rozwiązanie. W bramce Szczęsny, dalej od prawej obrony Kesz, Bednarek, Kiwior, Karbownik, chociaż według UEFA Frankowski, Bielik, Linetty, Frankowski, Szymański, Zieliński i Lewandowski. Jak ci się ten skład, drogi Wojciechu, podoba? Czy kogoś ci brakuje? Nie mówię oczywiście o kontuzjowanych, tylko o tych powołanych. Kogo mi brakuje? No, powiedzmy sobie jasno, no, nikomu mi nie brakuje. Nikomu mi nie brakuje, zaczynamy nowe eliminacje, jest nowy selekcjoner, nowe rozdanie. Nowi zawodnicy, sporo młodzieży, takiej, która nie dostawała szansy albo nie była tym pierwszym wyborem u poprzedników. I zobaczymy, bo to są też eliminacje do sprawdzianu przed Mistrzostwami Europy w Niemczech, które się odbędą w 2024 roku. Mi ten skład pasuje, chcę zobaczyć. Fajnie, że jest lewy obrońca z lewą nogą. Niektórzy mówili, ale szkoda, że Bereszyński wypadł z kontuzją, no ale powiedzmy tak, no czas najwyższy znaleźć chłopaka, który zagra tam na tej lewej obronie i może się sprawdzi. Ja nie mówię, że się na 100% sprawdzi w takim spotkaniu. Może mieć ciężko Karbownik dzisiaj, a też pamiętajmy, że Czesi jednak to jest reprezentacja z zawodnikami, którzy, wiesz, no, my często śmiejemy się z pucharowiczów czeskich, a oni tam grają przeważnie, nie wiem, po 10 mają Czechów w składzie, 11 Czechów w składzie, potrafią tak wejść w Europę. My z tym mamy problem z Polakami, także no to nie będzie łatwy mecz. Ja bym tutaj ich nie, tak może nie tyle nie przekreślał, co ja uważam, że i przed tym meczem dalej Czesi są faworytem tego spotkania, bo wiesz, pamiętajmy, że... Ale ku pokrzepieniu serc, ja chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, Kowal. Ku pokrzepieniu serc, tak, ale ja cały czas podchodzę do tych naszych meczów wyjazdowych, które tak naprawdę... W ostatnich latach widziałem jeden dobry. To znaczy, ale na inaugurację selekcjonerów w XXI wieku nie przegraliśmy żadnego wyjazdowego meczu w eliminacjach. I teraz przypomnę ci, że 2 lata temu komentowaliśmy razem jeszcze w radiu. Jaki mecz? Otóż Węgry-Polska. Pamiętasz, co tam się działo? Łapaliśmy się za głowę, jak Helik wyprowadzał piłkę. Debiut jednego Portugalczyka, tak, ale... Paulo Sousy, 3-3. Było bardzo ciekawie. Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żebyśmy dzisiaj obserwowali podobne spotkanie. No ja wiem, no, statystyki mają to do siebie, że trzeba czasami spojrzeć w nie. I no debiut selekcjonerski w eliminacjach Adama Nawałki był w meczu z Gibraltarem. No, powiem ci tak, tam stracić punkty, to już trzeba było mieć niezłą ekipę. No i tak to się zaczynało. Także no, wygraliśmy tam wysoko, bo 7 do 0 z tego, co pamiętam. Ale no, to zdajemy sobie sprawę, że to są tylko statystyki. My w ostatnich meczach, sobie przypomnij, ostatnie zwycięstwo takie na trudnym terenie, mi się wydaje, że to było z Albanią, ale ten mecz też, pamiętasz jak wyglądał? Tam naprawdę było mało do oglądania, najważniejsze były punkty. Świderski strzelił gola zwycięskiego, wygraliśmy 1-0. Te mecze wyjazdowe w przypadku polskiej reprezentacji, one są zawsze dużo słabsze, to nie jest stadion narodowy, czy ewentualnie granie u siebie I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No nie wiem, co mógł ewentualnie selekcjoner coś tutaj Santos zmienić. No tak, wiesz, mentalność, coś, ustawienie. To po pierwsze, a po drugie, no pamiętajmy, w takim składzie nigdy nie graliśmy. Jak to będzie wyglądało? To prawda i gramy, moi drodzy, po raz pierwszy od eliminacji w 2014 roku mecz, w którym w podstawowym składzie nie ma nikogo z duetu Glik-Krychowiak. No i właśnie, rozpoczynamy to spotkanie. Niebieskie getry, niebieskie spodenki oraz czerwone koszulki to reprezentacja Czech. Cali na bialo wjechali w ten weekend Polacy. To spotkanie prowadzi pan Tasos Sidiropoulos, a więc arbiter z Grecji, być może nawet zna go Fernando Santos, bo przecież w tej Grecji pracował. Rozpoczynamy to spotkanie, czat już działa, także możecie pisać i do tego was bardzo serdecznie zachęcamy. Od razu piłka zagrana gdzieś tam na Chloszka, na prawą stronę boiska, natomiast też dobrze ustawiony Kuba Kiwior od razu wybija tę futbolówkę. Nie boisz się tego też, że on trochę nie jest jednak w rytmie meczowym i że to może być problem? Rozsiądźmy się wygodnie. Bardzo, ja to się boję, bo mi się ten... W ogóle jest tak, że Kowal ostatnio schudł 12, a ja przytyłem 10 gol! Gol dla reprezentacji Czech! 29 sekunda tego spotkania! Co się tutaj wydarzyło? Dośrodkowanie i Krejci uderza głową precyzyjnie, mocno przy lewym słupku bramki Wojciecha Szczęsnego. No ten debiut Fernando Santosza nie mógł rozpocząć się od gorszej sytuacji dla reprezentacji Polski. Szaleje, cieszy się, gdzieś tam zaciska pięści ten właśnie zawodnik. Wyrzut asysta z autu na 5. metrze. Polował Krejci na tę piłkę, nadbiegał, niepokojony przez Polaków. Tam skakali Bednarek wespół z którymś z naszych zawodników, z Krystianem Bielikiem i ta dwójka gra nie była w stanie Krejciego zatrzymać. Nie zdążył też tej piłki sparować Wojciech Szczęsny. Ona wpada przy lewym słupku jego bramki. Tragiczny początek polskiej reprezentacji. No dawno, powiem ci, nie widziałem takiej asysty z autu. No jeśli tak, na przykład jak chciałeś się określić, że Czesi bez gwiazdy. Słuchaj, nie potrzebujesz gwiazdy do tego, by asystować z autu. To jak na gołotę, nie można tutaj, jak ktoś pisze, poszedłem do łazienki siku, wracam, przegrywamy 1-0. No jak z gołotą zimą. Jezu, co ten Szczęsny robi? Wybija tą piłkę jakoś dziwacznie. Co my robimy? No, dlatego ja bym się tutaj jednak wstrzymał z takim szaleństwem. To jest... No, ja coś powiem. Teraz oczywiście trzeba patrzeć na to tak, jaka będzie reakcja tej drużyny, czy niektórzy się nie przestraszą tego, co się wydarzyło w pierwszej minucie, ale bramka stracona z autu. Za chwilę po rozpoczęciu meczu, nowej kadencji, no, mnie się wydaje tak, nie wiem, czy Bielik coś mógł zrobić, ale znowu Bednarek spóźniony był. I teraz lewą stroną, jeszcze raz Czesi, Jurasek, dośrodkowanie, tym razem nogą, 2-0, 3. minuta tego spotkania. Fernando Santosie, my już cię chyba nie chcemy, wracaj do Kaszkaisz, co tu się wydarzyło? Czwanczwara, jak cwaniara, wpadł w pole karne, ubiegł Jakuba Kiwior. No w tym tempie to my przegramy 90-0, Kowal, ja nie chcę, ja wychodzę. Ja, wiesz co, może przyjdźcie mi ten krawat uciąć. Dawaj nożyczki. On już nie przynosi szczęścia. Gdyby to były mistrzostwa świata w hokeju na lodzie, to rozumiem taki wynik. To prawda. To bym rozumiał taki wynik. W tak krótkim odstępie czasu 2 stracone gole w hokeja z Czechami. Żaden wstyd. Powiedział tak, to dobrze, że tylko 2, nie 3. Tam jeszcze Jaromir Jagr gra, ma 100 lat już, ale ciągle gra, nie? Tak, on ponad 50, zgadza się. Ale to jest nieprawdopodobne i zwróć uwagę teraz tak, najpierw aut z lewej strony. Tutaj stroną, no, każdy ma pretensje, nie wiem do kogo. No, oczywiście znowu będziemy szukali winnego w pośród 2 środkowych obrońców i ja się wcale znowu nie zdziwię, jak to będzie Bednarek. A wiesz, jakby Czesi teraz nazwali nasz zespół? Przepraszam wszystkich. Czesi by nazwali nasz zespół porouchanym, bo porouchany, bo to po czesku znaczy, zepsuty. No jesteśmy zepsutym zespołem, tak? Nie no, Fernando Santos, on myśli, co ja w ogóle zrobiłem, dlaczego ja... Ale zobacz, oni jadą dalej z nami, nie? Oni są na połowie, słuchaj, to może być... To będzie historyczna przegrana, pisze Papu. Może tak być. Przykry pierwszy kwadrans, tutaj to się jeszcze dobrze nie zaczęło. A już jest 2-0, no dobrze, no teraz nie myślmy, nie wiem, co tutaj musiała być za reakcja, żeby teraz odrobić takie 2 bramki. A Czwanczara nam strzelił gola stopą, a wiesz, jak jest stopa po czesku? Chodzidło. Jak? Chodzidło. Chodzidłem nam strzelił gola. Moi drodzy, nie wiem, co się tutaj dzieje, ale mamy 5. minutę tego spotkania. Ja się na takie futbolowe jaja aż nie przygotowywałem. Natomiast... Powiem ci, dobrze, że się nie spóźniłem te 2 minuty na mecz, wiesz? Tak, tak. No to tutaj wszyscy pisze, ale beka, brawo Patałachy, Kowal, Papieroska, ja pierdolę, lol. No dzieje się bardzo dużo, bądźcie z nami, bo my jesteśmy zszokowani. 5. minuta tego spotkania, biało-czerwoni są chyba jeszcze bardziej zszokowani od nas. Nastawiałem się na słabszy występ polskiej reprezentacji, to znaczy może nie tyle na słabszy, co wiem, gdzie... Zdawałem sobie sprawę, jak to może wyglądać, ale, no, ale nie aż tak tragicznie. A ja jeszcze 7 minut temu nie wierzyłem, jak mówiłeś, że faworytami dośrodkowanie z lewej strony Kloszka był na wysokości pola karnego. Na szczęście zdążył tutaj wrócić Mehdi Kesz, no i wybić tę piłkę na rzut rożny. Polacy mogą żałować, że to nie jest piłka ręczna, koszykówka albo siatkówka, bo w tym momencie by się przydał czas. 60 minut, 60 sekund takiego opierdolu po prostu od Fernando Santosza. No, w hokeju na lodzie też można wziąć czas. No tak, no to jest jedyny sport, w którym nie można wziąć czas. Nie wiem, jak w hokeju na trawie i w piłce wodnej, ale chyba można. Słuchaj, dzisiaj jest tak ciepło w Warszawie, może i w Pradze jest tak ciepło, że może przerwa na wodę, czy nie? Chlożek, jest dośrodkowanie z lewej strony, prawą nogą, piłka dokręcana do naszej bramki. Na szczęście na 5. metrze najwyżej wyskoczył tam Krystian Bielik i wybił ją głową. Natomiast Polska ciągle w defensywie, Polska ciągle w odwrocie, Polska ciągle gdzieś broniąca się przed tymi atakami reprezentacji Czech. Pisze Jakub Brylski, przegrana 0-7. Benek, parodia, ha, ha, ha. Mariusz, wyszłem zapalić. Jerzy, drewniane nogi nasi mają. No, dzieje się bardzo dużo. Czesiu, wracaj. Pojawiają się już też nawet takie komentarze. Krychowiak, wróć. Właśnie. Dawać Krychowiaka. Krychowiak, jak teraz ogląda to spotkanie, to się może trochę... On mówi, dobrze, że zostałem w domu. Albo patrzcie, nie mam mniej, jeszcze zatęsknicie, jeszcze nawet nie ma 6. minuty meczu, a już będziecie. Ja już tęsknię. No właśnie. Ja już tęsknię, bo Krycha to przynajmniej wziąłby teraz piłkę w środkowej strefie boiska i kopnął na połowę rywala, a tutaj nie widzę zawodnika, który to... O, zobacz, jeszcze będziemy mieli teraz tak, kontuzja Kasza, tak? Mm-hmm. Za chwileczkę będziemy mieli zmianę. A Bednarek nie wejdzie głównie, Bereszyński nie wejdzie głównie dlatego, że go nie ma. Że pojechał już do, no właśnie. Do domu. No, no właśnie. Zaczynam się, spojrzałem na ławkę rezerwowych i ci powiem, no na Ekstraklasę nawet mocna. Małgorzata Domagali, gdzie jest bramkarz? Ciekaw jestem, czy to rzeczywiście pani Małgosia, ale tego nie wiemy. Każ Wybienka, pisze no, Hik. Tak. Arkadiusz, ha, ha, ha. Zobacz z tego autu. No, ale się Bielik się trzyma z jednym rywalem. A tutaj, no, Kasz spóźniony. Spóźniony, tak. I Kiwior spóźniony, no, też. Spóźniony, no ale to wiesz, no, Kiwior raczej chyba gra jako ten lewonożny, czyli tam Bednarka też nie było. Tak, tak. No i tutaj będzie ten... Słuchaj, mówiło się na przestrzeni ostatnich tygodni o tych naszych reprezentantach, który tak najczęściej i tak dużo gra w piłkę nożną, jeżeli chodzi o obrońców. Powiem ci, że te pierwsze minuty pokazują, że żaden. Czesi z ciekawostek wynaleźli szkła kontaktowe. Ale mówisz, że nie mają gwiazd. Nie mają. Ale mają drużynę? No, wiesz. Ale Jarosław, ale mój drogi Jarosław Szilhavý jest trenerem już chyba 5 lat. Miał czas, żeby zbudować, a Santos nie miał nawet 5 treningów. Chciałem ci powiedzieć, że mówię tak. Usiądę i mówię tak. Rozpoczyna się mecz, zapnijmy się w pasach, nie wiesz... Czeska komedia. A właśnie, bo chciałem się do tego zrobić. Mówisz, że co tam jest ten teatr, jak co to jest? Teatr Dziwadło. Dziwadło. Dziwadło, tak. Dziwadło. Się mówi Dziwadło. Dziwadło. Dziwadło, tak. No, no ale dziwadło, tak, pewnie jakieś. Tak, tak. A wiesz, jak jest ale po czesku? A wiesz, jak jest... Ale poczekaj, bo teatr marzeń. Czyli Dream Dziwadło. Nie wiem, jakie jest marzenie po czesku. No, nie, ale... A wiesz, jak jest po czesku maj? To cię zaskoczę. Spalony. Jak? No nie wiem, czy spalone ewidentne, no zaraz. Tak, powiem. No to mam nadzieję, bo za chwilę będzie okazja, żeby Czesi strzelili no trzeciego gola. I podniósł. Na szczęście. Sędzia stwierdził, że się przebiegnie i podniesie godzinę później. Chorągiew. Tak, tak. Natomiast z rzeczy ciekawych. Uwaga. Gumny. Gumny! Robert Gumny z numerem 17, a zatem Mehdi Kesz uznał, że już nie będzie brał udziału w tej kompromitacji i że już nie chce się bardziej zapisywać w historii polskiej piłki. Szczególnie, że to jego stroną poszła ta akcja, umówmy się, po której padła bramka, tak? Mhm. Więc też się nie popisał. Tutaj na szczęście pozycja spalona, mówię na szczęście, bo po raz kolejny Jurasek miał całkiem niezłą okazję do tego, żeby akurat teraz strzelić, bo on przecież dośrodkowywał i dał asystę. Natomiast, drogi Kowalu, po czesku maj to jest kweteń. Przysięgam ci. A wiesz, jak jest kwiecień po czesku? Czyli oni nas oszukali. A wiesz, jak jest kwiecień po czesku? Hmm? No nie maj na przykład. A można... Marzec? Nie, duben. To już nie wiadomo dlaczego, ale maj jest kwiecień. Także no to jest dziwne. Przegrywamy, słuchajcie, 0-2 z krajem, który nazywa maj kwietniem. Co jest z nami nie tak? Gdzieś to w marcu. Jest to trochę dziwne wszystko. No poczekaj, no zaraz jest ten kwiecień. Wyglądamy jak jakiś San Marino, ale wstyd za reprezentację. Krycha wróć, nie mamy obrony. Santos do Grecji spierdzieli. Znaczy tam było brutalnie napisane, ale... 10. minuta tego spotkania. Po co czytasz, jak nie przeczytałeś oryginału? A, bo tak wiesz, jestem pod krawatem, to nie chcę być awanturujący się jeszcze. To jest zaskakujące, brałeś krawat pod taki mecz. No wiesz, liczyłem, że... Ale jeszcze może wygramy 3-2, słuchaj, poczekaj. Gumny, po prawej jest... Jezu, Gumny zaczyna się kiwać pod linią boczną. Na szczęście nie stracił piłki. Wszystko działo się 40 metrów od bramki reprezentacji Czech. My na razie żeśmy się absolutnie nie zbliżyli. Gdzieś w okolice 16, proszę, przyleciał pan premier z Polski, żeby to spotkanie oglądać i na razie mina, powiedziałbym, średnio zadowolona. Patrzy, nie wiem, czy spojrzał na zegarek, o której ma odlot? Albo czy da się przyspieszyć samolot, żeby już w przerwie się stąd wymiksować. Tymczasem po prawej stronie jeszcze Polacy, może pierwsza jakakolwiek akcja, Szymański. Niestety, słuchajcie, wiecie co zrobił Szymański? Otóż zaczął się bawić w przekładanie nóg nad piłką przy linii bocznej i w efekcie oczywiście skupił się na nogach i na piłce i piłka wyszła na out. Dziękujemy bardzo, oddaliśmy piłkę za darmo. Pierwszy raz, jak była szansa, żeby zapuścić się tak w pole karne drużyny z kraju, która na maj mówi kwiecień. Mhm. To jest niepoważne. Słuchaj, tu będzie jeszcze więcej. To co? Coś tam na ucho nam mówią, ale marzenie podczas... Piszcie do nas. Nie, no, bardziej chodzi o mnie teatr marzeń, nie? To Old Trafford, tak? Mówię, że w teatrze... Tak. No właśnie, no to wiesz, czyli to jest dziwadło. Dziwadło. Jesteśmy dziwadłem. Znaczy nie. I potrzebujemy... Gdzie lecisz na mecz? Na dziwadło. Tak, i myślę, że wielu kibiców teraz potrzebuje drogi. Do Manchesteru na dziwadło. Tak, do Manchesteru. A wiecie, jak jest taktowny? Jesteśmy w polu karnym. Jest dośrodkowanie Roberta Lewandowskiego z podlinii końcowej, z lewej strony, ale właściwie to dośrodkowanie zamieniło się w podanie do czeskiego bramkarza, czyli do Pawlenki. Nie miał do kogo, no on jest, to jest jedyny napastnik, czyli on musiał tutaj próbować. I tak chciał ze wniaczkiem, chociaż tam nadbiegał Szymański, był też ale to wiesz, zobaczy końcowa linia, nie było to normalne i proste zagranie, tak? Usprawiedliwiamy Roberta tutaj. Znaczy, wiesz, usprawiedliwiamy. No, podjął taką decyzję, bo stwierdził, że nic innego nie może zrobić. Spróbował i tyle. No, a też pamiętajmy, że Robert nie ma za sobą ostatnio tygodni jakichś takich wybitnych. To są naprawdę do października 13 goli w lidze hiszpańskiej, od października tylko 2. Ja rozumiem, był zawieszony, był uraz, ale ta forma lewego też nie jest taka, którą człowiek by oczekiwał i wiesz, jeżeli on nie pomoże reprezentacji, co się wielokrotnie zdarzało, no to zwróć uwagę w tej chwili na tą drugą linię, bo mówimy tu o 12 minucie. Ja nie mam pretensji do Piotra Zielińskiego, że go w ogóle przy piłce nie ma, bo my tak zaczęliśmy ten mecz, że tutaj środkowej pomocników w ogóle nie ma, oni nas niszczą, w tej chwili Czesi nas tak naprawdę niszczą i teraz nam pozwolą gdzieś tam pewnie pograć troszeczkę piłką, ale jak... coś stracimy, no to Szczęsny znowu będzie w kłopotach. Zobacz, i właśnie, Wojciech Szczęsny podbiegał do niego Chlożek i jedyne, na co wpadł polski piłkarz Juventusu Turyn, to żeby zagrać tę lagę byle dalej od naszej bramki. Ja jestem pewny jednego, że w przerwie Fernando Santos nie będzie ochleduplny. Wiesz, co to znaczy ochleduplny po czesku? W przerwie. Nie, tak, i on na pewno nie będzie ochleduplny. Ochleduplny, mój drogi, znaczy taktowny. Myślę, że na pewno nie będzie taktowny Fernando Santos, tylko tam ich rozpierdzieli. Nie wiem, jak jest wkurzony po czesku, ale taktowny jest ochleduplny. Dzisiaj naprawdę dużo masz takich tych? Mój drogi, ja się dzisiaj wgłębiłem w meandra czeskiego darknetu, rozumiesz? Odkryłem takie historie o Czechach. Ale powiem ci tak, wiedząc o tym, że będziesz ten mecz komentował tutaj, dlaczego się nie nauczyłeś szybko języka czeskiego? No bardzo chciałem, ale no nie... Ale to było fantastyczne przy takich tych. No już kiedyś czytałem po czesku Lokomotywę Tuwima. Weźcie sobie włącznie, jest niesamowite absolutnie. Ten język jest fenomenalny, lepszy niż ich granie. Dobrze, jest teraz Kral. Na wysokości polskiego pola karnego starał się dośrodkować futbolówkę, ale też piłka wybita na aut przez biało-czerwonych i znowu aut z prawej strony, czyli po raz kolejny możemy być zestresowani, bo jak tam nadbiegnie Krejci, to nie wiem. Nie wrzucili daleko, wiesz? Oni tak już, powiem ci, raz zaskoczyli. Zaskoczą jeszcze raz, pewnie będą wrzucali, ale piłkarsko... Przepaść. Radzą sobie, zobacz, prowadzą... Jurasek ma znowu sporo przestrzeni. Dośrodkowanie w polskie pole karne. Odbija się ta piłka od Roberta Gumnego. Wraca pod nogi reprezentantów Czech. Dośrodkowanie w nasze pole karne. I tutaj na 5. metrze dobrze ustawiony tym razem Krystian Bielik, który wybija tę piłkę byle dalej od naszej bramki. W ogóle mamy olbrzymie problemy, Wojtek, z tym, żeby tę grę przenieść w środkową strefę boiska. Ja już nawet nie wspominam to, o czym mówiłeś. Pod pole karne reprezentacji Czech. My cały czas jesteśmy pod naszym polem karnym i cały cały czas nie mamy pomysłu, co z tym zrobić. Teraz znowu daleka piłka, typowa laga na Robercika od Michała Karbownika, akurat w tej konkretnej sytuacji. Jest Robert Gumny, znowu nie najlepsze zagranie reprezentanta Polski, traci piłkę na rzecz Juraska. On dzisiaj na tej lewej stronie jak na razie robi z Polakami co chce, chyba założył tam w ogóle siatkę Gumnemu i musiał zawodnik z Bundesligi posiłkować się faulem, żeby zatrzymać lewego wahadłowego reprezentacji Czech, a to oznacza, że w 15 minucie tego spotkania, ale go zrobił, Jezu Chryste, jak go zrobił. Ale to jest, wiesz, już teraz luz taki czeski będzie. Nie wiem, masz coś luz? Czeski luz. Czeski luz? Nie wiem, na bieżąco trzeba sprawdzać, jak jest czeski luz. Nie, no to jest, słuchaj, no takie wejście w... Szantosz dostaje mantosz. Ale... Tutaj pisze, po portugalsku z kolei, Michał. Ale... Panie Krychowiak, przepraszam. Biorąc pod uwagę, jakim się ten mecz rozpoczął i jaką mają naprzeciwko reprezentację, bo my jesteśmy dalej dziurawi, także no tu Czesi... będą się czuli swobodnie w tym spotkaniu. Musimy bardzo jako reprezentacja zmienić, ale to, co wspomniałeś, no, patrzysz na tą drugą linię i przed chwileczką w Polsce się mówiło przez ostatnie 2, 3, 4, 5, 6 lat. Linetty się nie nadaje, no ale jest. Ja muszę powiedzieć, że tutaj... Mamy Bielika, o którym cały czas mówimy, że to jest ten zawodnik, który ma pomysł na rozegranie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, tylko wiemy doskonale, że Bielik tak, problemy najczęściej zdrowotne i Bielik byłby świetnym uzupełnieniem pewnie każdej poprzedniej kadry. Teraz będzie musiał być ewentualnie Kozińskiego liderem, a jadą z trzecią. No nie, no dobrze, że dograli. Zobacz, tutaj w ogóle dostaję od naszego... Nie no, zwróć uwagę, co się dzieje, no. Poczekaj, bo od naszego wydawcy Bartka dostaję informację, że gol na 1-0 to jest najszybciej stracona bramka w historii polskiej reprezentacji. No, widzisz... 29 sekunda, z tego co tam dobrze dostrzegłem. Tak, bo to, no ale to już mamy ten... Czyli na zawsze Fernando Santos się gdzieś zapisał w historii polskiej piłki. Teraz po raz kolejny czas mamy duże problemy, szczególnie z tym długowłosym pomocnikiem grającym z numerem 21, czyli Kralem. Jest jeszcze raz Jurasek. Jurasek znowu Robert Gumny faulował. Tym razem chwycił go gdzieś tam prawą dłonią. Oczywiście nie zgadza się rezerwowy zawodnik reprezentacji Polski z taką interpretacją. Natomiast sędzia nie ma tutaj żadnych wątpliwości i w związku z tym, moi drodzy, po raz kolejny będzie dobra sytuacja. Zwróć uwagę, leci piłka w pole karne, Kiwior, gdzie się patrzy. No, jest zrozumiałe, tak? Liczymy na tego zawodnika w przyszłości, no ale no, nie grając w Arsenalu, no co zrobisz? No, nie będziesz na takim poziomie ewentualnie przygotowany do czegokolwiek. To treningi nic nie oddadzą, ale... I mamy rzut wolny, dośrodkowanie w polskie pole karne. Gdzieś tam Chlożek szukał jednego z kolegów, wyskoczył, próbował uderzać głową kapitan, czyli Souczek. Na szczęście jego uderzenie nie było precyzyjne. To jest kawał chłopa, no ale to też nie jest tak wysoki człowiek jak Tomasz Petraszek na szczęście, więc może nas to uratować w kolejnych minutach tego spotkania. 18 minuta gry. Czechy 2, Polska 0. Tutaj... Tak, co jakieś 2-3 minuty obcinać kawałek krawat. Dobrze, posłuchajcie. I zobaczymy, ile zostanie. To chyba jeszcze na końcu byś musiał mi gardło poderżnąć. Nie. Jak za każdą słabą akcją Polaków byś kawałek krawata obcinał, to na końcu byś musiał jednak ten. Znaczy słabą akcję Polaków na razie nie mieliśmy żadnej. Dobra, masz rację. Za każdym problemem naszym w defensywie. No, raczej tak, za każdym smrodem w polu karnym, który stwarzamy sobie... pod naszą bramką, bo zwróć uwagę, no wchodzi ci Gumny i już 2 razy został skręcony, tak? Dobrze, że bez żółtej kartki jeszcze cieszymy się, tak? To nie on zaczynał ten mecz, a jest minuta 18. Teraz będzie dośrodkowanie. Piotr Zieliński, 45 metr, wrzutka w pole karne, ale tam na 16 metrze w środkowej strefie boiska najwyżej wyskoczył jeden z Czechów. Jeszcze Robert Lewandowski. Lewandowski, uderzenie sprzed pola karnego. Zablokowane przez naszych rywali. Biało-czerwoni po prawej stronie. Robert Gumny. Gumny teraz podprowadził tę piłkę i sam minął się z wodem. To jest niesamowite, naprawdę. Zaraz, Santos to jeszcze... Nie, przepraszam, to był Frankowski, ale Frankowski, to jest kolejny przykład na to, że Frankowski w reprezentacji tutaj traci siły. Ja coś ci witalne. Powiem. To są zawodnicy do uzupełnienia, to co wspomniałem wcześniej. Jak oni wyszli teraz w takim składzie, takim nowym, gdzie byliśmy ciekawi, to szybko nam już to gdzieś tam, jak to mówią, zgasły te nadzieje. Już wiemy doskonale, że to będzie tak wyglądało i pamiętajmy, że my ten mecz przegrywając gramy z Albanią, która chyba też nie będzie słabsza od Czechów. Będzie to drużyna też dobrze Kiedyś robiliśmy mecz Polska-Albania, prawda? Znaczy, wiesz, 4-1 na Narodowym to było za... To było takie najdziwniejsze 4-1 w historii, bo to Albania grała, a my strzelaliśmy gole wtedy, tak? Tak, bo pamiętasz, że tam wtedy Lewandowski Krychowiakiem strzelił, tak? Co mówiliśmy, co... A to był ten słynny mecz, to kiedy Lewandowski tak strzelił. Tak, ale też pamiętasz, że tam było przy wyniku bodajże 3-1 dla Polski ewidentny karny dla Albańczyków po faulu Glika, no ale też sędzia tego nie podyktował. Także no... Powiem ci, ciekaw jestem. Sam, co ewentualnie Santos może później jeszcze zrobić. Zobacz, tutaj idą twardo. Idę zagrać FIFA 2023. Ktoś to jest żółta kartka powinna być. I to dla Souczka, tak? Dla kapitana tej drużyny. Za wejście w Bielika. No dobrze, ale później patrząc z perspektywy, chcesz reagować na wyniki, na to, co się dzieje na boisku. No, szukamy ławki rezerwowych. No i pytanie, czy ona już nie jest przestraszona, nie? No myślę, że trochę może być, mój drogi, naprawdę, bo to chyba, wiesz, to trochę tak, kto chce wejść w takim momencie. Tymczasem Robert Lewandowski ładnie utrzymuje się przy piłce, zagranie w pole karne, Piotr Zieliński, Szymański, ale tutaj nie wiem, czy nie było ręki jednego z Polaków, no ale w końcu mieliśmy strzał, w końcu mieliśmy próbę pokonania Pawlenki, czyli bramkarza czeskiej reprezentacji. Jeszcze raz Robert Lewandowski, jest na 17 metrze, lewą nogą zagrana ta piłka w pole karne, natomiast tutaj niezbyt precyzyjnie. Popatrzmy na powtórkę. Ale zwróć uwagę, środek... No, pytanie, czy on tam przyjmował ręką, znaczy, czy gdzieś barkiem przy tym podaniu? To chyba Zieliński przyjmował. Popatrzmy raz jeszcze. Nie, to Szymański. Moim zdaniem tu nie było ręki. Frankowski dobiegł, uderzył kapitalnie, znaczy właśnie nie uderzył kapitalnie. Chciał uderzyć ładnie, ale w sam środek bramki. Być może była tam szansa, gdyby Pawlenka nie zamknął nóg, żeby futbolówka wtorlała się pomiędzy jego nogami, no ale to oczywiście już teraz jest tylko polskie gdybanie. 21 minuta tego spotkania. Czechy 2, Polska 0. I taki wynik, moi drodzy, jeżeli włączyliście to spotkanie, dopiero teraz utrzymuje się właściwie od 3. minuty, gdzie reprezentanci Czech nas po prostu zmiażdżyli. Najszybciej stracona bramka w historii polskiej piłki, jeżeli chodzi o reprezentację, w 29 sekundzie. I nawet pan Wojciech, jak Walerii Łobanowski, świętej pamięci, usiadł i zamilkł. Patrzę na ten czas, to jest 22 minuta się rozpoczęła, a już jest 2-0. I ta ostatnia akcja jeszcze raz pokazała. Dzisiaj będzie duży problem, jeżeli chodzi o środek boiska. Dopóki Czesi będą tak wysoko grać pressingiem i w środkowej strefie boiska. Czyli naszym najlepszym rozgrywającym może się okazać Robert Lewandowski. Ale to nie o to chodzi, bo on ma strzelać bramki, a nie rozgrywać, nie podawać. No. A jak doszło do takiej sytuacji bramkowej, no to Frankowski musi to strzelić i nie w środek bramki i bramkarza, tylko... gdzieś obok. Tylko siatkówka, tam jesteśmy mistrzami, pisze Paweł. No chyba się musimy też z Kowalem na siatkówkę przerzucić, bo tutaj generalnie za dobrze to nie wygląda. Żółta kartka od greckiego sędziego dla Souczka i pokazuje mu, że to jest drugi raz, kiedy faulowałeś, bo faktycznie kilkadziesiąt sekund temu mówiłeś, że kapitanowi czeskiej reprezentacji należy się kartka i wtedy rzeczywiście mu się upiekło i ma rację grecki sędzia, że teraz tę kartkę pokazał, no bo też chce jakby tutaj udowodnić, że nie ma świętych krów. Oczywiście Tasos Sidiropoulos jeszcze dyskutuje z Souczkiem, a właściwie Souczek dyskutuje z tym sędzią, natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że musimy się przychylić do decyzji czeskiego arbitra. 23 minuta tego spotkania. Czechy 2, Polska 0. No i moi drodzy, zachwyceni, co tu dużo mówić, nie jesteśmy. Natomiast muszę ci powiedzieć, drogi Kowalu, że... Skończył ci się ten? Nie, mam kolejną ciekawostkę. Dawaj. Otóż Czesi zaimponowali mi tutaj bardziej niż pewien pies. Otóż, moi drodzy, w 95 roku w Domażlicach pies obsikał paczkę, w której znajdowała się bomba zegarowa. Zamoczyło to zapalnik i uratowało życie 15 ludzi. To tylko w Czechach jest coś takiego możliwe. Powtórzę raz jeszcze. W Domażlicach pies obsikał paczkę, w której znajdowała się bomba zegarowa. I oni dzisiaj mi zaimponowali bardziej niż ten pies. No nie szukałem. Pies po czesku nie ma? Nie wiesz, jak jest? Jak jest pies po czesku. Reżyserko, sprawdź, jak jest może osikaniec. To by wtedy wytworzyło. Od tamtej pory już tak może być. Od tamtej pory już tak go nazywają. Także tutaj był jakiś pies, który jeździł koleją, a tu pies bohater, który sikał na bomby. Pies po czesku pes. No to tak bez szału. No, tak. Zawiedziony jest. No. Też. O, jednak Czesi potrafią być... Na przykład wiesz, jak są narkotyki po czesku? Nie, bo nie. Droga. No, być może dla niektórych jest to pewnego rodzaju życiowa droga. A kanapa? Diwan. To jest dziwny kraj, naprawdę. I my z nimi przegrywamy 2-0. O której wróciłeś do domu? Uj, Maciek nie pamiętam, pisze, ale po czesku, więc służy na bieżąco. To tłumacz, Maciek, te słowa, o których rozmawiamy. O której wróciłeś do domu? Nie pamiętam, gdzie było nad ranem i gdzie spałeś na dywanie. A, no tak. A wiesz, tam jeszcze świeży to jest czerstwy, to jest jakby klasyka gatunku czeskiego. Ja dzisiaj takich mniej oczywistych słów szukałem. No właśnie, Maciek nasz, specjalista od dźwięku zna czeski. Ja powinienem się do niego na korepetycję wybrać. Znaczy już teraz za późno, ale przed meczem. Może przed rewanżem. Przed rewanżem. Wiesz, jest szansa, że ja będę z nim do domu wracał, bo mieszka blisko i wtedy... Jak mi ciebie nauczy, poduczy trochę czeskiego. Nauczy, nie wiem, czy nie będzie za późno już, wiesz? No, wiesz, ale ewentualnie posłuchałbym jeszcze kilku takich, których ty zapomniałeś, nie zapisałeś sobie. Powiem ci, że przy tym meczu, przy tym co prezentujemy, powiem ci, powinieneś mieć tu jeszcze jakiś ten słownik. No wiesz, ja nie, w najgorszych snach nie przypuszczałem, że to tak będzie wyglądać, mój drogi. No tutaj parę tych słów. Natomiast Czesi są narodem intelektualistów, bo czytają średnio 64 minuty dziennie i to jest najlepszy wynik w Europie. Być może jak na przykład Jarosław Szilhavý przygotował coś o Polakach, to nie wyrzucili tego, wiesz, do kibla i nie spuścili wody czescy piłkarze, tylko na przykład przeczytali analizę taktyczną i dlatego nas teraz tak jadą. Santos, jesteś z tobą, pisze Julio. Znaczy, trochę tego nie rozumiem. Ale dobra, 26 minuta tego meczu. Biało-czerwoni w tej chwili na połowie reprezentacji Czech, a to nie jest taka oczywista sprawa. Chciał przebić się lewą stroną Karbownik. Nie dość, że się nie przebił, to chyba jeszcze piłka się od niego odbiła. Wyszła na aut. No powiem ci, że na razie Karbownik, mówiąc delikatnie, nie zachwyca w tym meczu. Nie jest to chyba ta lewa noga, o której mówiłeś. No słuchaj, no nie mieliśmy problemy z wyprowadzeniem piłki od tyłu za poprzedników. No to dzisiaj jeszcze bardziej to widać, jest to widoczne. Jednak największe chyba pretensje trzeba mieć do drugiej linii, która na razie nie podjęła tej walki, którą prezentują Czesi. Zwróć uwagę, że oni cały czas tam, nawet jak Souczek... Oni są nakręceni dzisiaj, zdecydowanie. Słuchaj, Souczek się dwa razy zameldował w środkowej strefie boiska. Najpierw Bielikowi, później Lewandowskiemu. Dostał żółtą kartkę jedną. No ale wiesz, jakby dostał wtedy za faul na Bieliku, to pewnie za faul na lewym by nie dostał. Ale oni tam w środkowej strefie boiska to są wszyscy tak zorganizowani, że idą jak... No zobacz, tam nie ma miejsca, tak? Tam nie ma miejsca na to, żeby tą piłkę gdzieś uporządkować. No jak już mamy, to dawaj laga na skrzydłowego i zobaczymy, co... Wykombinuje. Tak, jest Sebastian Szymański. Szymański próbuje teraz uciec jednemu z reprezentantów Czech, no ale Krejčí zatrzymuje gracza Feyenoordu Rotterdam bez żadnych problemów. Jak na razie absolutnie niewidoczny jest piłkarz z Eredivisie. Mamy rzut z autu dla Polaków. Próba dośrodkowania w pole karne skończyła się tym, że mało nie zabił Karol Linetty, jednego z Czechów, trafiając go gdzieś tam w okolice klatki piersiowej, no i chłop znokautowany leży na boisku i kwiczy. My dzisiaj jesteśmy tak nieporadni, że aż zęby bolą, powiem ci, Kowal, naprawdę. No ale zobacz, to Karol Linetty, tak dośrodkowanie. Ma piłkę ustawioną, no i prosto gdzieś tam w okolice szyi, klatki piersiowej, już nawet nie mówię głowy rywala, Souczka. Przed chwileczką Szymański chciał, no dobrze, próbował dryblować, też mu nie wyszło. To nie jest takie proste. Zobacz, jak oni są... Tych czerwonych koszulek wszędzie jest więcej. A przecież po 11 gramy. W każdej części boiska. Nawet jak... Tutaj co chwila będzie faul. No nie jest... Nie radzimy sobie. Każde gdzieś tam... Jedyna szansa dla nas to jest jakiś stały fragment gry. Ewentualnie coś, jakiś wymysł Lewandowskiego, bo nie bardzo widzę to. Przynajmniej do przerwy. Nie wiem, co zmieni Fernando Santos w przerwie. Pracę, jak tak dalej będą grać. Że pada się do tej misji myślisz? Pisze Maciek, że będzie ci na bieżąco puszczał muzykę, znaczy, że będzie ci puszczał czeską muzykę ludową podczas powrotu do domu. Poczekaj tam, ale to z bajki tego Krejčí, co to było za... Nie wiem, Jorzin z Barzin może. Nie, Jorzin, nie, tam... A, Krecik. Krecik. Słynny Krecik, tak. Krecik, tu. No nie, to jak ta bajka się nazywa? Dawaj, Maciek, jak to ona się, bo już zapomniałem, ale o Kreciku była jakaś bajka. No to akurat takie twoje pokolenie to oglądało, bo to jeszcze była... A weź, a Rumcajs to jaki był? A Rumcajs? Nie wiem. Czechosłowacki. Taki, to tak trochę wyglądał na Czechosłowaka Rumcajs, z tą brodą. Taki szalony Czechosłowak. Dobrze, prawą stroną próbują się przebić nasi rywale. Kral, ale na szczęście bez efektu. 29 minuta tego spotkania. Czechy 2, Polska 0 i teraz biało-czerwoni. Jest Sebastian Szymański. Jezus Maria, co my gramy? Kurza, dupa, no. Zielu też już zobaczy. No ale stary, jak my nie potrafimy podać piłki na 6 metrów w bok boiska. Nie, Zieliński podał. Znaczy przyjąć piłki po takim podaniu. No właśnie, bo ale to było bliskie podanie, tak? To chodzi o to, żeby grać szybko i no, jeżeli ty nie przyjmiesz piłki, no to z tego już nic nie będzie. Obrońcy sobie ewentualnie radzą tylko na zasadzie wybijania. Pat i Mat, tak się nazywała ta bajka. Pat i Mat? O Kreciku? Poważnie? Być może to było imię tego Krecika. No nie wiem, tak mi napisał Maciek, może mnie wypuszcza. 29 minuta tego spotkania. Czechom się chyba wydaje, że są na jakimś koncercie, bo wzięli te telefony komórkowe i zaczynają nimi machać. Zobacz, zobacz, jaka atmosferka. Może tam jakiś, może tam ta Halina Wądraczkowa przyjechała i gdzieś gra, bo my nie słyszymy dźwięku. Więc kto wie, może jakiś taki koncert przy linii bocznej uznaje, że ci Polacy są tak nudni, że muszą jakoś ten mecz zdynamizować i wprowadzić, powiedziałbym, element artystyczny. Tak jak kiedyś, nie wiem, Maryla Rodowicz grała w 74. na mundialu przed rozpoczęciem meczu reprezentacji Polski. Nie no, co my robimy? My nie potrafimy jednego dobrego podania zagrać. No przecież to jest katastrofa. No, Zielek bije brawo, ale zdaje sobie sprawę, że to była szansa na wyjście z kontry. No ale zagranie od razu w aut. No, brak przyspieszenia, to jest nawet jak masz kawałek wolnego miejsca, to nie wiem, na co nasza reprezentacja liczy, czy że ci Czesi się zmęczą i nie będzie tego pressingu wysoko. No, grają cały czas czwórką, piątką zawodników na naszej połowie. Szczęsny przerażony. No dobra, laguj na Robercika. Miał nie być, ale musisz. Tak, no chyba nic. Selekcjonerzy się zmieniają, taktyka nie. Laguj na Robercika to jest. To nie ma innej opcji, no. No dobrze, na kogo innego poleciała ta piłka, no zagrał w lewo, ale na Frankowskiego tyle, że... To jest padaka. No jest padaka, a ponoć Francja już leje Holandię 3-0. A to już pewnie Mbappé sobie ze dwie strzelił, może jeszcze Griezmann coś, wiesz, no to akurat... 31 minuta tego spotkania. Biało-czerwoni przegrywają w Pradze 2-0 w pierwszym meczu eliminacji do Euro 2024. Przypomnijmy też, że kontrakt Fernando Santosza jest tak skonstruowany, że jeżeli byśmy te eliminacje przeszli, no to automatycznie jest przedłużony na eliminację w 2026 roku do Mistrzostw Świata. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, a w ogóle ciekawostka jest taka, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale on z reprezentacją Portugalii w Lidze Narodów na tym stadionie jesienią wygrał 4-0. Więc musi mieć dużego mindfucka, bo teraz przyjeżdża i dostaje taki wpierdziel. Z reprezentacją Portugalii. Bierzmy to pod uwagę. To... No, ja wiem, że nie z San Marino, ale no, niezależnie od tego... Słuchaj, Czechów nie było na ostatnim mundialu. Nie? Zresztą tutaj jest... Słuchaj, nie spodziewał się od razu pewnie gdzieś tam po 3-4 minutach porażki albo przegrywania meczu 0-2, ale pewnie też nie spodziewał się, że jego zawodnicy nie są w stanie przez następne prawie pół godziny zareagować na to, co się wydarzyło na początku spotkania. No to tak wygląda na tą chwilę, że dziękujmy Czechom, że nie atakują dalej. No po prostu oni sobie już kontrolują ten mecz. Pamiętajmy, że tutaj się liczą, to nie jest tak jak w eliminacji do Mistrzostw Świata bilans bramkowy, tyle że mecze bezpośrednie. Antyfutbol. Trafiliśmy do grupy śmierci. Za mała premia była. Linetty się rozpędził, kółeczko i do tyłu. Zdobywamy teren. Wolno grają. Ja się pytam, gdzie jest Krycha. Grupa śmierci. Czesiu, wracaj. No i tutaj piszą, że jednak nas oszukano, że Pat i Mat to jest jakaś inna bajka, a Krecik to Krecik. Tak, no właśnie. Tak, Maćkowi nie można... No Maciek też pamiętaj, że on, słuchaj, jest dużo młodszy ode mnie, to nie jest tak, że on pamięta. No. Każdy tu jest dużo młodszy od ciebie. Mm-hmm. Jeszcze jedno słowo, ale w tym kraju chyba wszyscy. Ale jest takie brzydkie, więc nie wiem, czy mogę tutaj ten... Jakie? No może to ty przeczytasz. Dośrodkowanie w pole karne, będzie okazja dla Polaków po prawej stronie, jest jeszcze Frankowski, zagranie do Roberta Lewandowskiego, ale reprezentanci Czech wybijają tę piłkę. Jak nie prawą, to może lewą stronę. No, próbuje tutaj Zieliński, ale tylko był w stanie popchnąć Coufala. Tu masz informację od Maćka. Nie wiem, czy chcesz się tym podzielić, czy nie, Kowal. Nie, ale to jest fajna informacja. No to możesz przeczytać, jak chcesz. Ale jestem nasrany. No tak, bo to słowo, które Kowal wypowiedział, to znaczy po czesku wpiony. Więc wszyscy teraz jesteśmy. Cały nasz naród, można powiedzieć. Słuchaj, wtedy mówią tak, nie przeklinasz na antenie. Tak. Po prostu mówisz, że jesteś nasrany i tyle. To jest to jakiś fakt. Ja proszę jeszcze o kolejne słowa, bo mi się już skończyły moje. Ja już to, co miałem, to wypisałem. Ja tam dalej już takie sportowe rzeczy mam wypisane. Po prostu myślałem, że tu jednak sport będzie dominował mimo wszystko. A coś na temat piłki nożnej w wykonaniu reprezentacji Polski powiedzmy, czy nie da rady? Bardzo chętnie. Już zaraz ci powiem, jakie mam ciekawostki. Daj mi sekundkę. Coś sobie znalazłem. 1 300 000 euro rocznie dostaje Fernando Santos za to, co tutaj się dzieje. Ja bym za 1 000 000 wziął. jeżeli mnie pytasz. Też bym ich tak poprowadził. Ja coś ci powiem. To nie jest tak, że ja oczekiwałem tu cudu, ale też nie oczekiwałem od selekcjonera czegoś takiego, że jego zespół wyjdzie. Słuchaj, to jest wina chyba raczej zawodników. No. Dostać w pierwszej 29 sekundzie z autu. Wiesz, z czym mi się to tak troszeczkę kojarzy? Pamiętam jak, nie wiem czy to, znaczy to była drużyna szwedzka w europejskich kwalifikacjach do pucharów bodajże Hamarby parę lat temu i pojechał tam Michał Probierz z Krakowią. Mhm. I było tak, że Krakowia rozpoczynała mecz od środka boiska. A myśmy to chyba komentowali w ogóle. Oczywiście to rozpoczęcie typowo po polsku, nie? Zagrali, wiesz, podanie do siebie, dawaj na nich, nie? I piznął w aut, nie? A ci Szwedzi z autu i gol. No, mi się wydaje, że myśmy to komentowali chyba. Ten... Było z autu, a tak. Bardzo tak, możliwe, że tak było. Żeśmy to robili tak, a tam od razu oni rzucili z autu, pojechał gościu lewą stroną, wrzucił i wyjąć, nie? I też tam jakaś była, nie wiem, 20 któraś, czy może 30 któraś sekunda. No ale z autu na wstępie to nie jest wina selekcjonera ani żadnego trenera, tak? To nie jest wina probierza, że ktoś z autu mu... Słuchaj, no widzieliśmy tu, ci zawodnicy, no... Krycie w polu karnym przy wrzutce z autu było nijakie. Mój drogi, tutaj muszę ci jeszcze powiedzieć istotną informację. Otóż trafiłeś jednak, co ekspert, to ekspert. Otóż Griezmann, Mbappé, a także Upamecano, czyli 2 z 3 trafiłeś strzelców. Nie no, ale to akurat chyba w przypadku Mbappé to nie jest jakiś, wiesz... Próba uderzenia z dystansu, no ale może, właśnie, naciśnięta próba. Może bym się jednak... Znaczy może trochę się dziwię, jak powiedziałeś, że 3-0 tak szybko już jest, nie? Czyli jesteśmy lepsi od reprezentacji Holandii. To też przyjemna informacja. Tak no. Taką może narrację teraz PZPN po tym meczu. Nie, jesteśmy lepsi. Próbował uderzać Piotr Zieliński z dystansu. Ciężką Mbappę znaleźć w reprezentacji Czech. Słuchaj, kto wie jak się potoczy kariera na przykład Juraska. Może to jest jego pierwszy wielki mecz i potem już wiesz. Będzie rozpoczynać teraz Pawlenka, moi drodzy, z 5. metra. 36 minuta tego spotkania. Jeżeli chodzi o poziom gry reprezentacji Polski, no to jest to długimi momentami koszmar, ale myślę, że doskonale sobie z tego zdajecie sprawę. Ale cały czas ten wynik, taki jak w debiucie Paulo Sousy, chciałem tylko dodać, że jest prawdopodobny matematycznie, ponieważ tam było 3-3, przypomnę. Tak, tak. I tam też źle rozpoczęliśmy. Tam katastrofalnie przecież Tam Helik, tak. No mówię, tam Helik się zarządzał defensywą. Tak, od razu od samego początku debiutu. Tak zarządzał, że myśmy tutaj się z Kowalem, powiedziałbym, przeżegnywali nogą. No ale też pamiętajmy, że tam było od razu przejście na tą, tak, z Helikiem przejście na trójkę środkowych. I tyle było. No ale zobacz, Czesi tutaj... Ale jaka to jest agresywność? Druga kartka dla Czecha, żółta, faul za faul w środkowej strefie boiska. Brabet tam wyciął Sebastiana Szymańskiego. Jak mogłeś, naprawdę. No, ale to oni to wszystko robią na połowie. Oczywiście sędzia tutaj rozdaje kartki. No ale to dobrze dla nas, słuchaj. Może coś to sprawi, że będą grali w 10. No właśnie, w tą stronę chciałem iść. Chociaż to nam dużo nie da, jak będziemy dalej się prezentować właśnie w taki sposób. A tylko raz przegraliśmy na inaugurację nowego selekcjonera. Wiesz kogo? Nie. Leo Benhaker w Bydgoszczy z Finlandią 1-3. I taki wynik też jest ciągle tutaj możliwy, choć nie jesteśmy w Bydgoszczy. Ciekawe, jak jest Bydgoszcz po czesku, pewnie Bydgoszcz. Ale tam na euro pojechaliśmy po raz pierwszy w historii. Nie, Bydgoszcz po czesku to pewnie Toruń, to by pasowało do Czech, szczerze mówiąc. To by tak było jak ten maj. Maj z kwietniem, tak? No, to dla Bydgoszcz może być Toruniem. 38 minuta spotkania, moi drodzy. Czechy 2, Polska 0. No i niestety jesteśmy cały czas z Kowalem nasrani i no, nie ma szans na to. Mnie się wydaje, że cały naród jest nasrany już w tej minucie. Jedyny pozytyw, jaki w tej chwili widzę, to tak od... No ale będzie korner w tej chwili. A Czechów, mdłości... że od 20 kilku minut Czechów nie ma pod bramką Szczęsnego, nie? Wiesz, że czujemy teraz niewolność. Można powiedzieć, to są mdłości. Mdłości. A desperacja to jest, teraz reprezentanci Polski są zoufalstwi. To jest właśnie desperacja, zdesperowany, zaufalstwi. Ja w ogóle bardzo, myślę, że jak wiele osób lubię te przygody Wesołego Wojaka Szwejka. To fantastyczna książka. Czytałeś? Nie. Nie, no Kowal. To jest lepsze jaja niż na tym boisku dzisiaj, naprawdę. W przeciwieństwie do ciebie trenowałem ciężko. Słuchaj, ja też kiedyś często trenowałem. Ostatnio, słuchajcie, Kowal schudł 10 kg, ja przytyłem 10, oddał mi 10 kg i teraz jesteśmy już podobni wagowo. Niestety. Lewą stroną boiska próbował się przedrzeć ten, na którego my naprawdę dzisiaj musimy uważać, bo wydaje mi się, że Krajl jest jednym z tych piłkarzy, którzy bardzo dużo problemów. Kral, przepraszam, jest jednym z tych piłkarzy, którzy bardzo dużo problemów w reprezentacji Polski sprawiają w drugiej linii i z którymi sobie po prostu nie radzimy. Oj, tutaj dosyć takie brutalne wejście właśnie Bielika. A hańba to jest ostuda. Ostuda! Ostuda! Możemy tak krzyczeć, jak wrócą reprezentanci Polski. Może ich przywitamy na lotnisku, Kowal. Ciekaw jestem, czy mamy kogoś w reżyserce, kto zna albański. Bo to się skoi na poniedziałek. Albo Maciek, naucz się do poniedziałku albańskiego, jakbyś mógł. To też będzie dosyć istotne. Słuchaj, my też możemy weekend poświęcić na język na albański, tak? Hmm. Tak. Pójdziemy sobie do knajpki, gdzieś usiądziemy na kawce, gdzieś będą pytali, co robicie, a mówimy, a wkuwamy albański. A u ciebie co tam? Czeski film. Tak, czeski film. Powiem ci, jest tak, co tutaj jest rzeźba w środkowej strefie boiska, ten sędzia sobie radzi. Dla mnie na razie taka pozytywna postać, bo nie jeden by tutaj już nie ogarnął tego, co się wyprawia. To są faule tak na żółtą kartkę. On na razie dał chyba dwie dla Czechów. No ale to tak, bo tak, Bielikowi nie dał. Ale co przy tym naszym środku pola rozegraniu możemy sobie tutaj powiedzieć, no zwróć uwagę, wracamy do tego samego rozegrania od tyłu, nie będziemy sobie teraz pykać. Brakuje mi Glika, bo byłoby podobnie. Wszyscy się zorganizowali. Nie, no Czesi są, powiem ci tak, tak ustawieni. To widać, że to jest drużyna, która nie została powołana w przypadku, tak? No ale też pamiętajmy, że ich selekcjoner pracuje pół dekady. No. Nie. Tymczasem będzie okazja dla Polaków, uderzenie z dystansu i naprawdę całkiem przyzwoity strzał Karola Linettego, mówię całkiem przyzwoity, jak na standardy tego spotkania, no bo uderzenie z 30 metrów dosyć mocne. Musiał tam Pawlenka wysilić się, żeby tę piłkę odbić do boku. Karol Linetty teraz niepocieszony, zdaje sobie sprawę, jak ważna byłaby dla biało-czerwonych tutaj ewentualna bramka do szatni, prawda? Ale, troszeczkę no tak, ale zdajesz sobie sprawę, że to nie jest takie łatwe 30 metr, nie? I zaskoczyć bramkarza. No. On, wiesz, był trochę zasłonięty, ale miał też tam sporo czasu na reakcję, właśnie dlatego, że to było dosyć daleko, bo gdyby rzeczywiście to było uderzenie z 20 metra, gdyby ten obrońca stał relatywnie bliżej bramki Pawlenki, to kto wie. Natomiast tu było jednak troszkę rzeczywiście za daleko. Z takiej odległości chyba ostatnią bramkę przeciwko naszej reprezentacji na Narodowym strzelił Harry Kane. Jak Szczęsnego zasłonił Bednarek. Było tak. Jest ten Bednarek, to jest w tyle nieciekawych historii wmanewrowany, jeżeli chodzi o polską piłkę. Przypomina mi się nasz mecz z Senegalem, który komentowaliśmy. Kowal, no. Powiem ci, że akurat tutaj w przeciwieństwie, znaczy akurat to jest jeden z tych zawodników, który gdzieś tam, wiesz, no był jednak odsunięty na Mistrzostwa Świata. No, nie był to wybór. Tak? Ale nie grał, teraz gra. No tak, no było przejście. No, nie grał, teraz gra, bo jaki tu jest wybór? Ale mówię, że nie grał wtedy w klubie za bardzo, a teraz gra. No gra. No nie mamy zbyt wielu. Popatrz, a ile my mamy stoperów, którzy grają regularnie w tej chwili i którzy nie są kontuzjowani? No nie jest dobrze. Tak, ale wiesz, zdaję sobie sprawę, że też do Bednarka mieliśmy dużo pretensji w tym systemie. Dlaczego Czesław Michniewicz nagle postanowił zmienić się na czwórkę obrońców? Bo nie miał trzech. Nie mógł znaleźć w Polsce trzech. Na końcu tak powołał Jędrzejczyka na Mistrzostwa Świata. No. Prawda. No bo to wiesz, no, bo jak nie masz trzech, to jak grasz na trzech. A to było na początku pracy Michniewicza, no przecież zdawaj sobie sprawę, że nie, no musimy grać na trzech i od tego gdzieś tam pewnie i jednym z nich jest Bednarek, no ale w tej chwili widzimy, że no tu jest chyba problem tego chłopaka jeden taki, no niekrycie w polu karnym przy jego wzroście, przy tym aucie, pogubiony gdzieś. No nie. Więc to mi się wydawało, że to będzie kiedyś lider reprezentacji, jak Glik skończy. No, takie karierę, naturalne by to było, prawda? No, ale powiem ci, że już mam wielkie wątpliwości, że czy on w ogóle kiedykolwiek będzie w stanie liderować tej defensywie. Teraz Polacy próbowali gdzieś tam przebić się prawą stroną, natomiast znowu bez efektów. Bardzo łatwo dzisiaj zatrzymywany jest Sebastian Szymański przez rywali. Bardzo łatwo też zatrzymywany Robert Gumny. On zderzył się z Brabecem, a właściwie wbił się w obrońcę drużyny reprezentacji Czech, który ma już na swoim koncie żółtą kartkę. Tymczasem Piotr Zieliński lewą nogą w pole karne. Jest już tutaj dośrodkowanie od Bielika, ale nie było komu zamknąć tej akcji. Mniej więcej na 7-8 metrze od bramki Pawlenki, bardzo wysoko, bardzo daleko od własnej bramki teraz Wojciech Szczęsny, gdzieś tam na wysokości koła środkowego, na połowie polskiej reprezentacji. 44 minuta, debiut Fernando Santosa, który aż poluzował krawat, wiesz, bo tutaj było widać, że on już tak wygląda trochę jak gość, który, wiesz, wraca z biura po 8 godzinach tyrki i tak trochę... Mam poluzować też? No, przeciwnie się do ciebie poluzowo, nie? Ja może zdejmę krawat na drugą połowę, co ty na to? To może przyniesie nam szczęście, może teraz właśnie bez krawata. Zaraz się to wszystko okaże. 44 minuta, to już mówiłem. Po prawej stronie Robert Gumny. Gumny, rozciągnięcie gry, gdzieś tam w kierunku ta piłka zagrana zawodnika z numerem 19, czyli Frankowskiego. No. Ale nie, zobacz, zagrywasz teraz piłkę do środka, tylko że w tym środku jest zatrzęsienie Czechów. No, nie ma jakiegoś wyjścia na pozycję. Nie jesteś w stanie uwolnić się dryblingiem czy coś. Zobacz, i później dochodzi do takich spięć. Ale to jest wszystko środkowa linia. To... Zupełnie nie widać na tym boisku, że Czechów jest dużo mniej niż Polaków na świecie, nie? To wygląda, jakby było więcej. Jak jakby 13 było. Zobacz, mecz ustawili, a już te zagrywania do skrzydeł jest to jakieś dramatyczne. Co nasi skrzydłowie wyprawiają, to jest jakieś nieporozumienie. I jeszcze teraz trzecia brameczka może do szatni. Rozpoczęli z przydupem i z przydupem zakończą. Jurasek, 40 metrów od naszej bramki. No ja się trochę boję na przykład, co się tutaj jeszcze może wydarzyć. Robert Gumny wybijający piłkę. Jezu, my mamy ciągle jakieś problemy. Jeszcze do tego sędziego biednego Sidiropoulosa wykrzykują coś polscy defensorzy. Ja myślę, że my się jednak skupmy na sobie, a nie na arbitrze. Mamy tego farta, że Czesi naprawdę sobie zrobili wynik i oni tak te ostatnie, nie wiem, 30 minut pierwszej połowy, no nie atakowali. To nie było takie, dawaj, idziemy po 3 do 0 czy 4 do 0, bo ewentualnie, gdyby tak ruszyli, nie wiadomo, jakby wyglądała gra nasza defensywa, więc zobacz, oni też sobie grają tutaj, o, pyk, teraz pressingiem lekko, a już, słuchaj, widzą, jakich mają rywali. Ewentualnie, mówię, może by ich przestraszył jakąś bramką strzeloną przez reprezentację Polski, no ale... Teraz po prawej stronie... Jedyna sytuacja była ta Frankowskiego, tak? Ten strzał w środek bramki, no. Bo też nie wiem, jakby się skończyła, czy ewentualnie później nie byłby warowana ta sytuacja. Teraz w polu karnym reprezentacja Czech, szansa na bramkę numer 3, na raty, broni Wojciech Szczęsny, a mógł tam Krejci po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu zapisać się na liście strzelców. No nie ma dla nas też grecki arbiter litości, bo dolicza tutaj jeszcze 3 minuty do tych podstawowych 45, a Czesi jakby przyspieszyli, a Czesi jakby jeszcze chcieli równie efektownie zakończyć tą pierwszą połowę, co ją rozpoczęli. No i to jest dla nas problem, chociaż teraz Jurasek, dalekie podanie do tyłu do Pawlenki, w pole karne swojej reprezentacji. Tymczasem przerzut na połowę polskiej reprezentacji, ale tutaj gdzieś zahaczany przez jednego z rywali Robert Gumny i będziemy mieli rzut wolny w centralnej części boiska. Super, słuchajcie, telewizor nam się za minutę wyłączy. Kowal. Idealnie, nie? Tak, ja muszę popatrzeć, gdzie jest ten pilot. Tylko nie wciskaj, bo pamiętaj, że raz to tak, jak coś próbowaliśmy zrobić, nie? To znowu włączy jakiś serial na Discovery albo... O koniu. Idzie, Maciek biegnie. Trzęsie się tutaj coś, 8 w skali Richtera, jest trzęsienie ziemi. Ta, nie, tak to jeszcze widzimy. Tylko, Maciek, jak jest autowyłącznik po czesku? Nie wie tego. Widzisz, on taki kozak, jak ma dostęp do tłumacza, jak nie ma to. Jak można nie wiedzieć, jak jest po czesku autowyłącznik? Jeszcze około 80 sekund do końca tej rozpaczy. Tak, natomiast my jesteśmy Nemechlo, Łamagi. Nemechlo to Łamagi. Ale to my we dwóch? No my też, ale oni bardziej. Dzisiaj na boisku. Mów za siebie. Będzie dośrodkowanie z rzutu wolnego. Lewą nogą Sebastian Szymański. Fatalna wrzutka na 16 metrze od bramki Pawlenki. Wybita piłka głową przez jednego z jego defensorów. Jeszcze przerzucamy na lewo, ale tutaj Kiwior no, powalczył o tę piłkę, udało mu się ją odzyskać, natomiast już Czesi ustawieni, już gdzieś wszystkie strefy pokryte przez reprezentację Szilhavego i po raz kolejny Polacy są bezradni i zmuszeni tak naprawdę, żeby tę futbolówkę zagrać do tyłu, czyli w tym konkretnym przypadku do Wojciecha Szczęsnego, a Wojciech Szczęsny co? Laga na Robercika. Ale laga na Robercika, no tylko co zrobił Szymański z tego stałego fragmentu gry? No jest ostatnia minuta doliczonego czasu gry, znaczy pierwszej połowy. Wchodzi tam Bielik, wchodzi Bednarek, środkowy obrońca. Wszyscy rośli zawodnicy. Kopnął w klatkę piersiową Czecha na 16 metrze. No to była i tak ostatnia szansa pewnie tej pierwszej części, żeby ewentualnie ze stałego fragmentu zaskoczyć rywala. No to nie, to też trzeba było źle wrzucić. No to są takie elementy gry w piłkę nożną, gdzie później jak ci nie wychodzą, no to na co możesz liczyć? Na jakiś przebłysk kogokolwiek, tak? Tylko że no w tej pierwszej połowie... no, porozgrywaliśmy. No to sędzia stwierdził, jak będziecie tak se klepać, to ja idę do szatni, nie? Tak, sędzia się nad nami ulitował, zagwizdał, kończy się pierwsza połowa tego meczu, Kowal idzie zapalić, ja idę, nie wiem, uderzać głową w ścianę, bo mamy trochę dosyć i wracamy. Uważaj, uważaj, bo nożyczki mogą być na zewnątrz. Wracamy. Ja się boję, że otworzę te drzwi i pierwsze to zobaczę, to stan z nożyczkami. Albo sekator jakiś tutaj, wiesz. Jezu, o matko, bo ten żywopłot jest... Od razu sekatorem chcesz, nie? Sekatorem to wiem, że Michał Pol się obcinał, jak miał dłuższe i gęstsze włosy, bo tak tego było trzeba. No i może mieć ten i zaraz będziesz miał krawat. No i będzie dramat krawat. Dobrze. W czeskim akcenty są na pierwszej sylabie. Człowieku, tu nawet nas ludzie słuchają, którzy są ekspertami od Czech. Dziękuję bardzo. Wyspa napisała. Napisała w dumnie Wyspa. To też dziwne. Dobra, wracamy za kwadrans. Moi drodzy, Skórasiem oraz Świderskim ich, wyłączcie nam muzykę, dziękujemy. Skórasiem oraz Świderskim ich schodzą Michał Karbownik z boiska, zamiast niego Michał Skóraś, bo Fernando Santos ma taką zasadę, że liczba Michałów zawsze na boisku się musi zgadzać. Co by się nie działo, to musi być na boisku przynajmniej jeden Michał. Karol Świderski, a on zastępuje Krystiana Bielika, czyli tutaj powiedziałbym, że zofensyzowanie, wiem, czy takie słowo, dzisiaj za dużo dziwnych słów. W każdym razie będziemy grać ofensywniej, ponieważ są Szymański, Zieliński, Świderski, a także Lewandowski, czyli przechodzimy na ustawienie z dwoma napastnikami, rozumiem, że, panie Wojciechu. No, wydaje się, że Zieliński wróci tam, gdzie jest jego miejsce, czyli bardziej do środka pola, nie będzie grał za plecami Lewandowskiego, tak to wyglądało. On tam nie potrafi za bardzo tego robić. On jest od tego, żeby dryblować i rozgrywać piłkę, czyli Świderski będzie z lewym z przodu, a Zieliński bardziej w środku. Skrzydła, tak? No to wiemy doskonale, że jak wyglądały w tej pierwszej części spotkania, no powiedzmy sobie jasno, no. Nie było ich. Karbownik? No nie jest to powrót do... Zresztą nie miałbym pretensji do Karbownika, że ktoś rzucił z jego strony aut. No, tam się nie da przykryć zawodnika, tak? To nie jest jego wina, że z jego strony padł pierwszy gol. No i tak więcej zamieszania było po prawej stronie, jeżeli chodzi o polską reprezentację. Tutaj miał bardzo duże problemy z Juraskiem. Najpierw Metikesz, który po kilku minutach, przypomnijmy, zszedł kontuzjowany. Zamiast niego Robert Gumny, ale też nie było to jakieś spektakularne wejście, a tymczasem Czesi dynamicznie chcą rozpocząć. Tam sprintem biegł w kierunku piłki Kral pod linię końcową, starając się zrobić wszystko, żeby ją gdzieś tutaj złapać, zanim wyleci poza linię końcową, no ale ta sztuka mu się nie udała. Taki, powiedziałbym, David Luiz czeski, nie? Jeżeli chodzi o fryzurę tego zawodnika. Trochę inna pozycja, trochę mniejsze umiejętności, ale dzisiaj tak długimi momentami robi, co chce z polską reprezentacją. Przypomnijmy nasz skład na ten moment. Szczęsny, Gumny, Bednarek, Kiwior, Skóraś, Linetty, Frankowski, Świderski, Szymański, Zieliński, a także Robert Lewandowski. To jest zestawienie po zrobieniu trzech zmian przez Fernando Santosa. Tymczasem piłka zagrana z autu pod polskie pole karne. 47 minuta tego spotkania. Czechy 2, Polska 0. Przypomnijmy, że straciliśmy bardzo szybko dwie bramki w ciągu właściwie pierwszych 3 minut. I teraz myślimy, co tutaj zrobić, żeby gdzieś ten wynik poprawić. No i oczywiście ja nie mam krawata i teraz, moi drodzy, pytanie mam do was. Jak straciłem krawat? Czy Krzysztof Sanowski obciął mi go nożyczkami? Czy Tomek Smakowski zaatakował mnie tuż po wyjściu ze studia i powiedział, że jak mu nie oddam krawata, to mi spuści manto, a wiemy, że Tomek trenował kiedyś boks? Czy wydarzyło się jeszcze co innego? Czy Michał Pol sekatorem? Czy Michał Pol sekatorem? Co się wydarzyło? Kowal wie, więc się śmieje, a wy nie wiecie. Nie wiem, bo wyszedłem na powietrze. Na papieroska. Złapać tlenu troszeczkę po tym, co obejrzałem w pierwszych 40. Teraz w polu karnym Polacy, ale fatalne zagranie od Skórasia, które gdzieś tam za plecy Świderskiego wyhamowało tę akcję, natomiast Karol jeszcze się przy piłce utrzymał. Lewą stroną biało-czerwoni, próba dośrodkowania. Sugeruje tam, że była ręka Frankowski, ale absolutnie Holesz nie zgadza się z jego interpretacją zdarzeń, natomiast no, dobre jest to, że w ogóle żeśmy się znaleźli w okolicach pola karnego reprezentacji Czech. Stawiam na Tomka, sekatorem. Tutaj ile ludzi... Jezu, Smoku zerwał mu krawat i wcisnął do gardła. Tutaj jest brutalny jakiś... Ludzie, u nas aż nie ma takiej atmosfery, żebyśmy tutaj się tak tłukli. Jest dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale piłka wybita przez reprezentację Czech. jeszcze biało-czerwoni. Powiem ci, że na tych naszych, na tym monitorze słabo te numery naszych zawodników widać, nie wiem, nie? Tak jakoś tak się odbijają ten biały kolor. Robert Lewandowski, jesteśmy 30 kilka metrów od bramki czeskiej reprezentacji, utrzymał się przy piłce lewej, ale tam nie było za bardzo możliwości, aby zagrać do przodu, w związku z czym zagrał gdzieś tam po skosie, szukający Karola Linettego. Linetty jest jednym z tych zawodników, którzy ostali się na boisku po pierwszej połowie dzisiejszego spotkania, choć też jakoś specjalnie nas swoją grą nie uwodził. Jeden plus tej drugiej połowy po tych zmianach i ewentualnie, nie wiem, co powiedział Santos w przerwie naszym reprezentantom, że nauczymy się może, przynajmniej przez chwilę, grać w ataku pozycyjnym z takimi rywalami, bo wiem doskonale, że nam to w ogóle nie wychodzi, ale się możemy też nadziewać na jakieś niebezpieczne kontry. Stan odgryzł krawat. No, aż tak grubo to nie było. Dobrze, co się dzieje tutaj na boisku? Próbował Karol Świderski uciekać Brabecowi, który go wyciął, a przypomnijmy, że Brabec ma na swoim koncie żółtą kartkę. I powiem ci, że to był taki faul, że ja bym się zastanowił na miejscu Sidiropoulosa. Myślę, że gdyby nie miał tej żółtej kartki Brabec, to by ją teraz dostał. I być może to będzie takie last warning, tak jak było z Souczkiem, który najpierw sfaulował Lewandowskiego, potem wykonał w pierwszej połowie drugi faul i ten drugi faul pokazał mu wtedy grecki sędzia, odwrotnie, że to jest to znaczy tak, kartka, że należała się za faul na Bieliku, a później na Lewandowskim dostał, bo to był drugi faul. Tylko zwróć uwagę, że oni wszystkie te faule popełniają przy środkowej linii boiska. To wiesz, to ten sędzia jak gdzieś tam ma zapisane w głowie, że on już ma, to już nie będę mu dawał za dwa faule w środkowej strefie boiska dwóch żółtych kartek, bo to no tak, wiesz, tym bardziej, że pamiętajmy, to Grek, to on jest tak troszeczkę nastawiony do tego, że no ale trzeba próbować. No, Świderski coś ewentualnie może wniesie jeszcze do tej gry reprezentacji. Może ten Zieliński bardziej, znaczy więcej, częściej przy piłce w środkowej strefie boiska. Może tych Czechów da się, taką mam nadzieję, naruszyć. Kowal już chowa tabliczki od 10 do 2, pisze Mateusz. Przed meczem od 6 do 10 schowałem. Tak, a teraz już schował właściwie od 5 do 0. Zostało mu tylko minusowe. Zagranie piłki do Michała Skórasia, ale od mało Kiwiora. Ekskluzywne. No, znaczy, wiesz co, powiem ci, może i pomysł świetny, tyle że no, Skóraś nie zdążył. Tutaj w ogóle nawet taki kibic siedział w kapeluszu i w okularach przeciwsłonecznych, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. No dzisiaj też nie brakuje na trybunach oryginałów, nie tylko my jesteśmy oryginałami, jeżeli chodzi o grę. 51 minuta tego spotkania, może teraz biało-czerwoni, jest Frankowski, próba zagrania do Roberta Lewandowskiego. Wszystko działo się 20 metrów od bramki reprezentacji Czech, no ale właśnie, poradzili sobie Czesi z tą sytuacją, jeżeli chodzi o Polaków i teraz musimy wracać. Chlożek, rozciągnięcie na lewą stronę, tutaj będzie atakować jeden z Czechów, czyli ten Jurasek, na którego musieliśmy bardzo mocno uważać w pierwszej połowie i który ma asystę. Przecież przy bramce numer 2 teraz Robert Gumny coś tam pokazuje jednemu ze swoich kolegów, jakby takim gestem wiem co mam robić, dokładnie mam tego Juraska rozpracowanego. No tak to nie wyglądało. Tymczasem pokazuje nam również realizator kibiców reprezentacji Polski uderzających w bęben i jeszcze gdzieś tam dopingujących biało-czerwonych. Znów Polacy, jest po prawej stronie, właśnie Robert Gumny, ruszamy z kontratakiem, 4 na 5, czy uda nam się tę akcję utrzymać, dośrodkowanie w pole karne, ale wracający tutaj gdzieś we własnej 16 Brabec, niestety to podanie przeciął, mówię niestety, bo tam nadbiegali i Karol Świderski, ale także również Robert Lewandowski, tymczasem trzeba wracać, jakby z taką większą agresją Polacy rozpoczęli drugą połowę tego spotkania, widać, że tam, nie wiem jaki jest opierdziel po czesku, może nam Maciek sprawdzić, ale musiał nastąpić tutaj opierdziel od tej strony tutaj oczywiście Fernando Santosza. Pewnie Fernando Santos był w przerwie jaki? Na pewno nie był, już ci mówiłem, że na pewno, że nie, no tak, wiesz, że tak, ale na pewno nie był ochleduplny, ale czyli nie był taktowny, był nasrany. A nasrany był. Tak, czyli bardzo zły, nawet można by powiedzieć. Tymczasem, moi drodzy, co? Tymczasem Holerz wyprowadza piłkę, jeżeli chodzi o czeską reprezentację. Souczek, on także ma na swoim koncie żółtą kartkę. Souczek i chyba jakby jakiś wirus od Polaków złapany przez kapitana czeskiej reprezentacji, tak zwany wirus niedokładności, bo Jego rozrzucenie piłki na prawą stronę boiska było fatalne, absolutnie do nikogo, ewentualnie do wyimaginowanego przyjaciela zagrał teraz Souček i w związku, nawet podobnie do Petraszka, tak trochę z twarzy, nie? I nawet w związku z tym nic dobrego Czechów nie spotkało. Rozgrywają też się reprezentanci gospodarzy. Jarosław Šilhavý dał sygnał Czechom, żeby ruszyli na rozgrzewkę, bo też mimo tego, że jego zespół ten mecz kontroluje, pewnie widzi jakieś weak pointy, które można gdzieś tutaj ewentualnymi zmianami no, sprawić, że będzie lepiej. No i ten Frankowski, zobacz, gra na lewej teraz stronie obrony, czyli jakby UEFA wiedziała, zanim to było modne, widzisz? Wiedzieli, że Karbownikowi nie pójdzie i rozpisując ten skład i dając Frankowskiego na lewej obronie, tam pracuje jakiś niezły analityk taktyczny, drogi Wojtku. Portugalczyk pewnie. Może tak być. Słuchaj, ostatnio jak... No dobrze, przegrywaliśmy dosyć często ostatnio 2-0, bo i z Francją, ale z Argentyną, pamiętasz, błagaliśmy, żeby nie strzelali nam trzeciej. Tak. Myślisz, że będzie podobnie? A nie wiem. Nie no, bardzo bym nie chciał. Błagać Czechów, żeby nam nie strzelali goła na 3-0. Wojtek. No biorę pod uwagę, że słuchaj, historia lubi się powtarzać, a no nie, może tak właśnie ta agresja w środkowej strefie boiska, którą... Teraz Karol Świderski, no właśnie, a może ci rezerwowi dadzą impuls. Rusza Karol Świderski, zagranie na lewą stronę. Sebastian Szymański, wrzutka w pole karne, Robert Lewandowski skakał do tej piłki, ale udało się tylko i wyłącznie rzut rożny wywalczyć. W tej sytuacji tam przeszkadzali mu Krejci, a więc autor gola numer 1 z jeszcze jednym zawodnikiem. Popatrzmy tak. Tak to wyglądało i to ja a propos Krejciego, to mamy, moi drodzy... Ciekawostkę. Sparcie Praga gra 2 Ladisławów Krejcich, tak jak kiedyś 2 Tomaszów Sokołowskich w Legii. No widzisz. Nie wiem, co z tym zrobisz, ale teraz będzie okazja dla Polaków. Co tam się wydarzyło? Chyba Robert Lewandowski tak uderzał głową z bardzo bliskiej odległości. Po lewej stronie pola karnego wydawało się, że to musi być gol. Dobre przedłużenie Świderskiego. Uderzył głową i nosem w czaszkę Czecha. Tak, tak. Uderzył głową w piłkę, nosem w czaszkę Brabeca. No i to wszystko gdzieś nie wyszło, tak jakby sobie tego życzył Robert Lewandowski. Myśmy na chwilkę struchleli, bo wydawało nam się, że to naprawdę może być znakomita okazja. Już tam gdzieś pracował też prawą dłonią Robert Lewandowski, żeby troszeczkę sobie czeskiego obrońcę odsunąć, żeby mieć korzystniejszą pozycję gdzieś do oddania tego strzału. No ale i tak nie wyszło. Gdzieś tam łapie się za twarz Fernando Santos. Gdyby miał zarost, to by tak po zaroście sobie teraz pośmigał. No jest niepocieszony, chociaż on ma taki wyraz twarzy właściwie cały czas, dosyć smutny, polski, jak wujek na weselu po 5 flachach. Ja nie wiem, czy ja go pamiętam... tej kadencji reprezentacji Portugalii, żeby on tam szczęśliwie latał. On... Rzadko, w ogóle ciężko pamiętam, jak szukaliśmy jego zdjęcia, żeby był uśmiechnięty, to trudno znaleźć. Są takie zdjęcia, ale nie ma ich wiele. Tak, nie ma ich wiele. Wiesz co, on najbardziej chyba uśmiechnięty był na tej pierwszej konferencji w Polsce. Na kilka pytań, jak tam się nawet uchachał bardzo, które dostał od polskich dziennikarzy, ale tak naprawdę, no słuchaj, on już tam pewnie gdzieś tam się zastanawia, nie? Bardzo łatwo będzie mógł gdzieś ewentualnie cokolwiek wytłumaczyć, jeżeli tym wynikiem by się zakończyło to spotkanie. No powiedziałby, że zabrakło koncentracji w pierwszych 3 minutach i to wystarczy. No nie wiem, czy cały naród to przyjmie. Tak no wiesz, słuchaj, to wiesz, naród może nie przyjąć, ale wytłumaczenie. Bo w sumie będzie trochę racji, tak? Coufal, Souczek, do prawej strony schodzi kapitan, tutaj przeszkadza mu jak może jeden z reprezentantów Polski, a konkretnie Michał Skóraś. No Michał Skóraś wiemy, że potrafi grać na wysokim poziomie, potrafi być wartością dodaną Lecha Poznań w ofensywie. Pytanie, czy tak także będzie w reprezentacji Polski? No otrzymał swoją szansę od Czesława Michniewicza, również powoływany przez Fernando Santosza. Wiemy także, że Karol Świderski to z kolei był taki as w rękawie innego portugalskiego trenera, czyli Paulo Sousy. No i nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby to również przeszło na Fernando Santosa. Tymczasem znowu próba dośrodkowania z autu, tym razem w wykonaniu grającego z numerem 5 Coufala. Na szczęście tam dał radę Wojciech Szczęsny się w tym wszystkim połapać i nie było asysty z autu. Ale znowu było niebezpiecznie. On tak jak wrzuca, powiem ci, styl zbozienia Damiana. No tak, ale Szczęsny świetnie gdzieś tam przeczytał, tylko że szkoda, że Szczęsny później wyrzucając piłkę ręką, zagrał do Czechów. No i akcja od początku u przeciwników. Niepotrzebna strata, niepotrzebne takie śpieszenie się ewentualnie, złe, niecelne zagranie przez bramkarza, to też powoduje jakieś, no nie wiem, dla mnie niezrozumiała rzecz. Poczekaj chwilę, nie ma się co śpieszyć, bo pamiętajmy, jest jeszcze ponad pół godziny Może teraz Michał Skóraś pod linią końcową. Skóraś dośrodkowanie w pole karne lewą nogą. No ale na 5. metrze czekał już Pawlenka na tę piłkę. Chyba ta siła tej wrzutki nie była taka, jaką byśmy sobie tutaj życzyli. No i w związku z tym poradził sobie z nią bardzo łatwo bramkarz czeskiej reprezentacji. Może jakby troszkę mocniej Michał Skóraś kopnął. On tam liczył, że tak mięciutko wrzuci, że któryś z Polaków doskoczy. Na 5-6 metrze spróbuje na przykład, nie wiem, dołożyć głowę, ale też zasłonięty przez jednego z czeskich obrońców, Karol Świderski. Tam naprawdę ciężko było cokolwiek zrobić. No gdyby dośrodkował mocno, gdyby Pawlenka wypluł tę piłkę przed siebie, być może wtedy Karol Świderski zdążyłby dobiec i dobić. No ale to oczywiście ale znowu ulubione słowo Polaków, gdyby. Ale nie, wiesz co, mi się wydaje, że tutaj ja bym miał jednak pretensje do Świderskiego z Lewandowskim. No jeżeli już jest dwójka napastników, to jeden z nich powinien zdążyć za tą akcję. Nie, powinien iść na ten pierwszy słupek, tak? Bliższy, tam gdzie skóra się może, bo trzeba brać pod uwagę. To są fajne akcje, jeżeli ty je oskrzydlasz. Tak straciliśmy my gola na 2-0 dla Czechów i tam trzeba iść na tą piłkę. No i jak już grasz dzisiaj, znaczy albo po przerwie grasz dwoma napastnikami, to jeden z nich powinien tam wyprzedzić tych obrońców, dostawić nogę, szufalkę, nie wiadomo, wszystko jedno co, piszczela. Noga, to przypomnę ci, poczekaj, bo to ważna informacja, przypomnijmy, że... To ręka. Przypomnijmy, że stopa to jest chodidło, to powinien dostawić chodidło. Powinien, tak, chodidło, tak, czy chodzidło? Takie chodidło. Tak. Tam... Chodidło, bo tam na pierwszą to. Akcent jeszcze, tak. A wiesz jak jest po czesku gdyby? Nie. Jak Bruce. Jak był Bruce? Jak miał na nazwisko najsłynniejszy Bruce na świecie? Bruce Lee? Tak, Lee. Gdyby to po czesku Lee. To jest dziwny kraj. Przegrywamy z naprawdę dziwnym krajem. 60. minuta tego spotkania. Cały czas 2-0 dla reprezentacji Czech. Próbują Polacy. Kowal, widzę, musisz to przeprocesować wszystko, ale... Nie, to bo to wiesz, zaskoczyłeś mnie. Kowal, ty jesteś w ogóle trochę... Ostatnio odświeżyłem sobie ten serial Czarna Lista, Blacklist, i tam gra James Spider, ty trochę do niego podobny jesteś w ogóle, chciałem ci powiedzieć. Czarna Lista... Oglądałeś? O Jezu. No to ten James Spider, jesteście, Kowal, to się... Nie miałeś takiego wrażenia, jak oglądałeś ten film, jakbyś trochę siebie oglądał? To spoko, ile to było serii, ile to było odcinków? No ja dopiero z 15 obejrzałem teraz, a tam chyba ma 10. sezon wszedł. Ale oglądałeś? Tak. Kapitalne. Dla mnie kapitalne. Ja lubię takie... Taka bajeczka trochę, ale wiesz. Na odmurzenie, nie? No, powiedzmy sobie. Nie, naprawdę. Dzisiaj najlepsze, co mi się udało dzisiaj to... Akurat w moim stylu. A mi się taki serial podobał. Znowu próba dośrodkowania, teraz to Polacy są już od dłuższego czasu na połowie reprezentacji Czech, próbujemy coś podziałać, a to lewą, a to prawą stroną, natomiast nie ma z tego, powiedziałbym, takich wymiernych korzyści, nie ma ewentualnych strzałów, po których moglibyśmy podnosić głos i zastanawiać się, albo na przykład narzekać, że niewiele brakowało do tego, żeby Polska strzeliła kontaktowego gola, no ale też właśnie trzeba uważać, bo się odsłaniamy, a Czesi będą chcieli to wykorzystać. Kral do Chlożka, Chlożek wpada teraz w polskie pole karne, broni Wojciech Szczęsny. Czwantara, przepraszam, a nie Chlożek. Natomiast nie zmienia to faktu, że była to groźna sytuacja, a golkiper Juventusu Turyn sobie z nią poradził. No też to wykończenie napastnika czeskiej reprezentacji oczywiście nie było w tym momencie jakieś wybitne, no ale najważniejsze, że nie strzelili trzeciego gola, bo myślę, że trzecia bramka to już by nam ten mecz zabiła na 100%. Pamiętajmy, że Szczęsny też obronił i uratował nas w ostatnich akcjach albo w ostatniej akcji pierwszej połowy przed stratą trzeciego gola. Prince of Darkness pyta, Gapek, a wiesz co to jest zachód? No pewnie, ubikacja. Ja tutaj mam wszystko, mam cały język czeski zapisany. U nas wychodek, a tam zachód? Tak. U nas to bardziej tak wschód, a tak zachód. Jak myślał, że wiesz, dziki zachód to jest dzika ubikacja. Teraz po lewej stronie dośrodkowanie w pole karne. Na szczęście Polacy wybili piłkę. Ile jest? Pisze Sarna. No 2-0, no. A ile ma być? Niestety nie dla nas. I jeszcze raz Polacy. Po lewej stronie boiska rusza Michał Skóraś. No szukając plusów, w tym nieszczęściu to jest to, że najtrudniejszy teoretycznie mecz eliminacji gramy na początku. Potem już powinno być tylko łatwiej. Tylko wiesz, bierz pod uwagę, że jak to będzie łatwiej w poniedziałek z Albanią. No, to wiesz, to patrząc na... Oj, będzie okazja dla reprezentacji Czech. Ucieka jeden z naszych rywali Wojtkowi Szczęsnemu. Pusta bramka, ale na szczęście wybija tę piłkę wściekły Przemysław Frankowski teraz. Absolutnie zdenerwowany na swoich kolegów z drużyny. Tam Kuchta uciekał i dośrodkowywał do Czwanczary. No i wyszedł Wojciech Szczęsny. Nie udało mu się tej piłki przejąć. Znowu bardzo łatwo odebrana piłka, gdzieś tam przy prawej linii bocznej. Szymański ją stracił. No i zobacz, on wstał w momencie, gdy rywale byli już w polu karnym. Kurwa, tracisz tą piłkę, to zapierdzielaj, podnoś się i biegaj. A nie wiadomo, co tutaj kombinujesz, czy też cudujesz. No, to jest chyba największy problem i bolączka naszej reprezentacji. I to nie jest tak, że w tym meczu, ale i od wielu, wielu lat środek boiska, który jak straci piłkę, jest po prostu brak reakcji na powrót, ewentualnie gdzieś tam, co się stało, że straciłem, nie wiem, przemyślenia jakieś. Natomiast gdzieś tam głowa między nogi, w okolicach jaj i powrót i ewentualnie zaangażowanie w defensywkę. No tu jest tak, wydaje się tak, a nie, jak straciłem, to jest niemożliwe, że straciłem. No i tak to wygląda niestety przez ostatnie lata. Jeszcze raz Czwanczara, gdzieś tam na lewą stronę, próbują Czesi, zagranie w pole karne i gol 3-0. Fatalna interwencja Jakuba Kiwiora, to było coś strasznego, na wślizgu próbował zatrzymać reprezentanta Czech, ale to było tak niemrawe, tak fatalne, że miejmy nadzieję, że Mikel Arteta nie ogląda tego meczu, bo nie wstawił go do składu do sezonu 2025-2026. Kuchta tylko dołożył nogę, no i strzelił trzeciego gola. Cieszą się Czesi, ale ciężko, żeby było inaczej, natomiast Polacy załamani, wściekli, ale też no, ośmieszeni w jakiś sposób, bo to, co my tutaj gramy, to jest coś strasznego. Zobacz, jak ten Kuchta łatwo uciekł Kiwiorowi. Oni tam walczyli o pozycję w polu karnym. Ale zobacz, jak można łatwo piłkę zagrać, tak? No, może troszeczkę szczęśliwie, bo pomiędzy nogami jednego z naszych obrońców. Ale tutaj Petanka? Zobacz, jak mu się łatwo dał minąć Kuba Kiwior. No coś fatalnego. Tutaj pisze do mnie jeden z w poniedziałek będzie już po Euro. Nie, to wyobraź sobie, że no, dlatego u Artety nie może grać Kiwior, bo w Anglii to by go tam nie jeden taki bysior przepchał. Jeszcze na plecy go wziął i z nim razem tą bramkę strzelił. Nie, ale powiem ci, Haaland by kopnął piłkę, która by trafiła w Kiwiora i Kiwior by razem z piłką wpadł. Jak w Cubasie. Możliwe. Ale tutaj zwróć uwagę na ostatnie jakieś 5 minut tej drugiej połowy. No, Szymański zszedł, czyli mamy czwartą zmianę. Kto za niego? Czwanczara też szedł. To nasze szczęście, bo Czwanczara to nie ma z nim miękkiej gry. Chytil z numerem 10. No właśnie, stary dobry Chytil. Wiesz co, Zalewski chyba z tego, co widziałem, się pojawił na boisku, więc strzelałbym, że on. Tak, ale zwróć uwagę na ostatnie 5 minut tego meczu i już mieli 3 sytuacje. Jedną Szczęsny broni, drugą Szczęsny tam gdzieś odprowadza daleko napastnika czeskiego, by ewentualnie ten dośrodkował. No i trzecia jest gol. 5 minut. A my czekamy na jakąś naszą sytuację, byśmy ewentualnie coś kontaktowego. No dobrze, no powiedzmy sobie jasno. Coś mówiłeś przed przerwą, że... Cały czas wynik, cały czas jest 3-3 możliwe. Ale by było, co jakby... Ale poczekaj, no jest możliwe, no to wiesz. No pewnie. Frankowski, zagranie piłki do tyłu, gdzieś tam w stronę chyba właśnie Zaleskiego. No. Ale nas pięknie podpuścili, wiesz, oddali piłkę i stwierdzili, zostawimy miejsce. To oni sobie to wykorzystają, żeby to się jeszcze wyżej nie skończyło. No oczywiście, że może. Oczywiście, że tak może być. A tymczasem tak, rzut wolny dla reprezentacji Polski. Tutaj Krejci absolutnie nie zgadza się z greckim sędzią. Gdzieś takim geście modlitwy pokazuje, nie, no ja nie faulowałem. Natomiast to będzie dobra okazja, żeby oddać strzał. Pytanie, kto tutaj lewą nogą Wojtek może uderzyć, bo to jest raczej... Szymański szedł. No w zajebistym momencie ta zmiana, naprawdę. Jeden, co mógł pierdyknąć lewą nogą, zszedł. Ręka była Krejciego. No tak. Tak protestowali zawodnicy, tak? Tak. Natomiast słuchajcie, no sytuacja jest trochę dla nas do dupna, bo nie bardzo jest tutaj komu strzelać. Oczywiście, faktycznie, no kto miałby teraz tak kropnąć? Nie, no nie ma lewą nogą. Wiesz, no tu można próbować strzał... Kiwior. Tu można próbować strzału prawą nogą, przez uprzejmość przemilczę. Można próbować strzału prawą nogą, ale no szanse na to, że on się uda, powiedzmy, no wiesz, teoretycznie możesz uderzyć i prawą nogą. Ale poczekaj, zobacz, przygotował się ktoś. A Skóra? Nie wiem, kto tam jest. Zieliński, ale właśnie, nawet światło bramki ta piłka nie poszła po uderzeniu zawodnika z Neapolu. Powiem ci, że jak tak wczoraj oglądałem mecz Włochy-Anglia i sobie zerkałem po raz kolejny na ten stadion Napoli, to znowu się poczułem jak nastolatek. Dlaczego? Dlatego, bo to jest taki stadion, jaki ja pamiętam z czasów dzieciństwa, z tą bieżnią wokół boiska i tak ciągle masz wrażenie, że się rozpadnie w pewnym momencie, nie? Bo ja wczoraj nie wiem, czy widziałeś, jak zajebiście były zaśpiewane hymny angielskie i włoskie. Ciekaw jestem, czy tam dalej się idzie jakieś 20 minut szatni na boisko. Tak, i tam... Ja tam grałeś tam? Znaczy nie grałem, bo zostałem wysłany na trybuny z Piotrkiem Sierczewskim za kadencji Piechniczka, tam 3-0 w trąbę. Czyli klasyka polskiego kina, 3-0 w trąbę, tak jak tutaj. No wiesz, ja byłem na trybunach, dlatego 3-0 w trąbę. Ale słuchaj, no ale wychodziliśmy tam na ten trening przedmeczowy, dzień przed spotkaniem, rozruch. Ja mówię tak, Wychodzisz z szatni, idziesz korytarzem, po czym schodzisz schodami, po czym idziesz dalej korytarzem, w lewo, w prawo, mówię, jakieś katakumby, wychodzisz, schody do góry, patrzysz, jakaś ta płyta ci otwiera ci taką, wiesz, jak do schronu jakoś patrzysz, a tam jeszcze, a tam dopiero bieżnia idzie za bramką, mówię, tak, ile to czołych, czasem ja tak... To jak oni w przerwie meczu schodzą? Tak, to jakiś w ogóle by się przydał ten, taki wiesz, mapa jakaś, każdy powinien zawodnik dostać mapę. Ale tam ławka rezerwowych rzeczywiście jest ławką rezerwowych, to jest niesamowite. A tymczasem rusza Kral po prawej stronie, dobre podanie i na nasze szczęście Chytil źle przyjął, bo gdyby tam dobrze przyjął i miał miejsce na 16 metrze, kto wie, jakby to się skończyło. Piłka odzyskana przez biało-czerwonych, rusza Zalewski, czy z tego będzie jakaś akcja? No nie będzie akcji, bo za bardzo koledzy nie poszli w sukurs, no i też nie miał w związku z tym co zrobić. 69. minuta tego spotkania. Czechy 3, Polska 0, nasz debiut, jeżeli chodzi o Euro 2024 i eliminację do tego turnieju. Eliminacje to jest słowo klucz, bo jak my tak będziemy grali, to my ten turniej sobie obejrzymy rzeczywiście, ale słuchaj, na wakacjach gdzieś. Nie no, powiedzmy sobie, w dzisiejszych czasach to byłby jakiś dramat, że nie awansować na Euro. Będąc Polską, tak? Z Lewandowskim, Zielińskim w składzie, no ja tego nie biorę pod uwagę, ale... Jeszcze chwila. Słuchaj, może zdanie zmienię w poniedziałek. Wieczorem. No właśnie, w poniedziałek też będziemy razem z wami. Już się nie możemy doczekać, żeby znów popatrzeć na tą wielką, dzielną reprezentację. Tymczasem Czesi odzyskali piłkę i ruszają w stronę naszej bramki. Dobre podanie tutaj w stronę Kuchty. Kuchta jest już w polu karnym. Kuchta, przy nim Kiwior. Kiwior to po czesku z kolei... Ale spalił, no. A no, jest podniesiony, tak, godzinę później przecież. Kiwior to po czesku niepewność, niestety. Od dzisiaj tak będzie. No właśnie. Jest pozycja spalona i będziemy mieć rzut wolny, będziemy też mieć zmiany w czeskiej reprezentacji, a tymczasem... A Linetty? Chaos. Tak. Po czesku. Linetty chaos po czesku, tak? Tak, no widzisz, zaczynasz się tego języka uczyć pięknego, tak? No będzie jeszcze za dwa mecze z Czechami i... Będziesz śpiewał po czesku po prostu jak wiesz, jak rodowity Pepik. Tymczasem co? Tymczasem dwie zmiany... A jak Bednarka określają, nie wiesz? Bednarek? No nie wiem. Slabi? Slabi? Nie. Potykalski. Bednarek po czesku to Potykalski. Pasuje. Pasuje. Schodzi Coufal z numerem 5. No i tak, wchodzi Barak, ale spokojnie, to nie były prezydent. Przepraszam, nie, to już było naprawdę słabe. Ale generalnie ten mecz też jest słaby, więc nie możecie od nas wymagać wybitnych żartów. Doudera z numerem. No poczekaj, ten mecz jest słaby w wykonaniu polskiej reprezentacji. W wykonaniu Czechów jest to fajny mecz. Te zmiany powodują, że oni już przy tym wyniku jeszcze będą próbowali, ci co wchodzą, coś zrobić w ofensywie. To nie jest informacja dobra dla nas. Bo raczej chyba nie chcielibyśmy dostać jakiejś 4, tak? Czy 5. Jeżeli już mamy my nie strzelić, bo na co się nie zapowiada, to już niech się skończy te 3-0. Tak, 3-0 bierzemy w ciemno już w tym momencie, na tym etapie tego spotkania. Powiem ci, Czesław Michniewicz tak wysoko chyba, tylko nie przegrał. No, nie przegrał. 2-0 z Argentyną. A mówiłem, iść, poprosić, nie strzelajcie 3. No właśnie, ale my nie mamy takiego, wiesz, dyplomata. Ten co prosił, pewnie nie jest powołany. No właśnie, no widzisz, no to jest błąd. Moi drodzy, pamiętajcie, że mamy Hejt Park pomeczowy i bardzo was zachęcamy od razu po tym, jak się skończy spotkanie, właściwie w 2 sekundy, nawet nie zdążymy powiedzieć do widzenia i już będą tam czekać. Zdążymy powiedzieć do widzenia, tyle, że tak, ja nie zdążę dojść. Ty nie zdążysz dojść, bo będziesz jeszcze miał przerwę na papieroska, natomiast ty, Krzysztof Stanowski, Michał Pol, Tomasz Smokowski, Tomasz Lipiński i nie wiem kto jeszcze, ale... Nie, tak. Dużo osób. 4 i ja 5. Czyli 5 muszkieter, można powiedzieć. Dobrze, w centralnej części boiska reprezentanci Polski... Ale tabliczki z notami już mam przygotowane. Nawet po prostu włącz za każdym razem, jak będzie trzeba wystawić notę, dogadaj się z kimś z reżyserki, żeby ci włączał mniej niż zero. I tak za każdym razem. Na moim stanowisku jest już coraz mniej tych tabliczek, wiesz? To prawda, tymczasem jest Wojciech Szczęsny. Jezu, co my robimy? Dlaczego my sobie tak marnujemy życie w piątkowy wieczór? Kowal, ciepło jest, już idzie wiosna. a my musimy to oglądać. Tymczasem Polacy ruszają prawą stroną. Może teraz, może jakaś dobra akcja, oczywiście, że nie, ale Sebastian, przepraszam, chyba wiedziałem, że kiedyś tak powiem o Świderskim. Karol Świderski czekał na to, żeby sędzia zagwizdał, gdzieś tam walcząc z Krejcim, natomiast arbiter grecki blisko całej tej sytuacji uznał, że Polak nie był tam faulowany i że za dużo od siebie w tym konkretnym momencie dodał. Ale zwróć uwagę, Gapek, że tu jest... Tak, jeszcze pierwsze 10-15 minut drugiej połowy wydawało się, że jest jakaś reakcja, posiadanie piłki, rozgrywanie na połowie Czechów, a teraz już po 3-0 się rozsypało całkowicie, tak już brak wiary. No i ci rezerwowi tak naprawdę już też nie istnieją. Ostatnia akcja to była ta dobra z Kurasia, tak? Z tym dośrodkowaniem, gdzie nie było napastnika żadnego na ewentualne wykończenie. No tutaj już tylko i wyłącznie frustracja, widzę. Tak, faule, nie faule. Się kłócić z Dołderem, Frankowskim. Nie ma klasy. I co po tym meczu możemy powiedzieć o Frankowskim? Co zrobić z niego lewego obrońcę, bo ewentualnie potrafi przeszkadzać? No to jest zawodnik, od którego powinniśmy wymagać troszeczkę kreatywności na skrzydle. No w tym meczu znowu nie widziałem. Rozpoczyna reprezentacja. Ale będzie miał zadymek nasz nowy szef Uncio, nie? Kogo tu wystawić na Albanię? Tymczasem Chetil próbuje gdzieś tam zbiec do linii końcowej i dośrodkować piłkę, ale też pokazują sędziowie asystenci, sędzia-asystent właściwie Tasosa Sidiropoulosa, że to jest gra od bramki. Jeżeli chodzi o Wojciecha Szczęsnego, niezbyt zadowolony zawodnik reprezentacji Czech, bo on uważa, że był tam gdzieś faulowany, no popracował trochę rękami Kiwior. Myślę, że już nie takie faule gwizdano, chociaż no też dawał od siebie trochę Chetil, no nie oszukujmy się. No wiesz, no ale to tak znowu, żeby liniowy, liniowy pewnie odgwizdał, znaczy podniósł chorągiewkę, oznaczając arbitrowi głównemu, że Czech zagrał ręką, przywracając się na piłkę, no ale to już jest, wiesz. Ale cały czas coś próbują robić w ofensywie, nam tego brakuje. No nie, no brakuje to mało powiedziane, wiesz, no zobacz co tu się wyprawia. Jeszcze teraz biało-czerwony. A co byś powiedział na temat Piotra Zielińskiego? No zobacz, co tu się wyprawia w środku. Robert Lewandowski, ruleta na 40 metrze od bramki. Tracimy piłkę, 4 na 4. Ruszają z kontratakiem reprezentanci Czech. Jest Chytil. Dośrodkowanie w pole karne. Czy to będzie bramka numer 4? Tam problemy z przyjęciem. Chloszka jeszcze uderza lewą nogą z dosyć ostrej pozycji w polu karnym. Chloszek, na nasze szczęście ta piłka nie poszła w światło bramki. Mówię na nasze szczęście, bo dosyć mocny był to strzał. Ja nie wiem, czy on tam sobie ręką nie pomagał. To sugerowali Polacy, ale zobacz, zamiast skupić na grze, tak, to my pokazujemy. Gumny, to dojdź do niego, a nie wymachujesz rękami. Ty nie jesteś siatkarzem, nie jesteś w środkowym bloku, ty nie jesteś Karolem Kłosem, człowieku. No. Ty się skup na graniu w piłkę. Tym bardziej, że powinien mieć z tyłu głowy, że ewentualnie, no chyba jest VAR w takich spotkaniach, tak? No jest, no zawsze był. No to przecież ta bramka jakby padła, no ale idź zablokuj najpierw. Zdecydowanie tak. Jeszcze kwadrans naszych męczarni. 3-0 prowadzą reprezentanci Czech z Polską. No i teraz tutaj dużo komentarzy, mało powiedziałbym optymistycznych, jeżeli o was chodzi, no ale ciężko, żeby było inaczej. No nawet nie wiem, co powiedzieć. Generalnie te komentarze można w jednym zdaniu, że jest i tyle. No. Natomiast teraz wybita piłka na aut. Fernando Santos tę piłkę gdzieś tam jeszcze musnął, a my będziemy mieć zmianę, mój drogi. Szymańskim spróbujemy teraz, tylko nie tym Sebastianem, bo już nie może oczywiście wrócić, tylko Damianem. No wiemy, że Damian Szymański wygląda całkiem dobrze. Ja muszę nawet powiedzieć, że parę meczów w Sportklubie komentowałem jego w barwach EK-u w tym sezonie i on naprawdę jest piłkarzem, który daje tam radę. Jest jedną z czołowych postaci. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o drugą linię w ogóle w lidze greckiej, to jest jeden z najlepszych zawodników. Wschodzi Karol Linetty. Pytanie, czy to też nie będzie zawodnik, który zagra w pierwszym składzie na przykład z Albanią, bo ja ci przecież, Kowal, wspominam, że pracował Fernando Santos w Grecji, doskonale zna tamtejszy rynek, też pewnie na bieżąco otrzymuje raporty odnośnie Szymańskiego. Linetty dzisiaj nic ekstra tej drużynie nie dał, wobec czego, kto wie, czy no, tak jak mówiłeś, na pewno będą zmiany w kontekście ustawienia na poniedziałek i na Albanię, też zresztą jeszcze raz zapraszamy was na ten mecz, bo również będziemy go dla was robić. Tymczasem Robert Lewandowski, rozegranie piłki na prawą stronę boiska, tutaj będzie okazja, żeby dośrodkować, no nie udało się wrzucić jednemu z Polaków, chyba tam Niko Zalewski jeszcze walczył. Jeszcze raz próba wybicia w stronę Chloszka, na szczęście tym razem dobrze ustawiony Bednarek mu na to nie pozwolił. Znowu Polacy w ataku, no ale cóż z tego, skoro przegrywamy 0-3. No nie, no taki Szymański, wiesz, no, co byśmy nie mówili, to musisz zmienić środek pola na mecz z Albanią, bo no, ten nie funkcjonował. No, poradzili sobie z nami Czesi i to w imponującym stylu. Ja pomijam te dwa szybko stracone przez nas gole, ale później już no, oni rządzili przynajmniej tej strefie środkowej. Nawet biorąc pod uwagę, zwrócił Souczek, kto tam jeszcze z żółtą kartką? Od pierwszej Brabec. W środkowej strefie boiska. Tak. Przycięcie, władowanie się w nogi, żółta kartka. Dobra, dziękuję, cześć, ale gramy dalej. I... No nie. Nasi jakby tak troszeczkę przerażeni, tak spoglądałem przed chwileczką, mówię, spojrzę, bo mówię, ta nasza grupa tak wygląda, że spojrzałem, kto jeszcze w niej jest, bo już zapomniałem. Ale widzę, że Wyspy Owcze 1-0 prowadzą na Mołdawii. A, z Wyspami Owczymi łatwo nigdy nie jest, mój drogi. Tymczasem ja zagranie chciałem ci powiedzieć, że jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli, nie? Do Skórasia. Spektakularny jest to początek, ale może jak na przykład strzelimy gola i będzie 1-3, to zacznie Fernando Santos jak Leo Benhaker, a przypomnijmy, że Leo na Euro 2008 awansował. Choć o samym turnieju chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć, ale awansował. Więc ja tutaj próbuję tak ku pokrzepieniu serc jeszcze, moi drodzy. Zachęcamy was do komentarzy. To już nawet jest, co wam przeszkadzał Nawałka, co wam przeszkadzał Brzęczek. Za chwilkę się cofniemy, co wam przeszkadzał Piechniczek będzie. Niewykluczone, że i tak się wydarzy. 79. minuta tego spotkania. Przypomnijmy, że od razu po meczu Hejt Park już tam sobie ostrzą swoje dziennikarskie pióra. Pol, Smokowski, Stanowski, Wojciech ma podpałkę. Ja mam teraz kominek w mieszkaniu, mogłem ci trochę podpałki przynieść, to byśmy tam od razu, wiesz. Nie, ty nie musisz, ty jesteś sam sobie podpałką, można powiedzieć, więc. Ale przecież sam powiedziałeś, że jest ciepło. Słuchaj, no jest, dzisiaj było chyba 16-17 stopni, tak? No może nie była to pogoda gdzieś tam od godziny 16-17 piękna, bo cały czas gdzieś deszcz pada, no ale... Ja akurat przedrzymałem deszcz. Też drzymałeś dzisiaj? 2 godzinki. No, starzy ludzie drzymają. Tak, uczcie się, młodzieży. Tak, ale powiem ci, że jak tak koło 18 wstałem po 2 godzinach... To ja też tak. To powiem ci, że nie bardzo wiedziałem, gdzie się znajduję, nie? No ja wam powiem, że ja wstałem i już mówiłem Kowalowi, zrobiłem sobie steka z ziemniaczkami, z mizerią, masełko, mleczko i do tego grzyby, a Wojtek kocha grzyby, bulion warzywny, troszkę śmietany, grzyby. No tak, to było najlepsze, co mi dzisiaj wyszło, na pewno ten mecz. Nie, ja sobie zrobiłem kawę po turecku. Ło! Znaczy, że kawa po turecku to jest taka, że robiąc tą kawę siedzisz tak po turecku? Nie. A. Przepraszam. A jak to jest po turecku? No, to taka, wiesz, taka typowa sypana, nasypałem tyle tej kawy, żeby się obudzić, nie? Czyli było więcej kawy jak wody tam. No, prawie, wiesz. Ciężko było to zamieszać. Ale widziałem na zdjęciu ten twój wymysł. Tak. Ja ostatnio się nudzę, to gotuję. Znaczy w domu, w sensie, to tak, wiesz. No. Zachciałem się. Chciałem być jak Kowal, jak wujek Kowal. Pozytywnie, tak. Ja jeszcze nauczymy. Szczytem wszystkiego byłoby, jakbyśmy nauczyli gotować Pawła Paczula. Nie uda się. Nie uda się. Nie ma takiej opcji. To zostawmy. Jaki stek? Dzisiaj piątek Gapek. Ja to za bardzo, wiecie, nie przestrzegam. Ale szanuję, jak ktoś tam przestrzega. 81. minuta tego spotkania. Czesi 3, Polska 0. No i rusza środkiem pola reprezentacja Polski. Nie skończyłem tego zdania i już piłkę straciliśmy. No właśnie. Wspaniałe. Czy my jesteśmy utrzymać się w stanie przy piłce dłużej, niż ja powiem jedno zdanie? No raczej się nie da dzisiaj, nie? Nie, no ale to są właśnie wszystkie te zagrania przez środkową linię. Tak nas czytają, tak nie potrafimy tego zagrać. Zapomnijmy o jakichkolwiek sytuacjach jeszcze bramkowych. No wiesz, przy 3-0 liczyłbyś na jakąś reakcję, tak? Dobra, dawaj jakąś bramkę honorową. Nie no, my możemy wspominać to uderzenie Frankowskiego z pierwszej połowy. Generalnie... Nie, tu teraz po 3-0. Pamiętajmy, że bilans bezpośrednich spotkań się liczy. No wiesz, no ciężko będzie tu Czechów ograć 3-0, nie? No ciężko. Ale 2 już może by się jednak udało, to strzel tego jednego gola. No ale jak widać jest to jak na razie Mission Impossible, a przecież ten film również, jeden z części miała udział w Pradze. Tylko my potrzebujemy właśnie, wydaje mi się tutaj zdecydowanie no tego, jak to się nazywa, Toma Cruza. Kowal, gdzieś ci się kabel zawinął, weź popraw. Jak mi się tutaj się zawinął? A, tu, no to dlaczego nic nie mówią? No właśnie dostałem informację, żeby... Dostałem informację, stary człowiek ma problem, pomóż. Stary człowiek nie może. Więc ale przecież słyszałem, że coś ci powiedział, no przecież ja też słyszę. Dobrze, no to prawda. Tymczasem obaj słyszymy głosy. No 83. minuta tego spotkania, dalekie podanie na Krala, ale niezbyt precyzyjne. Piłka poza linią końcową i za chwilkę grę wznawiać będzie po raz kolejny Wojciech Szczęsny. No jeszcze pewnie około 10 minut do zakończenia tego meczu. Jezu, jak on ma zniesmaczoną twarz. Siedzi też Grzegorz Mielcarski z nisko opuszczoną głową. Już jako jeden z asystentów Fernando Santosza, już nie jako telewizyjny ekspert, no i też na pewno boli go to, co ogląda w tym konkretnym momencie. Tymczasem jeszcze raz Kiwior na lewą flankę. Tutaj mamy właśnie Przemysława Frankowskiego. Polacy w centralnej części boiska, tutaj chyba Souczek ma jakieś wątpliwości, uważa, że nie faulował, ale pokazuje grecki sędzia, że tutaj nie przepisował jednego z Polaków, zatrzymywał kapitan czeskiej reprezentacji. Jeszcze raz Gumny, zagranie do Bednarka. Bednarek, szerokość boiska, szuka tutaj Jakuba Kiwiora. No i tak sobie pykamy, ale absolutnie nic daleko od bramki, nie wynika. Dadzie lewy. Czechom jakby w to graj, tak? No bo to jest dla nich, prowadzą, są daleko. Co z tego, że Polska ma piłkę, skoro oni odsunęli tę grę w centralną część boiska i tak naprawdę my nie potrafimy, to co Wojtek zauważył, po stracie gola na 0-3 zrobić sztycha. W teorii wydawać by się mogło, że trochę się rozluźnią rywale, że my, co za tym idzie, będziemy w stanie jakąś akcję przeprowadzić. Oni nawet nam pozwalają tak, żebyśmy sobie pykali, no ale bo są zdania, że który z polskich piłkarzy może tutaj ewentualnie zdecydować się na strzał z połowy boiska, żeby strzelić jeszcze gola, tak? Tymczasem zagranie na prawą stronę, może teraz Gumny, jest przy nim Krejci. Jezu, jak dziecko tego Gumnego zrobił, no przecież to jest naprawdę jakby junior młodszy do seniorów został oddelegowany. Fatalnie to wygląda. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić w ofensywie już od pewnego momentu i to... Nie ma nas. Nie ma. Po prostu znikliśmy z mapy, nie wiem czy to... No nie będę tłumaczył tutaj w głowie, że koncentracja teraz na Albanii, bo tak pewnie będzie to gdzieś tłumaczone w tych wszystkich rozmówkach pomeczowych, że nie ma czasu na rozpamiętywanie tego samego meczu, a najważniejszy poniedziałek, tyle że no właśnie, no troszeczkę reakcji, tak? To nie jest tak, że opędzlowała nas Francja na mundialu. Trójkę i dostaliśmy w prezencie Grosika, który zagrał kapitalne parę minut i jeszcze walczył nam karnego. Czy Argentyna, która nam nie pozwoliła, tak? To są jednak Czesi. No to co byśmy nie mówili, to ani nie Francja, ani nie Argentyna, czyli finaliści Mistrzostw Świata, tylko Czesi. Których na tych mistrzostwach nie było. Których na tych mistrzostwach nie było, tak. Którzy nie mają dzisiaj swojego najlepszego piłkarza. Przecież Szyk nie gra, tak? Mają drużynę i to, no właśnie, i to widać. To jest istotne i to faktycznie widać. Zwróć uwagę, jak oni są poustawiani, jak oni są wybiegani. Chciałby się powiedzieć, taką reprezentację Polski chciałbym dzisiaj obejrzeć. Niestety nie widziałem. Co tutaj dużo mówić. No, indywidualności w Polsce też nie. Tak, no bo dzisiaj to nie był mecz ani Sebastiana Szymańskiego, ani Piotra Zielińskiego, ani Roberta Lewandowskiego. Zielek zagubiony w akcji. Zagubiony w akcji, wiesz, teraz dopiero gdzieś tam wychodzi pod piłkę do rozegrania, bo no, jak pierwsze 45 minut grał za plecami lewego, czyli tam, gdzie on nie potrafi. A tymczasem jeszcze po prawej stronie Polacy, jeszcze próbujemy się przedrzeć. Zalewski w polu karnym spod linii końcowej. No gdyby ta piłka doszła do na przykład Świderskiego, to mogło być groźnie. Jeszcze próbują Polacy, tutaj odbija się futbolówka od jednego z rywali i wydaje się, że w 86, a właściwie chyba w 87, bo ta 86 się kończy, biało-czerwoni będą mieć korner, będą mieć szansę na to, aby dośrodkować. To, o czym mówił Wojtek, przydałaby się tutaj ta bramka honorowa. Wtedy można by powiedzieć, że Fernando Santos tak zaczyna, jak kończył Czesław Michniewicz, tylko że właśnie przepraszam, trochę inną drużyną. A byśmy powiedzieli, że drugą połowę zremisowaliśmy na przykład. No i zawsze trzeba always look at the bright side of life. Taram, 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 taram. No ale niestety, Świderski głową niezbyt dobrze. Jeszcze tam po prawej stronie Polacy, Szymański, gol. Mamy bramkę no, na 3-1, więc wielkiej radości nie ma. Natomiast myślę, że Damian Szymański, tak jak mówiłem, mógł sobie tym golem wykupić miejsce w podstawowym składzie na mecz z Albanią. Chwycił tą piłkę, schował pod lewą pachę, od razu ruszył biegiem w stronę środka boiska, jeszcze coś tam wykrzykując do swoich kolegów. Duże zamieszanie tutaj. Lewandowski ładnie, mądrze zgrał piłkę gdzieś tam do prawej strony. Dośrodkowywał Skóraś, dołożył nogę, w tym wszystkim Szymański. Może nie była to tak efektowna bramka jak podczas meczu z Anglią, natomiast trafił i to jest tutaj najważniejsze. Bramka dla reprezentacji Polski. Oczywiście nie będziemy się jakoś specjalnie jarać, bo ciągle nasza sytuacja jest dodupna. Natomiast no, niezależnie od tego, to o czym mówił Wojtek, choćby w kontekście tej walki o miejsce w tabeli, ten gol może być ważny. Ale przede wszystkim, wiesz, wspomniałeś o Szymańskim. Czy ten gol do pierwszego składu go wsadzi? Mnie się wydaje, że zmęczenie tych, co wyszli w pierwszym meczu pewnie i zmiany, których będzie się oczekiwało w środkowej strefie boiska, na mecz z Albanią, no ten Szymański zagra, tak? To był jeden z tych zawodników, których obserwował z wysokości trybun w meczach ligowych Fernando Santos. No to też chyba też powoduje, że jak go oglądał i dostał powołanie, na coś liczy. Tak, ja rozumiem, że poleciał, bo niektórzy mogą powiedzieć, nie, on poleciał do Grecji, bo tam znajomych ma. No, ja wiem, że ma znajomych, no ale wiesz, no, akurat niekoniecznie musiałby lecieć oglądać mecz Polak. Teraz Zalewski dał się sfaulować na 45. metrze od bramki reprezentacji Czech. Jeszcze dwie zmiany w barwach naszych rywali. Jarosław Šilhavý jakby chciał troszeczkę czasu tutaj zyskać, być może wybić Polaków z rytmu. Juraszek schodzi z murawy, no i to jest zawodnik, który dzisiaj absolutnie był jedną z najlepszych postaci. Jurasek, bo on nie ma tego takiego dziwnego ptaszka nad literką S. Ale ma a nad A. I Zeleny zamiast niego. Zeleny! O, bo to tak trzeba mówić. Na pierwszą tą. Już widzisz, bardzo dużo czeskiego się dzisiaj... Dzisiaj najlepszą naszą nauką to jest właśnie ten czeski. Chlożek schodzi z murawy z numerem 9. Jak już byłem w Pradze i robiłem wywiad z Piotrem Czechem, wiesz? Już się nie mogę doczekać tego albańskiego poniedziałku. Albański poniedziałek. Z reguły jest tam, wiesz, jakiś meksykański tydzień w Lidlu czy coś, ale mamy albański poniedziałek. A kto nam będzie tutaj podpowiadał? Popek, Popka musimy wziąć, to był przecież ten raper Popek. Będzie nam tu... Będzie ten... Jak Gang Albanii. O, no. Będzie nam tutaj podpowiadał, nie, na słuchawki, jak jest. No i teraz remontada. Mamy ich. W dogrywce odrobimy. Bardzo dużo teraz na czacie takich, powiedziałbym, optymistycznych informacji. 89. minuta tego spotkania. Taki trochę ostatni mecz, nie, naszej reprezentacji z Francją na mundialu, gdzie odpadaliśmy, czyli też 3-0 było. I coś tam wpadło. No lewy z karnego, tak. Coś tam wpadło. Teraz jeszcze faulowany jeden z reprezentantów Czech. Oczywiście mało mu nie urwało nogi, go strasznie boli. Holesz, tutaj połączyła się ta noga jeszcze z bólem łokcia, ramienia. Przypomniał sobie, że miał 12 lat temu zwichnięty nadgarstek. Ale zobacz, Szymański się ładował, tak? Czy to... Nie, tutaj... Dlaczego? Karol Świderski. Ale dlaczego pokazywali Szymańskiego? Realizator też. No, może jeszcze chciał oblicze strzelca gola przypomnieć. W każdym razie będzie rzut wolny, za chwilkę rozpoczną Czesi, specjalnie się nie spieszą. My jesteśmy ciekawi, ile Tasos Sidiropoulos tutaj w tym momencie doliczy. Myślę, że mogą być 2, 3, 4 może minuty, a może szybko skończy, bo nie chce na tę męczarnię reprezentacji Polski już patrzeć sędzia. Pawlenka tymczasem z rzutu wolnego. Tutaj wygrana główka przez Kiwiora i jeszcze Polacy. Jeszcze będą szukać możliwości zagrania dalekiej piłki, na piłkę jeszcze trzeba przyjąć. Ale się odbiła. 4. Tak, tyle dolicza grecki arbiter, a tymczasem biało-czerwoni. Zalewski w środkowej strefie boiska. Za łatwo teraz gracza AS Romy stracił piłkę. Ona rozrzucona na prawą stronę do Krala. Na wysokości pola karnego jest ten właśnie zawodnik. Kral, miękka wrzutka w 16, ale tutaj dobra interwencja akurat w tym konkretnym przypadku Kiwiora, który gdzieś wystawił prawą nogę. No i futbolówka została wybita. Jeszcze zagranie na prawą stronę, ale też niezbyt dokładne. No nie mamy dzisiaj absolutnie przez cały ten mecz atutów, które pozwalałyby wierzyć w to, że Polska coś pokaże. Straszny początek biało-czerwonych i myślę, że niezależnie od tego, co zrobi Fernando Santos, to gdzieś no już musi zdawać sobie sprawę, że w papierach to jego będzie na zawsze, że tak źle rozpoczął od 0-2. Musiałby, nie wiem, chyba z Polską też Mistrzostwo Europy zdobyć, żeby o tym zapomnieć generalnie. Bo ja coś powiem, jak chcesz mieć tutaj początek, nie wiem, bo w ten weekend, dobrze, kojarzę, w ten weekend się zmienia czas w Polsce. Tak, i wiesz, jeszcze kiedy ja mam PH o 8:30, nigdy nie komentuję nic w niedzielę rano i akurat mam w Sportklubie o 8:30 rano coś i to właśnie, wiesz, to będzie dawna 7:30, przegwizdane. Akurat jedna niedziela, że coś robię rano. Nie narzekaj, dłuższy dzień będzie to. No ja wiem. To jest ten plus, ale no to wiesz, no, pamiętajmy, że w poniedziałek już to musi być, nie wiem, zwycięstwo na Narodowym, bo przy ewentualnie jakiejś wpadce to zacznie się robić to nieprzyjemnie. To, tak, w Polsce zacznie się być coraz cieplej. No i Portugalczyk też będzie miał ciepło w opinii publicznej, bo w tej grupie to jest chwila moment, tak? Tych drużyn jest raptem 5, 8 kolejek, a mógłbyś mieć 0 punktów. Wyobraź sobie 0 punktów po 2 meczach? No to już się robi tak zwane Gianfranco Obsranco po raz kolejny. Tymczasem Świderski, do niego niedawno zagrywana piłka w pole karne, ale głową kilkadziesiąt sekund temu niedobrze wykończył tę akcję Karol Świderski. Aż tak struchleliśmy na moment z Kowalem, licząc, że być może obudzi się w nim taki wewnętrzny Andrzej Szarmach i pięknie przymierzy głową, szczupaczkiem i da nam bramkę kontaktową, ale by wtedy było nerwów w ostatnich sekundach, a tak? Nie ma nerwów, nie ma punktów, nie ma nic. Wydaje, jest tylko Jożnic Barzin. Jest to też wszedł. Pierwsze 5-10 minut wydawało się, że gdzieś tam go widać, no ale tak i później też, no, Lewandowskiego też nie widzieliśmy, to tutaj nie ma co za bardzo, w ofensywie nie zagraliśmy, dopiero teraz coś ewentualnie próbujemy, tyle że... Michał Skóraś po lewej stronie w polu karnym, no właśnie, to jest już zdecydowanie za późno, piłka wybita na rzut z autu przez reprezentantów Czech i to oni za chwilkę będą rozpoczynać, Polacy oczywiście rozpoczynają, jest Frankowski, ależ tam była okazja z 6 metra z powietrza, atakował piłkę Karol Świderski już oczami wyobraźni, widziałem jak ona wpada przy prawym okienku bramki, właściwie w prawe okienko bramki Pawlenki, no gdyby on to trafił w światło bramki, to myślę, że nic by nie miał do gadania czeski bramkarz, ale też taka powtórka z zapleców Karola Świderskiego pokazuje, że jednak sporo tam brakowało, aby to się skończyło golem. Ale to chyba było, nie wiem, czy nie najlepsze dośrodkowanie w pole karne. No nasze na pewno, to w ogóle nie ma o czym mówić. Nawet jeżeli masz dwóch napastników i chcesz takie coś dograć, no to dośrodkowanie było pierwszorzędne, no to takich ogólnie brakowało. To dlatego napastnik, jak mówimy, że napastnik żyje z goli, no to musi dostawać takie dośrodkowania. No. Powiem ci, troszeczkę Czechów przestraszyła ta bramka. Oczywiście jest za mało czasu. Oni też sobie zdają sprawę, no głupio by taki mecz wypuścić z rąk, jak już mieliśmy piknik. Tak, i teraz... No i też widać, że popełniają błędy, tak? Może gdyby taki gol kontaktowy wcześniej wpadł na początku drugiej połowy na 2-1, inaczej ten mecz się mógłby potoczyć. No ale to znowu wracamy do gdyby, czyli li. I w tym momencie, moi drodzy, kończy grecki arbiter ten mecz. Czechy 3, Polska 1, Kowal, od razu się przenosimy, bo taką mam informację. Zapraszamy na Hejt Park. Kanał Sportowy. Tu jesteśmy na ty.